Księga szósta, rozdział pierwszy, w którym mowa o tym, co się Don Kiszotowi w domu Don Diego przytrafiło. Don Quixot, wchodząc do domu Don Diego, spostrzegł na podwórzu mnóstwo beczek w tobozo wyrabianych. To mu przypomniało zaczarowaną jego damę. Zaczął więc wzdychać, nie zważając, że go kto słyszeć może. O, nieporównana dulcyneo! zawołał. Kiedyż się skończy twoje prześladowanie? W tej chwili nadszedł syn Don Diego, trzymając za rękę seniorę Christine, matkę swoją, która wyszła powitać męża. Don Kiszot, jak ją tylko zobaczył, rzucił się na kolana i powitawszy ze zwykłą układnością, prosił ją grzecznie o rękę do ucałowania. Żono moja, rzekł Don Diego, to jest jegomość pan Don Kiszot z Manche najgrzeczniejszy i najwaleczniejszy rycerz błędny w świecie, zasługujący na najuprzejmiejsze przyjęcie i uszanowanie. Seniora Christina wielu grzecznościami odpowiedziała rycerzowi, a on jej znów z dworskością je powrócił, po czym powitał syna, a obydwaj wiele komplementów sobie naprawili. Później poprowadzono Don Quixota do sali, gdzie go Sancho ze zbroi rozdziewał. Został tedy w spodniach walenckich, kaftanie łosiowym, grubo zatłuszczonym od starego pancerza z kołnierzem parcianym, w butach mauretańskich, nieźle wyglansowanych, a jako największą ozdobę miał na sobie szeroki pas ze skóry Wilka Morskiego, u którego wisiał miecz doświadczony, a na plecach króciutki płaszczyk z wietkiego półsukienka. Przede wszystkim umył sobie twarz i głowę kilka kubłów wody na to spotrzebowawszy. A i tak jeszcze z trudnością rozplątał włosy, pozlepiane serem i mlekiem, które na nich obeschły. Gdy Don Kiszot przebierał się, Don Lorenzo, syn Don Diego, rzekł do swojego ojca. Co to za jeden ten szlachcic ojcze, któregoś nam przyprowadził? Dziwimy się niezmiernie z matką jego postawie, obejściu i nazwisku. A więcej jeszcze temu, coś nam powiedział, że jest rycerzem błędnym. Doprawdy, synu, nie wiem, co ci mam odpowiedzieć, rzecze Don Diego. Jest to człowiek, który mówi bardzo do rzeczy, a robi nie do rzeczy i największe głupstwa popełnia. A że jestem świadkiem ich obydwóch, nie mogę go dobrze wymiarkować, lubo więcej zdaje mi się wariatem niż rozumnym. Ale rozmów się sam z nim a powiesz mi swoje zdanie. Don Lorenzo podszedł zaraz do Don Kiszota i zastał go wychodzącego z sali w opisanym przez nas ubraniu. Gdy rozmawiał o tym i owym, Don Kiszot odezwał się. Cieszę się, panie, że jesteś godnym synem pana Don Diego. Powiadał mi, że masz wiele do wcipu, a nade wszystko, że jesteś wielkim poetą. Poetą być może, odpowie Don Lorenzo ale do wielkiego poety bardzo mi daleko. Lubię czytać poezję, lubię ją potrosze uprawiać, ale nic więcej. I ojciec mój, panie, mówiąc to, żartował sobie ze mnie. Widząc taką skromność, odpowie don Kiszot. Jeszcze wyższego o panu nabieram rozumienia. Bo rzadko o poetę, który by nie był zarozumiały i nie miał się za najpierwszego w swojej sztuce. Ale powiedz mi pan, proszę, co to za wiersze przysłano ci do wykładu, o których mi ojciec mówił, że ci nieco trudności sprawiają. Jeżeli to glosa, to ja się znam na tym trochę i radbym usłyszeć owe wiersze, jeżeli mi je przeczytać raczysz. Zdaje mi się, panie, rzecze Lorenzo, żeś musiał odbywać nauki. Powiedz mi przeto z łaski swojej, do jakiej przykładaliście się szczególniej. Do nauki rycerstwa błędnego, odpowie Don Kiszot, która więcej warta niż poezja, choćby ją kto w najwyższym stopniu posiadał. Przyznam się Wam, rzecze Lorenzo, że nie znam wcale tej nauki i nigdym o niej nie słyszał. Jest to nauka, odpowie Don Quixote, obejmująca w sobie wszystkie nauki, jakie są w świecie. Kto się jej poświęca, Musi być prawnikiem i znać zasady sprawiedliwości dystrybucyjnej i komentacyjnej, aby każdemu oddać, co mu się należy. Musi być teologiem, aby umieć zdać sprawę z wiary swojej, kiedy go o to zaczepią. Musi się znać na medycynie i własnościach ziół, bo w górach, lasach i pustyniach nie znajdzie ludzi, co by mu rany opatrywali. Jeżeli nie jest biegłym w astrologii i nie zna się na gwiazdach, jakże się dowie w nocy, która jest godzina, w jakiej części świata się znajduje i w jakim klimacie? Jeżeli nie świadom jest matematyki i fortyfikacji, nie zna rzeczy najpotrzebniejszych w jego powołaniu. Słowem musi posiadać wszystkie cnoty teologiczne i kardynalne, a idąc do dalszych szczegółów, musi umieć konia okuć siodło i uzdę naprawić, pływać, skakać, dobrze konia zażywać, tańczyć, bronią robić, zgoła umieć to wszystko, co zacnemu kawalerowi przystoi i przyjemnym go czyni. Przede wszystkim musi być wiernym Bogu i Damie swojej, nieskazitelnie czystym w myślach, uczciwym w słowach, hojnym, wspaniałomyślnym. Mężnym, niezmordowanym w pracach, wytrwałym w przeciwnościach, zawsze litościwym i gotowym do usługi drugim, a prawdę utrzymującym wszędzie i zawsze, choćby ze stratą życia własnego. Te są, mości Lorenzo, przymioty niezbędne dla każdego rycerza błędnego. Zważ więc teraz, co to za wielka nauka i czy która inna może się z nią równać. Jeżeli tak jest, panie, rzecze Lorenzo, to zapewne nauka ta nieskończenie inne przewyższa. Jak to, jeżeli tak jest, wykrzyknie don Kiszot. Chcę przez to wyrazić, odrzecze Lorenzo, iż trudno mi wierzyć, aby kiedykolwiek bądź byli na świecie, a tym bardziej teraz, rycerze tak doskonali. Otóż to właśnie, zawoła don Kiszot. Tak mówią prawie wszyscy ludzie, i widzę, że cudu chyba potrzeba, ażeby ich przekonać, że byli rycerze błędni i że są jeszcze. Nie będę teraz czasu tracił, ażeby cię z błędu, który z tylu innymi podzielasz, wyprowadzać. Ale to mogę ci uczynić, iż do nieba gorąco modlić się będę, aby cię oświeciło i dało poznać, jak potrzebnymi w wiekach dawnych byli rycerze. I jakby użytecznymi dziś jeszcze byli. Ale dziś, za grzechy świata, górują w triumfie miękkość, próżnowanie, lenistwo i wiele innych występków. Gdy Don Kiszot tak perorował, don Lorenzo badał go pilnie i doszedł do tego przekonania, że prócz bzika zabawnego, który cierpi do błędnego rycerstwa, jest to zresztą człowiek wcale rozumny i przyzwoity. Poproszono ich na obiad. Don Diego, wziąwszy syna na stronę, pytał go, co myśli o naszym rycerzu. Widzę, odpowiedział, że wszyscy lekarze na świecie nie potrafiliby go uzdrowić. Jest on bez ratunku. Jest wariatem, ale nader przyjemnym i miewa chwilę bardzo zdrowe. Zasiedli do stołu i smacznie obiadowali. Don Kiszot niezmiernie sobie podobał i nachwalić się nie mógł tej ciszy i spokojności w całym domu panującej, którą sam w sobie porównywał do klasztornej. Jak tylko od stołu wstali, Don Kiszot usilnie prosił don Lorenca, ażeby mu pokazał wiersze, o których mu mówił. Nie należy ja do liczby tych, panie, rzeczy Lorenco, co lubią się z utworami swymi popisywać. A udają skromnych i wzdragają się, ażeby ich więcej proszono i nalegano. Chętnie panu przeczytam glosę moją, którą napisałem raczej dla wprawy niż dla jakiego bądź zaszczytu. Zobowiążesz mnie pan, gdy powiesz swe zdanie bez żadnej ogródki. Jeden z przyjaciół moich, człowiek bardzo rozumny, rzecze kiszot mówił mi kiedyś, że nikomu by nie radził pisać głos. Bo to rodzaj trudny, przykry i niewdzięczny. Nigdy glosa dokładnie z tekstem się nie zgadza. Odbiega często od przedmiotu, a prawidła jej tak są surowe, że nie dozwalają ani zapytań, ani zmiany treści, ani tysiąca rzeczy dozwolonych w innej poezji. Doprawdy, mości Don Kiszocie, odpowie Don Lorenzo, dowiaduje się od ciebie wielu rzeczy, które mało komu są znane. Wyznaję, żem się tego nie spodziewał. Myślałem, że znajdę słabą twoją stronę. Zawsze mi się wymykasz wtedy właśnie, kiedym cię najmocniej podchwycić pragnął. Jak to wymykam się? Nie rozumiem tego. Zagadnie don Kiszot. Później się lepiej wytłumaczę, rzecze Lorenzo. Teraz posłuchaj mojej glosy. Gdy co było znów powróci, wtedy zrzeknę się nadziei. Albo, że czas już nadchodzi, Tego, co się potem stanie. A to jest glosa, którą napisałem. Gdy wszystko mija na świecie, Minął czas, gdy los łaskawy Słał mi darów Twoich kwiecie. Zwiądł zielony liść mej sławy W sercu goszczą smutku mary. Gdy los koło swe odwróci, Dusza moja się zasmuci. Lecz odżyje wnet z zapałem Po stuleciu nawet całem, Gdy co było, znów powróci Nie pragnę sławy, uciechy, Ani triumfu innego Niech mi tylko los pociechy Nie odbiera i snu tego Strojnego w złote uśmiechy Jeśli więc fortuny wola, daj mi dożyć tej kolei Wtedy zgaśnie ogień duszy, Gorejący śród katuszy. Wtedy zrzeknę się nadziei. Niepodobieństw żądam tyle. Bo czas nigdy nie powrócił Ani jedną szczęścia chwilę, którą już pierwej zarzucił w ciemnej przeszłości mogile. Czas jak ptak skrzydła rozwodzi. On skrzydlaty już się rodzi I ten w sądzie prawdę minął, Kto myśli, że czas upłynął, Albo że czas już nadchodzi. Tak żyć pośród niepokoju, między nadzieją i trwogą, to lepiej polec w tym boju, marząc duszy przyszłość błogą, śród krwi płynącego zdroju. Kto raz skona, już nie wstanie, więc zakończyć pragnę życie, lecz obawa mnie wstrzymuje, że mój duch nie przewiduje tego, co się potem stanie. Gdy Don Lorenzo skończył czytać glosę, Don Kiszot zerwał się żywo na nogi i ściskając go za rękę, zawołał z uniesieniem. Ach, panie, na boga ci przysięgam, że jesteś najlepszym poetą, jakiego tylko znałem. Godzien jesteś wieńca nie tylko w Cyprze i Gaecie, jak mówi poeta, ale we wszystkich akademiach ateńskich, gdyby jeszcze istniały. I w najpierwszych dzisiejszych w paryskiej, bolońskiej i salamandzkiej, Niechaj Febus strzałami swymi przeszyje sędziów, co ci pierwszego wieńca odmówią. Niechaj muzy na zawsze o nich zapomną. Don Kiszot prosił jeszcze Lorenza, ażeby mu przeczytał jaki swój utwór. Więc poeta nie dał się długo prosić, tak go cieszyły pochwały, chociaż to były pochwały wariata. Rycerz nasz przez cztery dni gościł u Diego, ciągle z wielką podejmowany uprzejmością. Żegnając się, nie miał dość słów na podziękowanie za tyle grzeczności. Zaręczał, że nieprędko radby dom ten opuścić, gdyby rycerzowi błędnemu przystało tak oddawać się przyjemnościom. Oświadczył, że jedzie szukać przygód w tych stronach dla ułożenia sobie ręki przed rycerskimi igrzyskami w Saragosie że ma zamiar zacząć od jaskini Montesino, o której tyle cudów rozprawiają i chce zobaczyć, gdzie bierze początek owe siedem jezior, zwanych niegdyś Ruidera. W jego razem z synem, pochwalili ten zamiar, ofiarując mu wszelkie usługi w dowód poszanowania jego waleczności i zawodu, po czym uściskali się i rozstali. Rozdział drugi, który opisuje przygodę zakochanego pasterza i wiele innych rzeczy. Ujechawszy kawałek drogi od domu Don Diego, Don Quixote spotkał czterech ludzi na osłach, z których dwóch stawało się studentami, a dwóch innych wieśniakami. Jeden z dwóch pierwszych miał przy sobie tłumoczek z ubraniem zapewne, a drugi przed sobą dwa florety i parę kamaszy. Wieśniacy zaś wieźli do wsi żywność, którą widocznie zakupili w mieście. Ludzie ci, również jak i wszyscy, co pierwszy raz widzieli Don Kiszota, zdumieli się na widok tej dziwacznej figury i niecierpliwie dowiedzieć się pragnęli, co on jest za jeden. Rycerz ich pozdrowił, a dowiedziawszy się, że jadą w te same strony, oświadczył im, że byłoby mu bardzo przyjemnie razem podróżować. I prosił przy tym, aby zwolnili nieco kroku, gdyż koń jego nie mógł za osłami wydążyć. Opowiedział im pokrótce, że jest rycerzem błędnym, że po całym świecie szuka przygód, że w kraju swoim nazywał się Don Kiszotem z Manczy, a od niedawna przezwał się Rycerzem Lwim. Chłopi słuchali tego wszystkiego jak niemieckiego kazania. Ale studenci... Rozumiejąc więcej, poznali, że Pan Rycerz ma świeczka w głowie. Mimo to nie przestali mu świadczyć uszanowania i czci może dla wieku jego i postawy dumnej a skromnej. Mości Rycerzu, odezwał się jeden z nich, jeżeli nie masz w swej podróży celu stałego, zechciej jechać z nami na wesele, któremu równego we wspaniałości zapewne nigdy nie widziała mancza. A cóż to? Czy książę, jaki się żeni, że takiego wesela się spodziewacie? Bynajmniej, odpowiedział student. Jest to wesele najbogatszego w całej okolicy wieśniaka i wieśniaczki, pięknej jak mało. Odbędzie się we wsi, gdzie mieszka narzeczona, którą zowią piękną Kiterią. Pan młody nazywa się Gamasz, bogaty, ma lat około dwudziestu dwóch, ona zaś najwyżej osiemnaście. Słowem, pasują do siebie jak ulał. Chociaż powiadają, że ród Kiterii jest daleko starszy od rodu Gamasza. Ale kto by tam na to uważał? Pieniądze wszystkiemu poradzą. Gamasz jest chłopak dzielny i hojny. Chce mieć wesele sute, i całą łąkę, na której odprawiać się będzie, postanowił pokryć szałasem, ażeby słońce nie dochodziło. Będą tam wszystkie zabawy. Będą grać w balona, biegać do mety Tańczyć z kastanietami i bębnami Bo w tej wsi są doskonali tancerze Będzie ochoty po uszy Ale najdziwniejsze rzeczy to pewno będzie wyrabiał Bazyli Cóż to za Bazyli? Zapytał Don Kiszot Bazyli, odpowiedział student, jest to pasterz z tej samej wsi co Kiteria Sąsiadujący z jej ojcem Kochali się od małego, a jak podrośli... Ojciec Kitterli dał mu małą odprawę, bo nie był dość bogaty i postanowił wydać córkę za gamasza, który jest daleko majętniejszy. Ale zresztą ani się umywał do tamtego, bo Bazyli to najpiękniejszy i najdowcipniejszy chłopak z całej okolicy. Przesadza wszystkich w gonitwach, w szermierkach, w rzucaniu do celu i wszelkich innych zabawach. Gra cudownie na gitarze, śpiewa i tańczy tak samo a bronią robi jak pierwszy fechmistrz. Gdyby ten jeden tylko posiadał przymiot, rzecze Don Kiszot, już byłby godzien zostać mężem nie tylko pięknej Kiterii, ale nawet królowej Ginewry, pomimo gniewu Lancelota i wszystkich, co by mu się sprzeciwiali. Jakem poczciw i ja jestem tego zdania, odezwie się Sancho, który dotąd nic nie mówił. I moja żona jest tego zdania, ażeby równy brał sobie równą, bo to przysłowie mówi, wilk z wilczycą, kozioł z koźlicą. To się ma znaczyć, że mój przyjaciel Bazylii, bo go już kocham, ożeni się z piękną Kiterią. Niech im Bóg błogosławi w najdłuższe lata, a gniew swój spuści na tych, co kochankom żenić się wzbraniają. Gdyby tylko ci, co się kochają, mieli się żenić, rzecze Don Kiszot. To w cóż by poszła władza i powaga ojców? Dziwne by to było, gdyby dzieci według swego widzi się małżonków sobie wybierały. Nieraz by wtedy córka szła za sługę ojca, albo za pierwszego lepszego oszusta i łotrzyka, co by jej wpadł w oko. Bo miłość łatwo zaślepia i nie zostawia człowiekowi dosyć rozumu na wybór rozsądny. A rozumiesz przecież, mój poczciwy Sancho, że w żadnej przygodzie życia rozum nie jest tyle potrzebny, jak kiedy idzie o małżeństwo, bo żona to nie towar, który zdobyć można kiedy się podoba, to towarzyszka całego życia, wspólniczka całej doli, cząsteczka nierozłącznie związana z całą istotą żywota, węzeł gordyjski, którego nic nie rozetnie, chyba dopiero nóż twardy parki. Powiedziałbym ci, moje dziecko. Więcej w tym przedmiocie, ale pan licencjat pewno ma nam więcej jeszcze co do powiedzenia o Bazylim. Tyle tylko mogę jeszcze powiedzieć w tym względzie odezwie się bakałasz, używając wyrażenia grzecznego, jak Don Kiszot, że Bazyli jak tylko się dowiedział, że Kiteria idzie za Gamasza, wpadł w tak wielką melancholię, że prawie zupełnie rozum postradał. No od tego czasu nie śmieje się nigdy. Mówi od rzeczy, ani je, ani pije, tylko same owoce i wodę czystą. A jeżeli zaśnie, co bardzo rzadko się zdarza, to zawsze pod gołym niebem, wśród pól, na twardej ziemi, jak zwierz dziki. Często wznosi oczy do nieba, a potem w ziemię wlepia tak nieruchomo, jak gdyby był z kamienia. Koniec końców, biedny chłopak w tak strasznym jest stanie, że wszyscy, co go znamy, Pewni prawie jesteśmy, że padnie trupem na miejscu, gdy Kiteria odda rękę Gamaszowi. Bóg tego nie dopuści, odezwie się Sancho. Bo gdy złe jakie dopuszcza, to zaraz daje i ulżenie na utrapienie. Któż wie, co się jeszcze stać może? Zaprawdę, nikt nie zgadnie, co przypadnie. Niemało jeszcze godzin mamy od dziś do jutra. Sporo wody upłynie, a dość jednej chwili na obalenie domu, który lat wiele budowano komu. Ileż to razy i deszcz pada i słońce świeci razem. Dziś legniesz na noc zdrowy, a jutro trup z ciebie gotowy. I któż się pochwali, że choć jeden gwoździk wbił w koło fortuny? Jak się znajdzie, dam kruka białego. Między kobiece tak, a nie, nie podjąłbyś się wścibić koniuszczka igły najcieńszej. Na koniec niechże mi kto poradzi, ażeby się Kiteria całym sercem w Bazylim zakochała. Dam mu cały worek błogosławieństwa, bo to słyszałem ja nieraz, że miłość patrzy przez takie okulary, co mieć na złoto, a orzechy na perły zamieniają. Gdzieżeś ty się zapędził, Sancho? przerwie mu don Kiszot. Przeklęcie długi masz ozór. Jak zaczniesz klepać jedne za drugim te przysłowia i gadki, to by cię już i papież nie wstrzymał, a bodaj cię już raz wyklął. Powiedz, że mi ośle, co to jest koło fortuny i te inne rzeczy, coś je tu ponabijał, że koniecznie wyrywasz się o nich ze swoim zdaniem. Gdyby mnie nie rozumiano, wielmożny panie, nic by nie było dziwnego, ażebym wtedy uchodził za głupca, ale mniejsza o to. Pan Bóg mnie rozumie i ja siebie rozumiem i wiem, żem nic złego nie powiedział, ale wasza wielmożność lubi mnie zawsze przeładować i słowa moje i uczynki okręcać. Powiedz, że prześladować, przekręcać, gamoniu nieznośny, rozbójniku porządnej mowy, zawoła Don Kiszot. A bodaj ci się język na całe życie skręcił. Ech, do stu piorunów, czego pan chce ode mnie? Czego mi pan tak zło rzeczy? Przecież pan wie, że mnie nie wychuchali przy dworze Ani filozofią nie karmili, żebym tam wiedział, jak gadać Któż u diabła wyuczy ludzi z Sayago tak samo gadać Jak elegantów z Toledo A zresztą dali pan i w Toledo niemało takich Co gadają, jak ich pan Bóg nauczył Ma cokolwiek słuszności, rzecze uczony bakałasz Ludzie pracujący w garbarniach co się krokiem nie ruszają z zoko Dover, nie mogą tak czysto mówić jak ci, co po całych dniach przechadzają się po wspaniałych krużgankach. A jednakże i ci z Toledo pochodzą. Dworzanie tylko i to najwykwintniejsi mają wymowę wytworną i poprawną. Co do mnie, panowie, spędziłem jakiś czas na naukach w Salamance i chlubię się tym, że wyrażam się pięknie. Gdybyś był większej chluby, nie szukał we floretach, — Rzeczy drugi student, to byłbyś wziął pierwszą nagrodę za wymowę, a tak byłeś w niej ostatni. Słuchaj, bakałażu — odpowie licencjat. W grubym jesteś błędzie, jeżeli myślisz, że nauka dobrego fechtowania się jest niepotrzebna. Nie jest to przywidzenie moje, mówił Corchuelo takie miał bakałasz imię ale prawda niezawodna i łatwa do dowiedzenia. A jeżeli chcesz, gotowym to uczynić. Pora ku temu sposobna. Masz tu dwie szpady, a ja mam siły i odwagi dosyć, żeby ci pokazać, że się nie mylę. Ssiądź tylko z osła, popisuj się ze wszystkimi sztukami szermierskimi, a jeżeli ja prostą zręcznością tak ci za skórę nie zalezę, że aż ci świeczki w oczach staną, to pozwalam sobie dać pusliskami oprawę. Jak mnie tu widzisz nieuczonego, wyzywam wszystkich, a wszystkich, niech mnie kto krokiem z miejsca ruszy. A ja podejmuję się każdego z placu wysadzić. Krokiem się nie ruszyć niewielka sztuka, odpowie licencjat. Wcale ci nie przeczę. Ale łatwo by też zdarzyć się mogło, że już byś i nogą nie ruszył z tego miejsca, na którym stałeś. To jest, że nie umiejąc reguł, nieuctwo przypłaciłbyś życiem. Zaraz się o tym przekonamy, odparł Korchuelo. I zeskoczywszy żywo z osła, Porwał ze złością jeden z floretów, które niósł licencjat, i stanął w bojowej postawie. A zaprawdę, to się tak skończyć nie może, rzecze Don Kiszot. Trzeba rzeczy robić porządnie, a ja będę sędzią w kwestii tak długo rozbieranej, a dotąd nierozstrzygniętej. I zsiadł zaraz z konia, a wziąwszy włócznie. Stanął na środku drogi, gdy licencjat szedł już swobodnie przeciw korchuelowi, który nacierał na niego z wściekłością, a oczy mu się jak rozżarzone węgle świeciły. Wieśniacy z Sanczem usunęli się na stronę i, nie zsiadając z osłów, przyglądali się walce. Zaciekły korchuelo zadawał ciosy za ciosami to wprost, to z boku, to spod ręki. Nacierał jak lew. Sypał pchnięcia gradem. Licencjat zaś z zimną krwią je odbijał i od czasu do czasu dawał mu koniec floretu do pocałowania. Poobcinał mu wszystkie guziki u sukni. Całą mu ją podarł w kawałki, sam ani jednego nie otrzymawszy razu. Dwa razy kapelusz mu zrzucił i tak go zmordował, że nareszcie z wściekłością odrzucił od siebie floret na jakie kroków pięćdziesiąt. Chłopi to później zaświadczyli. A z tego pokazuje się, że wprawa i przemysł daleko są wyższe od siły. Po tym rozpaczliwym ruchu Corchuelo, znużony i znękany, stał jak posąg nieporuszenie, a Sancho zbliżywszy się do niego, rzekł: Na uczciwość, panie bakałażu, jeżeli posłuchasz mojej rady, to na przyszłość nie będziesz nikogo wyzywał na fechtunek, ale narzucanie drągiem do celu. Albo na barowanie się, bo do tego macie dużo siły. Już to z tymi fechmistrzami ciężka sprawa. Słyszałem nieraz, że jak chcą, to koniec szpady wetkną w ucho od igły. Poddaję się, rzecze Korchuelo. I nie gniewam się, że doświadczenie wyprowadziło mnie z błędu. Ucałował zarazem licencjata i zostali większymi jeszcze przyjaciółmi niż byli. Potem ruszyli, popędzając wierzchowce, żeby stanąć wcześniej we wsi kiterii, skąd wszyscy pochodzili. W drodze licencjat miał długą mowę o doskonałości sztuki fechtunkowej i dowodził pożytków jej tylu figurami i wywodami matematycznymi, że wszystkich jak najzupełniej przekonał, a Corchuela bardziej niż innych. Ciemno już bardzo się zrobiło, gdy przybyli do wioski ale tak była ona oświetlona, że z daleka nawet ciemność nocy przed łuną niknęła. Słyszeli także zmieszany, ale przyjemny dźwięk rozmaitych instrumentów. Fletów, obojów, tamburynów, piszczałek i dzwonków. Wjeżdżając do wsi, ujrzeli drzewa wszystkie pozawieszane mnóstwem świateł, które śliczny przedstawiały widok, bo wiatru najmniejszego nie było. Grajkowie we wszystkich kierunkach porozrzucani gromadkami, jedni tańcząc, drudzy przygrywając na kobzach i fujarkach, zabawiali liczne zgromadzenie. Cała łąka istotnie przedstawiała widownie wesołości i rozkoszy. W rozmaitych miejscach ludzie pracowali nad budową wystaw dla widzów w dzień obchodu weselnego Gamasza, który miał nastąpić jutro i o ile się zdawało, odbyć razem z pogrzebem posępnego Bazyla. Don Kiszot żadną miarą nie chciał wjechać do wsi, pomimo usilnych próśb bakałaża i wieśniaków oraz błagań Sancza. Wzbraniał się, zmawiając na dawny zwyczaj rycerzów błędnych, którzy pod gołym niebem i w lasach noce spędzać woleli niż na złocistych wezgłowiach. Zjechał w bok wsi jakby na przekór biednemu Giermkowi, który żałośnie wspominał uczciwy dom i piękne przyjęcie Don Diego. Rozdział trzeci, który opisuje wesele Gamasza i co się stało z Bazylim. Zaledwie piękna jutrzenka ukazała się na horyzoncie, gdy słońce Manczy, niezrównany Don Kiszot, zawzięty wróg lenistwa, zerwał się na nogi i zawołał Giermka. Widząc wszakże, że twardym snem zdjęty, przemówił do niego w te słowa. O istoto najszczęśliwsza ze wszystkich na powierzchni Ziemi żyjących. Ty nikomu niczego nie zazdrościsz, i nawzajem nikt Tobie nie zazdrości. W objęciach snu błogiego używasz spokoju. Czarownicy Cię nie kłopoczą, bo Cię nie prześladują. Ty śpisz, bo Cię żadna namiętność nie budzi a nie znasz, co to zazdrość. Nie wiesz, co długi i troski o jutro. Ambicja nie postała w twym sercu ani w całej rodzinie. Nie dbasz o próżności i blaski świata, a życzenia twoje, zamknięte w ciasnych granicach, nie unoszą cię poza obręb rzeczy koniecznych do życia. Najwięcej cię obchodzi twój bury wierzchowiec. O własnej osobie nie myślisz, bo staranie o niej do mnie należy natura i zwyczaj włożyły ten obowiązek na wszystkich którzy mają służących sługa śpi spokojnie kiedy pan jego czuwa i trudzi się żeby go wyżywił i nagrodził kiedy niebo odmówi rosy użyźniającej ziemię kiedy pola nie urodzą sługi żadnego stąd nie ponoszą uszczerbku ani smutku Panowie tylko się biedzą, aby dostarczyć żywności tym, co ich obsługują tak w czasie głodu, jak i największej obfitości. Sancho, śpiąc smacznie i chrapiąc potężnie, ani słowa nie odpowiadał na całą tę mowę i nieprędko jeszcze byłby się obudził, gdyby go Don Kiszot włócznią kilka razy nie był potrącił. Otworzywszy nareszcie oczy i powlukułszy nimi powolnie na wszystkie strony, rzekł. Zdaje mi się, że mnie zalatuje od tego szałasu woń piękniejsza od cząbru i macierzanki. Ach, jakże to ślicznie pachnie! Jakem poczciw, to pieczeń duszona! O, założyłbym się, że suto będzie na tym weselisku! Ruszajże się, żarłoku! Ruszaj prędzej! rzekł don Kiszot. Pojedziemy na to wesele, które ci tak w głowę wlazło, żeby zobaczyć, co zrobi posępny Bazylii. Niechaj sobie robi co chce, odpowie Sancho. Kiedy biedny, to po co mu się zachciewa na żonę kiterii. Także wybrał się jeszcze czego: szybki z okna ja powiadam panie, że kto biedny, to niech siedzi w swojej chałupie, niech się nie pcha do bogatych. Głowę stawiłbym, choć to tylko wariaty o takie rzeczy się zakładają, że gamasz zakryłby go całego dukatami. A w takim stanie rzeczy Czyżbyś, pan, radził Kiterii porzucać pierścienie i suknię, które jej gamarz dać może? Cóż tam z tego, że on taki zgrabny do tańca ten bazyli? To się na diabła zdało. Nie dostanie za to ani kieliszka wina w szynku. Miej ty minę od stu diabłów i zwinności za dziesięciu. Jeszcze ci nikt złamanego gronia nie da. Da, ale jeżeli zręczny do pieniędzy, o, to znów co innego. Za pieniądze wszystkiego dostanie. Kupisz sobie rent, dom wybudujesz i żyjesz sobie jak pan. Ech, do stu piorunów. Sancho, kiedyż u licha skończysz swoje gadanie, a że też zawsze trzeba ci to przypominać. Jak się rozpaplesz, to być już nawet i o jedzeniu zapomniał, żeby ci tylko dać gadać. Żebyście mieli pamięć lepszą, panie, to byście sobie przypomnieli, że przed ostatnią wyprawą stanęła między nami ugoda, iż wolno mi będzie gadać, ile mi się tylko podoba, bylebym źle nie mówił przeciw bliźniemu, ani też niczemu, co do was należy. A teraz, panie, wyłamiecie nasz kontrakt. Wcale tego nie pamiętam, odpowiedział Don Kiszot. A choćby i tak było, to każę ci milczeć, rozumiesz? Dalej spiesz się. Słychać już zewsząd muzykę. Wesele pewno odprawią rano przed upałem. Sancho prędko osiodłał Rosynanta, włożył kulbakę na burego i pojechali z tempa ku kuszałasowi. Gdy wjeżdżali, najpierwszą rzeczą, która uderzyła Sancha, a która go niezmiernie ucieszyła, był wół potężny, nasadzony na rożen, z całego wiązu uciosany. Ogromny stos ognia, przy którym miał się piec, otaczało sześć wielkich garnków, albo raczej kotłów, każdy mogący objąć całego barana. Wysokie kupy kapłonów, gęsi i kur leżały przygotowane, ażeby się dostać do tych garów. Niezliczona ilość ptactwa, tak dziczyzny, jak i drobiu, rozwieszona była na drzewach od wczorajszego jeszcze wieczora, aby skruszały na świeżym powietrzu. Sancho naliczył więcej niż sześćdziesiąt wielkich naczyń z winem, z których każde najmniej dziesięć garncy mieściło. Leżały tam także wielkie stosy krajanek chleba białego, podobne do stosów kamieni przy kopalniach. Z drugiej znów strony sery na kupy, sypane, jak gdyby szańce fortyfikacyjne. A Sancho z tego powodu mówił, że nigdy w życiu nie widział twierdzy lepiej zaopatrzonej, ani godniejszej zdobycia. Tuż obok dwa kotły z oliwą i szmalcem służyły do roboty pączków i innych ciast, a cukier brano tam wielkimi patelniami ze skrzyń nim napełnionych. Więcej niż pięćdziesięciu kucharzy i kucharek z radością w oczach pracowało żwawo i pilnie. We wnętrze ogromnego wołu włożono zamiast farszu tuzin prosiaków dla dodania mu lepszego smaku. Korzeni nie zawijano tam w papierowe tutki, ale była ich pełna skrzynia. Słowem, przygotowania do wesela, jakkolwiek wiejskiego, były, co się nazywa, wspaniale i na uczęstowanie przynajmniej czterech wsi wystarczające. Sancho przyglądał się wszystkiemu z uwielbieniem. Wszystko głaskało go po sercu. Zachwycony nowością tego wspaniałego widoku, uśmiechał się co chwila i szerokim językiem obosiecznie się oblizywał. Naprzód garnki oskomy mu narobiły. Z całej duszy byłby się podjął zbierać z nich szumowiny. Potem naczynia z winem do serca mu przemówiły, a ciastka i zapach pączków rozrzewniły go do reszty nie mogąc oprzeć się pokusie, nadskakująco zbliżył się do jednego z kucharzy i zaczął z nim rozmowę w sposób nadzwyczaj uprzejmy, z którego dobry apetyt jawnie przebijał i prosił go, żeby mu pozwolił kromeczkę chleba umaczać w garnku. O, mój miły bracie, odpowiedział kucharz, dzięki hojności bogatego Gamasza, dziś dzień niepostny. Choć śmiało i poszukaj, czy tam gdzie nie ma jakiej warząchwi, to sobie zszumujesz ze dwa albo trzy kuraki i niech ci będą na zdrowie. Marnego słowa nikt ci za to nie rzeknie. Nie widzę tu nigdzie warżonchwi, rzekł Sancho wzdychając. O wielkie nieszczęście, odpowie kucharz. Jakiż z ciebie nie dołęga, nie umiesz sobie poradzić. I wziąwszy natychmiast świeżutką patelnię, zanurzył ją w garnek i wyciągnął za jednym zamachem kurę i gęś, którą dał Sanczowi. Masz, mój kochany, rzekł mu, zjedz sobie na śniadanie te szumowiny, nim się obiadu doczekasz. Bardzo dziękuję, rzekł Sancho, ale doprawdy nie wiem, gdzie ja to włożę. Biednyś ty, mój bracie, a to dopiero kłopot, odpowie kucharz. Weź sobie i mięso, i patelnię. A nie turbuj się! Don Kiszot, zupełnie czym innym zajęty, przyglądał się dwunastu dorodnym mołojcom w świątecznych ubiorach, jak wjeżdżali na łąkę, na pięknych klaczach, z napierśnikami w dzwonki strojonymi. Jak tylko wjechali, obiegli kilka razy łąkę, zręcznie tocząc końmi i wykrzykując razem: Niech żyje kiteria i gamasz. On bogaty, ona ładna, w świecie najładniejsza. — Głupie bałwany! — rzekł do siebie rozgniewany. — Widać, żeście nigdy nie oglądali oblicza dulcynej. Nie wychwalalibyście tak Kiterii. Po chwili z rozmaitych stron wchodzić zaczęło do szałasu mnóstwo tancerzy, między którymi znajdowało się dwudziestu czterech dorodnych pasterzy, w białe, z cieniutkiego płótna odzienie przybranych, z zawojami, z różnobarwnej gazy jedwabnej na głowach, Uwieńczonych liściem wawrzynowym i dębowym, ze szpadami w rękach. Jak tylko się ukazali, jeden z jezdnych zapytał się przewodniczącego im, młodziana bardzo urodziwego, czy żaden z tancerzy nie jest raniony. Dotąd żaden, odpowiedział. Wszyscyśmy Bogu dzięki zdrowi i cudów dokazywać gotowi. I rzekłszy to. Zaraz się wmieszał między towarzyszów i fechtując się to z jednym to z drugim, tyle cudów zręczności dokazywał, że Don Kiszot, przywykły do podobnych ćwiczeń, wyznał głośno, że nigdy nic piękniejszego nie widział. Inny taniec nie mniej go zadziwił. Kilkanaście dziewcząt pięknych, po szesnaście lat najwyżej mających, wysunęło się w pląsy. Wszystkie miały na sobie suknie zielone, Połowę włosów we wstążki ujętą, a druga połowa wisiała rozwiana aż do ziemi. Na głowach jaśniały wieńce z jaśminu, róż i kapryfolium. Ta piękna trupa pod wodzą sędziwego starca i matrony nad wiek swój wesołych przetańczyła taniec mauretański przy muzyce kobzy i oboju z taką zręcznością i lekkością, że można by ją wziąć za najzręczniejszą w świecie bajaderkę. Potem nastąpił taniec bardzo dowcipnie i sztucznie ułożony z rodzaju tych tańców, co to je mówiącymi nazywają. Składało go osiem nimf rozdzielonych na dwie gromadki, z której pierwszej przewodził Kupidyn, a drugiej bogactwo. Kupidyn miał sajdaki, łuk i strzały złociste, a bogactwo miało na sobie szatę wspaniałą z różnobarwnej materii jedwabnej, złotem tkanej. Nimfom, za miłością idącym, powiewały z ramion wstęgi, znamionujące każdej znaczenie. Pierwsza była poezja, druga mądrość, trzecia świetna radowitość, czwarta odwaga. Takież znamiona odróżniały i nimfy pod wodzą bogactwa. Jedna nazywała się hojnością, druga darami, trzecia skarbem, a czwarta spokojnym mieniem. Na przodzie tej trupy widać było zamek, ciągniony przez czterech dzikich ludzi, bluszczem okrytych, z powykrzywianymi, ale tak naturalnymi maskami, że Sanczowi wielkiego strachu napędziły. Na froncie zamku napisane było Zamek Roztropności. Kupidyn rozpoczął taniec przy dźwięku tamburyna i dwóch fletów. Po kilku przedwstępnych skokach zwrócił oczy na zamek, a naciągając strzałę na łuk, chciał niby to wypuścić ją na młodą dziewicę wyzierającą spoza zębatych murów i przemówił do niej w te słowa: jestem potężnym bogiem tak wód jak i lądów. Pod moim panowaniem wszystkie świata kraje. Nie ma na kuli ziemskiej granic moich rządów. Nawet niebo i piekło prawa me uznaje. Próżny opór. Kto ze mną walczy, sam się zdradza. Wszystko umiem pokonać, zawsze wygram sprawę. Jednak tym, których zwalczę, niewidzialna władza często niesie zaszczyty i laury, i sławę. Skończywszy mówić, Kupiden puścił strzałę ponad zamkiem i wrócił na dawne miejsce. Bogactwo wysunęło się w tej chwili w podskokach, i patrząc na piękną dziewicę w zamku, tak się odezwało: Większa niżeli miłość mych powabów siła. Więcej dokazać mogę, niż kupida strzały. Mnie ten na ziemię przysyła, co słowem stworzy świat cały. Ja wzniecam wojnę, ja darzę pokojem. Jam uczty waszej twórcą i ozdobą, lecz z całą władzą, z całym uciech zdrojem, jako niewolnik pośpieszę za tobą. Po czym usunęło się bogactwo, a weszła poezja. I patrząc także ku zamkowi, Następujące deklamowała wiersze. Ja chronię od zapomnienia Cnoty i świetne wawrzyny. Gdyby nie wiersze mojego natchnienia, W niepamięć szłyby bohaterów czyny. Na rozgłos o twej piękności, śpieszę złożyć ci hołdy, o dziewic ozdobo, I nieśmiertelnym dziełem dowieść potomności, Że byłoby zuchwalstwem chcieć równać się z tobą. Poezja znów wróciła na miejsce. A hojność wysunąwszy się z oddziału bogactwa, Po wstępnych podskokach tak przemówiła: Moim szczęściem i rozkoszą, Darzyć obficie, wspaniale, Nie czekając aż mnie proszą, Uprzedzam prośby lub żale. Lecz mnie strudziło, wyznaję szczerze, Rozsypywanie skarbów ślepe i ochocze. Więc uczyniłam wybór w tej mierze, Kogo dziś nimi otoczę. O najpiękniejsza dziewico na ziemi! Tobie je składam, rozrządzaj niemi. Tym sposobem kolejno przechodziły wszystkie figury, a każda po tańcu mówiła jakieś wiersze. Były tam i złe, i dobre. Don Kiszot, mając doskonałą pamięć, spamiętał te, któreśmy powyżej podali, a które zapewne były najlepsze. Kiedy wszystkie figury kolej swą odbyły. Zmieszały się potem razem, zwijając się i rozwijając w różne kształtne sploty i rozpryskując się z osobna za każdym taktem z wielką zwinnością i wdziękiem. Kupidyn, ilekroć wysuwał się przed zamek, zawsze puszczał strzałę ponad nim. Bogactwo złociste, naczynia o mur jego rozbijało. Po długich nareszcie pląsach bogactwo wyciągnęło wielki worek pełen pieniędzy i rzuciło nim w zamek. Wszystkie deski się rozsypały, zamek znikł i odsłonił piękną dziewicę, co się na murach ukazała. Bogactwo zaraz z orszakiem przyskoczyło do niej i zarzuciło jej na szyję łańcuch złoty, jakby ją w niewolę brało. Miłość z drugiej strony przybiegła ze swą drużyną na jej obronę. Kiedy dwie strony walczą o nią przy dźwięku muzyki i w miarowych zawsze ruchach, dzicy przypadają, rozsuwają ich w mgnieniu oka, odbudowują na powrót zamek, w którym dziewice zamykają jak przedtem i taniec się kończy wielkimi wszystkich widzów oklaskami. Don Kiszot zapytał się jednego z tancerzy, kto ułożył ten balet. Odpowiedziano mu, że pewien duchowny z tej wsi, który miał osobliwy dowcip do podobnych wynalazków. — Założę się, — rzekł Don Quixote, — że sprzyja on więcej gamaszowi niż bazylemu i że się na tych rzeczach zna lepiej niż na czym innym. Układ tej sztuki jest bardzo piękny i doskonale wykazuje bogactwo gamasza i zręczność bazylego. — Jakem poczciw! — Odezwie się Sancho. Kto bogaty, to mu się chwali. Ja trzymam za gamaszem. Ty nigdy nie umiesz ukryć się, Sancho, rzekł mu Don Quixote. Zawsze musisz się zdradzić ze swoim rodem i pokazać, że należysz do tych, co wołają: niech żyje silniejszy. Ja tam nie wiem, z jakiego rodu jestem i do czego należę, odpowie Sancho. Ale to wiem, że z bazylego garnka nigdy bym nie miał takich szumowin, jakie mam z gamaszowego. To powiedziawszy, pokazał kurę i gęś. Urwał zębami po parę razy jednej i drugiej, połknął z wielkim apetytem, a potem mówił dalej. Na licha się zdała zręczność bazylego. Jaki pan, taki kram, jaki kram, taki pan. Dwa tylko rody są między ludźmi, mówiła moja babka, ci, co mają coś i ci, co nic nie mają. I tę pierwszą znamienitość rodu zawsze szanowała. I dzisiaj, wielmożny panie, zawsze więcej znaczy mienie niż umienie. Osioł złotem okryty lepiej wygląda niż koń w nędznym ubraniu. To się znaczy, jeszcze raz powtarzam, że gamasz lepszy niż Bazyli. Jego kuchnia porządna i obfita. Mięsiwa, kur, gęsi pod dostatkiem, a u tamtego, jak powiadają, post i chudzizna. Zamkniesz ty gębę, zawoła Don Kiszot. A to już zamknąłem, odpowie Sancho, kiedy się pan gniewa, bo gdyby nie, to bym i na trzy dni miał po same uszy do gadania. Ach, dałby pan Bóg, rzecze Don Kiszot, żebym cię raz niemym przed śmiercią zobaczył. Proszę pana, odpowie Sancho. Jeżeli nam tak dalej pójdzie jak dotąd, to boję się, żebym panu lada dzień nie dał tej pociechy. Dość nam będzie jeszcze raz dostać się w ręce Jan jangwezów, albo przez cały tydzień brnąć po lasach bez chleba i wody, a obaczysz pan, że tak zaniemieje, iż do sądnego dnia ani słowa nie wymówię. Zaręczam ci, mój ty biedaku, rzecze don Kiszot, że choćby i tak było, twoje milczenie. Jeszcze nie wyrówna gadulstwu Twojemu. Że zaś wedle porządku natury zdaje się, iż mnie wypadnie wynieść się na tamten świat przed Tobą, to też żadnej nie mam nadziei, ażebym się doczekał Twojej niemoty. Bo nawet kiedy pijesz i śpisz, to jeszcze paplesz. Jakiem poczciw, Panie, rzecze Sancho, to na licha się zdały te rachuby, kto wprzód umrze. Nie można nic rachować na te kościste licho. Na tę śmierć, chciałem powiedzieć, zjada ono zarówno barany, jak i jagnięta, woły i cielęta. I słyszałem, jak Bernardyn prawił, że to paskudne licho nie ma uszanowania dla nikogo. Tak samo się pakuje do zamków i pałaców, jak i najlichszych szałasów pastuszych. Potęgi, to ona ma ta siła, ta pani Kostusia, ale grzeczności ani za grosz. Co za kaduk, że się nie przeje. Pakuje wszystko, pożera i ładuje sobie sakwy wszelkiego gatunku ludźmi. Stary, młody, wielki, mały, Indianin, poganin, turek czy chrześcijanin, wszystkiego się czepie jak wściekła. O, ta psia wiara kosi a kosi, a nigdy nawet jak żeniec nie odpocznie, ani w święto, ani w nocy, ani w południe. Nie zjada, ale pożera wszystko, co napadnie Zawsze jak pies zgłodniała i nigdy jej nie nakarmisz A brzucha jej ani widać Wyraźnie cierpi wściekliznę, czy tam wodowstręt A za to ludzkie życie tak sobie wypija Jakby szklaneczkę świeżej wody Stójże już, stój, mój Sancho Zawoła Don Kiszot że się raz, bo się potkniesz a jakoś nieźleś się dotąd popisał ze swoją wymową. Wiesz ty, mój synu, że gdybyś miał tyle nauki, ile masz dowcipu i zdrowego sensu, to byś piękne rzeczy nawet z ambony mógł gadać. Kto się nie głodzi, temu język chodzi, odpowie Sancho. Jak w burzuchu nieźle, to i w gębie miło. Ja tam nie znam innej filozofii. I nie potrzebujesz jej znać, odpowie Don Kiszot. Tego tylko pojąć nie mogę, Jakim sposobem ty możesz być tak mądry, kiedy początkiem wszelkiej mądrości jest bojaźń Boża, a ty się niczego na świecie tak nie boisz, jak głodu? Wielmożny panie, odpowie sancho. Sądź sobie pan o swoich rycerstwach, ale nie sądź o odwadze innych, bo nasz ksiądz powiada, że trzeba rozważać swoje uczynki i sumienie, a nie cudze. Lepiej oto daj mi pan spokojnie pokosztować moich szumowinek, bo te próżne słowa to się na licha nie zdały, a kiedyś trzeba zdać z nich rachunek. I rzekłszy to, drugi raz się przysadził do swojej patelni z taką dzielnością, że i pana chętka wzięła pokosztować trochę i byłby się niewątpliwie nie najgorzej przypisał, gdyby go nie zaskoczyła przeszkoda, którą zaraz zobaczymy. Rozdział czwarty. Dalszy ciąg wesela Gamasza i dziwne wypadki, jakie tam miały miejsce. Gdy Don Kiszot i Sancho taką sobie prowadzili gawędkę, dał się nagle słyszeć jakiś rozruch i hałas, sprawiony przez młodzież, poprzedzającą konno i z okrzykami radości państwa młodych, którzy postępowali w towarzystwie plebana, rodziców i licznie zebranych gości ze wsi sąsiednich. A wszyscy w świąteczne przybrani szaty i z mnóstwem muzykantów. Jak tylko Sancho spostrzegł pannę młodą, zawołał: Jakem poczciw! To wcale nie po chłopsku ubrana! Istna księżniczka! Co u diabła? Toć to same korale, a suknia z najprzepyszniejszego aksamitu, a tłasem wykładana. Ale patrzcie to jej na ręce: niech mnie kaci porwą! To nie tombak ani emalia! Ale z najpiękniejszego złota pierścienie, z prawdziwymi perłami, jak mleko białymi, każda dali pan, jak łza czyściutka. A włosy, ach, jakie włosy! Przysięgam, jeżeli tylko nie fałszywe, jak żyje tak pięknych i długich nie widziałem. Szkoda tylko, że nie ma piękniejszego wzrostu i okazalszej postawy, gdyż wyraźnie wygląda jak gałąź drzewa palmowego, daktylami obciążona. Tak pełno na niej klejnotów od stóp do głów. Na duszę moją przysięgam, że nigdy nie widziałem piękniej ubranej istoty. I jestem pewien, żeby w brukselskim banku jej nie odrzucili. Don Kiszot nie mógł się powstrzymać od śmiechu, słysząc te prostackie pochwały Sancha. I sam przyznawał, że pod to bozo nie widział piękniejszej kobiety. Nadobna Kiteria była nieco blada, co pochodziło może stąd, że całą noc spędziła na strojeniu się, jak to robią wszystkie dziewczęta przed ślubem, nie mając na to nigdy dość czasu. Cały ten orszak szedł ku wzniesieniu pokrytemu gałęźmi, gdzie ślub miał się odbyć i skąd widać było wygodnie wszystkie zabawy i tańce. Kiedy podchodzili już do wzniesienia, rozległy się za nimi krzyki i dał się słyszeć głos tak do nich przemawiający. Stójcie. Stójcie. Za bardzo się śpieszycie. Gdy się obejrzeli, zobaczyli człowieka przybranego w długą opończę czarną, z karmazynowymi lampasami, w płomienie centkowanymi. Na głowie miał wieniec z cyprysu, a w ręku gruby kij z żelaznym na końcu okuciem. Kiedy się przybliżył, wszyscy poznali w nim Bazylego i postrach powszechny się rozszedł, ażeby nie wynikło stąd smutne jakieś zajście. Przybiegł nareszcie zdyszany, a stanąwszy przed narzeczonymi, wbił kij w ziemię i blady, drżący z oczyma wlepionymi w kiterię, rzekł do niej ochrypłym głosem. Czyś zapomniała, niewdzięczna Kiterio, żeś mi wiarę poprzysięgała. I że ci nie wolno brać innego małżonka do puty, dopóki ja będę na świecie? Któż cię zmusza do wiarołomstwa? I dlaczego oddajesz innemu to, co do mnie należy, kiedy nic go nade mnie nie zaleca, prócz szczęśliwego trafu fortuny? Ale niech się nim cieszy, kiedy tego pragnie. Usunę mu wszelkie przeszkody. Uszczęśliwię go kosztem własnego życia. Żyj, żyj, bogaty gamaszu, z niewdzięczną kiterią. A biedny Bazylii, którego nędza niegodnym jej czyni, niechaj umiera. Rzekłszy te wyrazy, dobył krótkiej szpady, w kiju ukrytej i, zwróciwszy rękojeścią ku ziemi, rzucił się na ostrze, któremu plecami wyszło zakrwawione, a broczącego krwią trupem powaliło. Przyjaciele Bazylego przybiegli na ten straszny widok, bolesne rozwodząc żale i nieszczęście jego opłakując. Don Kiszot zeskoczył także z konia i pobiegł do Bazylego. A widząc, że jeszcze żyje, wziął go w objęcia i zaczął do niego mówić. Przyjaciele chcieli koniecznie wyjąć mu szpadę, ale proboszcz nie pozwolił na to, dopóki się nie wyspowiada, mówiąc, iż z wyjęciem szpady zakończy zaraz życie. Wtedy Bazyli, jakby przychodząc do siebie, westchnął i rzekł mdławym głosem. Okrutna kiterio. Gdybyś raczyła mi podać teraz rękę, zmniejszyłoby mi to cierpienia i boleści, których doznaję. Przemóż to na sobie. Ech, moje dziecko, przerwał mu proboszcz, teraz już nie czas myśleć o rzeczach doczesnych. Myśl tylko o pojednaniu się z Bogiem i przebłaganiu go za tak rozpaczny postępek. Przyznaję, że rozpacz mną powodowała, odpowie Bazylii. I wymówił jeszcze kilka wyrazów, z których wnosić można było, iż nie wyspowiada się, jeżeli kiteria nie wyświadczy mu żądanej łaski. Mówił, że to jedynie doda mu dość siły do zebrania myśli i do ukorzenia się przed Bogiem. Co słysząc, Don Kiszot rzekł głośno, że żądanie Bazylego jest słusznym i rozsądnym i tym łatwiejszym do zaspokojenia, że dla gamasza nie mniej będzie zaszczytu pojąć kiterię jako wdowę po tak uczciwym człowieku, jak gdyby ją brał z rąk ojca samego. I nie można mu tego odmawiać, dodał, ani robić w tym trudności. Gdyż małżeńskie łoże bazylego i grób to już teraz jedno. Gamasz, widząc i słysząc to wszystko, tak był zakłopotany, że nie wiedział, co rzec lub począć. Przyjaciele Bazylego tak usilnie go prosili, aby pozwolił Kiterii podać rękę umierającemu towarzyszowi, chociażby tylko dla zbawienia duszy jego, tak na niego nalegali, iż wzruszyli go i oświadczył, że jeżeli Kiteria zechce to uczynić, on nic przeciw temu mieć nie będzie. Poszli więc wszyscy do Kiterii i łzami, słowami, błaganiami wzruszyć ją usiłowali. Przekonywając ją, że takim postępkiem wcale sobie nie ubliży i że powinna nawet uczynić tę łaskę człowiekowi, który jedną zaledwie z nią chwilą cieszyć się będzie. Ale Kiteria osłupiała i jakby bez czucia, milczeniem tylko dawała poznać, że albo nie chce odpowiadać, albo też nie wie, co począć. I może by słowa z niej nie dobyto, gdyby proboszcz jej nie powiedział że powinna coś postanowić, gdyż nie ma czasu do stracenia, bo Bazylemu śmierć już osiadła na ustach. Wtedy biedna dziewczyna, cała drżąca, zbliżyła się powoli do Bazylego, który oczy już miał zamglone i zaledwie oddychał, a ustami szeptał ciągle imię Kiterii. Wszyscy się bali, żeby nie skonał w rozpaczy. Kiteria nareszcie tuż przed nim stanąwszy, pochyliła się i prosiła go o rękę, ale gestem tylko, jak gdyby mówić siły nie miała. Bazyli otworzył oczy i zwracając je mdławo na Kiterię — O Kiterio! — wyjąknął. — Kiedyż ci przyszła? Kiedy mi już niepotrzebna i kiedy wiesz, że to już ostatnia chwila życia mego i że tylko przez jeden moment cieszyć się mogę, żeś moją żoną i zaraz do grobu zstąpić muszę. Przynajmniej błagam cię, nie czyń mi tego, aby się uwolnić od natręctwa tych, co się proszą. I żądając mojej ręki, a ofiarując mi swoją, nie zwódź mnie ten raz jeszcze. Mów jako nieprzymuszona i powiedz mi szczerze, że mnie przyjmujesz za małżonka, jakaśmy to sobie poprzysięgli wzajemnie, bo byłoby to niegodnym, gdybyś w tak smutnej chwili. Jeszcze obłudną była dla mnie Gdym ja zawsze był dla ciebie wierny i szczery Mówił tak ciężko i tak cicho Że wszyscy czekali tylko za każdym słowem Rychło skończy Kiteria, chcąc ulgę przynieść Bazylemu Wzięła go za rękę i rzekła Nic nie jest w stanie przymusić mnie, Bazyli Dobrowolnie więc podaję ci rękę I przyjmuję, jeżeli ją równie szczerze podajesz i jeżeli masz dość przytomności, abyś wiedział, co czynisz. Tak jest, szczerze ci ją podaję, odpowiedział Bazyli. I z umysłem tak przytomnym i zdrowym, jak kiedykolwiek Bóg mi go udzielił, z całym serca za małżonkę cię przyjmuję. I ja, rzekła kiteria, za małżonka cię biorę, umieraj więc w pokoju. Coś mi się widzi, odezwał się Sancho, że ten młodzik za wiele mówi na tak ciężko ranionego. Powinniby mu dać pokój, żeby pomyślał o zbawieniu duszy, bo u kogo śmierć za kołnierzem, to nie ma czasu do stracenia. Roboszcz tymczasem, chcąc dać pociechę biednemu Bazylemu, zbliżył się do niego, gdy jeszcze trzymał rękę Kiterii i rozczulony tak smutnym widokiem, ze łzami w oczach, błogosławił ten ich związek, śląc modły do Boga, aby łaskawie przyjął duszę Nowożeńca. Ale Bazyli, skoro tylko otrzymał błogosławieństwo ślubne, jakby cudem zerwał się na nogi i w tejże chwili wyciągnął z ciała przeszywającą go szpadę. Wszyscy widzowie osłupieli na widok tak zdumiewający. A byli i tacy prostaczkowie, co zaczęli wołać: cud, cud! Ale Bazyli. Silnym głosem zawołał. Nie cud, ale zręczność i dowcip. Proboszcz, jeszcze bardziej od innych zdziwiony, obydwie ręce położył mu na ranie, a dobrze obmacawszy, przekonał się, że szpada bynajmniej nie przeszyła ciała, ale przeszła przez rurkę blaszaną, tak sztucznie urządzoną, jak to sam później opowiedział, że wpuszczona w nią krew zsiąść się nie mogła. Słowem. Proboszcz, Gamasz i jego przyjaciele poznali, że zadrwiono z nich. Co do nowo zamężnej, nie okazywała wcale gniewu. Przeciwnie, słysząc mówiących, że małżeństwo jest podstępne i nie może być ważne, oświadczyła, iż jest gotowa je potwierdzić, co naprowadziło wszystkich na myśl, że podstęp wspólnie z Bazylim ułożyli. Gamasz i jego przyjaciele. W taką złość wpadli, że chcieli natychmiast pomścić się i, chwytając za szpady, uderzyli na Bazylego, za którym w mgnieniu oka mnóstwo szpad zaświeciło. Don Kiszot, widząc taki tumult, dosiadł poczciwego rumaka, wziął włócznie w rękę, zasłonił się tarczą i wpadł między dwa obozy, drogę sobie torując. Kiedy tymczasem Sancho, zawsze śmiertelnie brzydząc się z wadami, Usunął się chyłkiem na bok ku garnkom, nie wątpiąc, że każdy dla tego schronienia równe jemu mieć będzie poszanowanie. Stójcie, panowie! Stójcie! wołał don Kiszot. Nie ma co mścić się za podstępy miłosne. Bo miłość i wojna to wszystko jedno. A że w wojnie wolno używać podejść i zdrady, rywale przeto mogą ich także używać w miłosnych zapasach. Byle stąd nic złego na ukochaną osobę nie spłynęło. Kiterio, Bóg już tak chciał, Gamasz jest bogaty, znajdzie sobie żon ile zechce. Bazylemu zaś, któremu fortuna przebierać nie pozwoliła, niesłuszną byłoby rzeczą wydzierać małżonkę. Tym więcej, że nikt rozłączać nie powinien tego, co pan Bóg sam złączył. A pierwszemu co by się na to ważył, oświadczam wprzód, że musi mi z ręki wydrzeć te włócznie. I to mówiąc, zaczął nią tak strasznie i silnie potrząsać, że wielki strach przejął wszystkich, co na niego patrzyli. Złość Gamasza przeszła nagle w pogardę dla Kiterii. Chciał już tylko o niej zapomnieć. Dzięki usilności proboszcza, człowieka bardzo roztropnego, i on, i wszyscy jego przyjaciele, dali się jakoś uspokoić i szpady do pochew pokładli, ganiąc daleko więcej lekkomyślność Kiterii niż sztuczkę Bazylego. Rozmyśliwszy się dobrze, Gamasz uznał, że kiedy Kiteria kochała Bazylego, będąc panną, mogłaby go także kochać, będąc za mężem, że zatem niewielkie to nieszczęście, iż mężem jej nie został. Pocieszył się zupełnie i na pokazanie, że nie chowa w sercu żadnej urazy, oświadczył, iż cała uroczystość i zabawa odbędzie się, jak odbyć się miała. Ale Bazyli, Kiteria i ich przyjaciele odeszli do domu nowożeńca, który mimo swego ubóstwa nie mniejszym ucieszył się tam szczęściem i radował się serdecznie, iż gamasz, choć tak bogaty, nie ma więcej od niego przyjaciół. Zaprosili z sobą i don Kiszota, w którym widzieli człowieka poważnego i zacnego, a który, nie wahając się, poszedł za stronnictwem Bazylego. A żeby nie skłamać, wyznać musimy, że Sancho z wielkim bólem serca szedł za panem. Nie mógł ukoić rozpaczy po stracie wielkiego bankietu gamasza, który tak był wspaniały, że aż do późnej nocy się przeciągnął. Jechał smutny i zamyślony na swoim burym, patrząc mu nieruchomie między oba uszy i ani słowa nie mówiąc. A chociaż nie mógł być głodny, bo spałaszował całą swoją szumowinę, niezmierna obfitość wszakże tego wszystkiego, co za sobą zostawił, stała mu ciągle przed oczami i wzdychał sobie od czasu do czasu, puściwszy cugle buremu, który wesoło biegł śladem rosynanta. Rozdział piąty. opisuje wielką i niesłychaną przygodę w jaskini Montesino, z której waleczny Don Quixote wyszedł szczęśliwie. Nowożeńcy, wdzięczni Don Quixotowi, że ich wziął pod opiekę, podejmowali go w domu swoim z uprzejmością i poszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogli. Dowcipny Bazylii nazywał go cydem z powodu jego waleczności, pochlebiał mu zręcznie. Wychwalając wspaniałą postawę, wymowę i rycerskie obejście. Poczciwy Sancho podreperował się tam przez trzy dni, które zabawili, a że miał wszystkiego po uszy, więc i dobry humor mu wrócił. Bazyli opowiedział im dopiero, że kiteria nic nie wiedziała o jego podstępie i że ukartował go jedynie z przyjaciółmi, w nadziei, iż mu się powiedzie po tylu niewątpliwych oznakach przyjaźni, jakie otrzymywał od kiterii. Don Kiszot mówił, że nie należy nazywać oszukaństwem tego, co do chwalebniejszych celów dąży, a małżeństwo jest takim celem dla kochanków. Tłumaczył, że kochankom wszystko jest wolno, skoro tylko są pewni serca swych kochanek. Bo wydrzeć je tym, których nie kochają, jest to ochronić je od gwałtu. Wystawiał wszakże, że miłość lubuje się najwięcej w spokoju i uciechach. Największym przeto jej wrogiem jest potrzeba ciągłe wyradzająca niepokoje. — Mówię to — dodał — umyślnie dla nauki pana Bazylego, żeby pamiętał, iż czas już porzucić te igraszki zręczności, w których tak celuje, a które prócz czczej sławy nic mu zgoła nie przyniosą, żeby teraz zająć się pracą i zapewnić pięknej i dobrej żonie, która dla niego wielkie bogactwa porzuciła — Byt spokojny i szczęśliwy. Bazyli, mój bracie, mówił dalej. Któryś z wielkich mędrców, nie pamiętam który, powiedział, że jedna tylko kobieta w świecie jest dobra, a każdemu mężowi swą żonę za tę jedynie uważać radził, zaręczając, że to najpewniejszy środek uprzyjemnienia sobie życia. Co do mnie, nie jestem dotąd żonaty i ochota mi jeszcze nie przyszła. Umiałbym wszakże każdemu poradzić, gdyby tego żądał, jak ma żonę sobie wybierać. Przede wszystkim radziłbym mu patrzeć na jej dobrą sławę, nie zaś na majątek, bo kobieta cnotliwa nabiera dobrego imienia nie dlatego, że nią jest, ale i dlatego, że się taką okazuje. I najmniejsze wyskoki. Najdrobniejsze uchybienia kobiety przed światem więcej jej czynią krzywdy, niż najgorsze zło, które by tajemnie popełniała. Biorąc dobrą kobietę, łatwo ją w dobrym utrzymać, a nawet jeszcze lepszą zrobić. Ale kto dostanie złą, ten wiele zażyje biedy, nim ją poprawi, bo to bardzo trudno jedną ostateczność zamienić na drugą, a w rzeczach tej natury to może i niepodobna. Sancho słysząc tę mowę pana, mruczał sobie pod nosem: — Jak ja co takiego mówię, to pan mnie zawsze przedrwiwa, żem powinien wykierować się na kaznodzieje i pójść kazać po świecie. A ja powiadam, że jak on tylko zacznie prawić mądrości i traktować radami, to by wystarczył za dziesięciu, za pięćdziesięciu nawet kaznodziejów. O czym tylko chcesz, o wszystkim ci będzie bajał. Co to u diabła błędnemu rycerzowi do takich rzeczy się mieszać? On wszystko wie. Jakem poczciw, zrazu myślałem, że on się zna tylko na swoim rycerstwie. No Ale do stu piorunów. Widzę, że on się zna na wszystkim, z której chcesz beczki. On ci zaraz utoczy. Don Kiszot posłyszał, że Giermek jego coś mamrocze. Zapytał go więc. Co ty tam mruczysz pod nosem, Sancho? Co tam mamroczesz? Ja nic nie mówię, odpowie Sancho, ani nie mruczę na nikogo. Powiadam tylko, że szkoda, że ja przed ożenieniem nie wiedziałem o tym wszystkim, co pan powiada. A teraz, to może bym tylko powiedział, wiarz mnieś wolę, to ciągnij, a oblizuj się kiedy chcesz, a ty ośle swobodnyś, to się tarzaj po trawie i używaj, kiedy możesz. Alboż to twoja żona taka zła, rzeczy Don Kiszot. Nie takać ona zła. Odpowie Sancho. Ale też i nie taka dobra, jakby mi się zdała. To bardzo brzydko, Sancho, Rzecze Don Kiszot, że tak źle mówisz o swojej żonie, bo bądź co bądź, to przecie ona matka twych dzieci. Alboż to ja nie jej ojciec, odpowie Sancho, a przynajmniej tyle, co trzeba, na to młożył. No, no, Dajcie wy mnie pokój, panie, niceśmy z nią sobie niewinni i ona nie mówi o mnie lepiej, jak jej się jaka chimera uczepi, a zwłaszcza jak jej się zazdrość skąd weźmie, samemu by diabłu wtedy za skórę zalazła. Po trzech dniach takiego bankietowania u nowożeńców, Don Kiszot, zniecierpliwiony już życiem miękkim i bezczynnym, prosił bakałaża o przewodnika, co by go doprowadził do jaskini Montesino do której koniecznie sam chciał wejść i przekonać się naocznie o cudach, jakie o niej rozpowiadają. Bakałasz obiecał mu dać jednego ze swych krewnych, mówiąc, że to chłopiec bardzo sprytny i rozkochany w księgach rycerskich, że go z całego serca doprowadzi do samego wejścia jaskini, pokaże mu źródła Ruidera, tak słynne na całą Hiszpanię. Posłano zaraz po tego chłopca i przyjechał natychmiast na ciężkiej klaczy. Sancho przyprowadził Rosynanta, wyładował dobrze sakwy i pożegnawszy się z gospodarzem i gośćmi, ruszyli drogą do jaskini Montesino. Jadąc, Don Kiszot pytał się przewodnika, jaki jest jego stan i powołanie. Z powołania jestem retorykiem, odpowiedział, i poświęcam się pisaniu książek dla przyjemności i pożytku publicznego. Mam właśnie w tej chwili jedną, już gotową, pod tytułem Księga ksiąg. Z siedmiuset przeszło figurami kolorowanymi Z dewizami i cyframi do nich Żeby kawalerowie dworscy nie potrzebowali się trudzić Wyszukiwaniem dewiz stosownych do życzenia Kiedy będą mieli stawać w karuzelu Lub innym igrzysku Przewidziałem wszystko, czego żądać można w tym względzie Mam jeszcze i drugą książkę, już gotową Której chcę dać tytuł Metamorfozy, czyli Ovidius Hiszpański Myśl tej książki jest śliczna i zupełnie nowa, bo na wzór Ovidiusza, łącząc historię z baśniami, wykazuje w niej zabawnie, czym to były dawniej Giralda z Sewilli, Anioł Magdaleny, Kanał Wecinguera z Kordoby, co to są byki z Gisando, Sierra Morena, Fontanny Legamitos, tudzież Lawapis Madryckie. Nie przypomniałem tam o niczym wszędzie pełno metafor i alegorii zabawnych i nauczających razem. Mam i trzecią jeszcze książkę gotową, której daję napis Dopełnienie Polidora Wirgiliusza, w której mówię o początku wszelkich rzeczy. Jest to dzieło niezmiernie pracowite i z wielką erudycją napisane, bo objaśnia w nim wszystko, co tylko ważnego pominął Polidor. Jak na przykład nic on nie wspomina, kto pierwszy użył frykcji do leczenia choroby francuskiej. Ja to wszystko wykazuje jasno, opierając się na powadze dwustu pięćdziesięciu przeszło autorów, po większej części współczesnych. Widzisz pan przeto, jak ta praca musi być ciekawa i użyteczna. Proszę pana, przerwie Sancho. Czybyś też pan, co tak wszystko wiesz, nie powiedział mi? Kto to pierwszy na świecie podrapał się w głowę? Bo ja myślę, że to musiał być Adam, nasz pierwszy ojciec. Niewątpliwie, odpowiedział przewodnik, bo Adam miał głowę i włosy i zdaje się, że jako pierwszy człowiek, pierwszy musiał poczuć świeżbienie. I ja tak myślę, rzekł Sancho, ale proszę pana, kto też pierwszy był złodziejem? Doprawdy, mój bracie, rzecze bakałasz. — W tej chwili nie umiem ci na to odpowiedzieć. Muszę wprzód poszukać. Jak tylko wrócę do domu, zaraz przejrzę swoje księgi i nie omieszkam cię w tym względzie oświecić za pierwszym naszym widzeniem, bo mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie. — Ech, proszę pana, — rzecze Sancho, — może lepiej nie zadawajcie sobie tego trudu, gdyż ja to już wiem. Już cić! Pierwszy pokazał się z łodzi Noe, kiedy wyszedł z arki, boć ta arka, kiedy po wodzie pływała, to nie mogła być niczym innym, tylko wielką łodzią. Masz słuszność, bratku, odpowiedział bakałasz. Sancho, rzecze Don Kiszot, to pytanie i ta odpowiedź to nie twoje. Musiałeś je gdzieś słyszeć. O mój Boże, rzecze Sancho, proszę pana, żebym też takie jeszcze rzeczy miał podsłuchiwać. Na dwa dni mam ich zapas, jeżeli Pan chce, ale po takie głupstwa człowiek do sąsiada chodzić nie potrzebuje. Dobrze je nazywasz, Sancho, odpowie Kiszot. Pełno jednak ludzi na świecie z wielkim trudem i mozołem doszukuje się rzeczy, które ani przyjemności, ani pożytku nie przynoszą. Cały dzień zszedł naszym podróżnym na takich farsach. Na noc zajechali do jakiegoś folwarku, skąd miało być już tylko dwie milki do jaskini Montesino. Jak powiadał uczony przewodnik, który zarazem radził Don Quixotowi, ażeby się zaopatrzył w porządny zapas powrozów, jeżeli się do samego dna tej jaskini chce dostać. Pamiętaj, że o tym Sancho, bo ja muszę być na samym dnie, chociażby ono antypodów sięgało. Sancho nakupił przeszło trzysta sążni powrozów. Na zajutrz, około godziny drugiej po południu, dojechali do miejsca jaskini, której otwór, jakkolwiek szeroki, tak jest cierniami i krzakami zarosły, iż go prawie nie widać. Jak tylko przybyli, Don Kiszot zsiadł zaraz z konia, a towarzysze jego z osłów i natychmiast zabrali się do przewiązywania go powrozem. Nim go spuścili, Sancho tak się odezwał do pana. Zanim, panie, w to piekło pójdziecie, pomyślcie przecież dobrze, co robicie. Kto to wie, czy wam tam żywcem zagrzebać się nie przyjdzie? Nie ze sto razy widziałem w życiu, jak w studnie spuszczano butelki z winem dla ochłodzenia, a żadna stamtąd bez szwanku nie wracała. I co wam za ciekawość, łazić w tę dziurę, która może dna nie ma? Przywiązuj tylko, przywiązuj, odpowiedział Don Kiszot. To właśnie przygoda dla mnie. Panie, odezwał się zarazem przewodnik. Przyjrzyj się pan pilnie wszystkiemu, co się w tej jaskini znajduje. Może się tam znajdzie niejedna rzecz, którą by warto w moich metamorfozach zamieścić. Don Kiszot, widząc się dobrze w półprzewiązanym, rzekł. Szkoda, żeśmy nie wzięli dzwoneczka ze sobą, ażebym wam mógł dać znać w razie potrzeby. Ale nie ma rady. Spuszczam się na los szczęścia. Ono mnie poprowadzi. Padł na kolana i pomodliwszy się krótko i cicho, a wzywając pomocy niebios w tak niebezpiecznym przedsięwzięciu, powstał i rzekł głośno. O królowo wszystkich czynów moich i najtajniejszych myśli moich, dostojna i niezrównana Dulcineo Stobozo, jeżeli modły twojego rycerza dochodzą do ciebie, zaklinam cię na tę piękność, którą mnie zachwyciłaś, nie odmawiaj mi opieki i łaski swojej w chwili, kiedy jej tak bardzo potrzebuję. Zanurzam się i rzucam w tę przepaść, wiedziony jedynie rządzą dokonania czynu godnego Twej wielkości i okazania światu całemu, że dla tych, którym Ty łask swoich udzielasz, nie ma nic niepodobnego. Dokończywszy tego wezwania, zbliżył się na kraj jaskini. A widząc, iż tak jest zarośnięta, że wejść niepodobna, wziął miecz w rękę i zaczął ścinać krzaki i ciernie. Za czwartym lub piątym zamachem miecza wypadło z tych zarośli takie mnóstwo kruków, kawek i nietoperzy, i z taką rzuciły się gwałtownością, że go na wznak przewróciły. Gdyby był równie zabobonnym, jak był dobrym chrześcijaninem i prawym rycerzem, to by był zapewne to zjawisko, za złą poczytał wróżbę i zaniechał zamiaru. Ale on powstał z niezachwianym męstwem i widząc, że nie ma już więcej ptaków, spuścił się w głąb przy pomocy przewodnika i Sanczy, którzy powróz po trochu popuszczali. Sancho, widząc go w otchłani tonącego, dał mu swe błogosławieństwo, krzyżem świętym po tysiąc razy go żegnając. Niech cię Bóg prowadzi, mówił i najświętsza Panna Paryska i święta Trójca Gaeteńska. O ty kwiecie, zaszczycie i ozdoby rycerzy błędnych! Idź z Bogiem, o ty wcielona odwaga całego świata, co masz ramię żelazne a serce stalowe. Niech ci Pan Bóg przewodniczy i powróci cię nam zdrowego i całego na wszystkich członkach. I niech ci dozwoli raz jeszcze oglądać światło słoneczne, które bez przyczyny porzucasz, ażeby się zagrzebać w tych ciemnościach. Kiedy i Sancho, i przewodnik takie zanosili modły, Don Kiszot spuszczał się coraz głębiej, wołając, ażeby sznur więcej opuszczali. Kiedy już całe sto sążni wysnuli i głosu już więcej nie słyszeli, postanowili go wyciągnąć na powrót. Czekali jednakże jeszcze z pół godzinki, i dopiero sznur ciągnąć zaczęli. Ale tak im to szło lekko, iż byli pewni, że Don Kiszot spaść musiał na dno przepaści. Sancho już prawie o tym nie wątpił. Płakał rzewnymi łzami i ciągnął sznur jak najspieszniej, ażeby się o prawdzie przekonać. Wyciągnąwszy nareszcie kilkadziesiąt sążni, uczuli większy ciężar, czym się niezmiernie uradowali. A Sancho spojrzawszy w dół, wyraźnie dojrzał Don Kiszota, i przemówił doń. A witajże nam, panie! Myśleliśmy, żeś tam już został na zastaw. Ale don Kiszot wcale nie odpowiadał. I gdy go do samej góry dociągnęli, zobaczyli, że miał oczy zamknięte, jak gdyby spał. Rozwiązali go i na ziemi rozciągnęli, a on się wcale nie obudził. Nareszcie tak go przewracali i potrząsali nim, że się cokolwiek ocknął. Przyszedł do siebie i zaczął przecierać oczy i wyciągać się, jak gdyby go z głębokiego snu zbudzono. Obejrzawszy się na wszystkie strony, jak obłąkany, przemówił. O, jakże wielką wyrządziliście mi krzywdę! Pozbawiliście mnie życia najrozkoszniejszego, widoku najczarowniejszego! Teraz dopiero poznaję, że rozkosze tego życia przemijają jak sny! O, nieszczęsny Montesino! O durandart niec raniony, o nieszczęsna Belerma, o opłakana Gładiana i wysmutne smutne córy Ruidera, co obfitością wód waszych wskazujecie, ile łez piękne oczy wasze wylały. Przewodnik i Sancho, zdziwieni tymi wyrazami, które Don Kiszot mówił głosem żałosnym, jakby go boleść najcięższa dręczyła, błagali go, aby im wytłumaczył ich znaczenie. I opowiedział, co widział w tym piekle. Nie nazywajcie tego miejsca piekłem, rzecze Don Kiszot. Takie miano mu ubliża i wcale nie przystoi, o czym się sami zaraz przekonacie. Ale dajcie mi przede wszystkim co zjeść, bo jak żyje, podobno tak mi się jeść nie chciało. Sancho nakrył mu prędko na trawie, to jest, rozciągnął kawałek deski, którą przewodnik kładł sobie na siodło, i dobył. Co tylko miał w sakwach. Wszyscy trzej zasiedli i zajadali z wielkim apetytem, bo cały dzień nic w ustach nie mieli. Po skończonej biesiadzie, Don Kiszot rzekł: Nie wstawajcie, moje dzieci, lecz posłuchajcie uważnie tego, co wam opowiem. Rozdział szósty opisuje godne podziwu rzeczy. Które nieustraszony Don Quixote miał widzieć w głębiach jaskini Montesino. Godzina była blisko czwarta po południu, a słońce z gęstych chmur słabe zaledwie rzucało promienie, przejmując ciepłem miłą w tym miejscu świeżość powietrza. Dlatego to Don Quixote wolał tu pozostać i tak zaczął szanownym swym słuchaczom opowiadać o niesłychanych cudach jaskini Montesinosa. Na dwanaście lub piętnaście sążni ponad dnem tej jaskini widać na prawo wielką czeluść, do której światło dochodzi jedynie przez dziury i szczeliny, długim szeregiem ciągnące się tam od samej powierzchni ziemi. Miałem aż nadto czasu przypatrzeć się tej jamie, bo z nudów, zawieszony na tym sznurze, nie mając celu przed sobą, wszedłem tam, chcąc trochę odpocząć. Wtedy to wołałem na Was, ażebyście nie popuszczali sznura, aż sam zażądam, ale musieliście mnie nie dosłyszeć, bo ciągle sznur spuszczaliście, a ja zbierałem go wkoło siebie i tak ogromny krąg jego nazbierałem, żem sobie na nim wygodnie usiadł i rozmyślałem, jak ja się tu teraz do dna dostanę, kiedy mnie nikt nie trzyma. I zdrzemnąłem się nieco w tym zamyśleniu. A w chwilę później, sam nie wiem jakim sposobem, znajdowałem się już na najcudniejszej, jaką wyobrazić sobie można, łące. Sto razy oczy przecierałem, bojąc się, czy to nie sen, i czy oczy mnie nie zwodzą. Macałem się po głowie i po całym ciele, czy to naprawdę ja tam jestem, czy też duch jaki na moje miejsce położony. W tej chwili. Ujrzałem przepyszny pałac kryształowy, z którego wyszedł starzec, sędziwy, i prosto do mnie kroki skierował. Miał na sobie płaszcz ogromny, a po ziemi się wlokący, a na plecach kaptur zielony atłasowy, jakby doktorski, na głowie rodzaj beretu, a brodę długą zapas. Broni żadnej nie nosił. Tylko w ręku trzymał różaniec z ziarnkami tak wielkimi jak orzechy i jaja strusie na patrach. Powaga, słodycz i wzięcie się miłe starca przejęły mnie czcią jakąś dla niego, a zdziwiłem się jeszcze bardziej, gdy zbliżywszy się do mnie, zaczął całować czule i tak przemówił. Od bardzo dawna już. Waleczny rycerzu, Don Kiszocie zmanczy, oczekiwaliśmy na ciebie niecierpliwie, my wszyscy tu zaklęci, abyś światu wyjawił cuda zawarte w jaskini Montesina. Pójdź za mną, znamienity rycerzu, pokazać ci muszę cudowne skarby tego przezroczystego pałacu, którego jestem gubernatorem, bo to ja jestem ów Montesino, od którego jaskinia wzięła nazwisko. Jak mi to powiedział. Zaraz go się zapytałem, czy to prawda, co tu mówią, że on nożem wyprół serce i wnętrzności wielkiemu swemu przyjacielowi, Durandartowi, i poniósł je do Belerma, o co prosił tamten umierając. Odpowiedział mi, że wszystko prawda najzupełniejsza, tylko że użył do tego nie noża, lecz sztyletu doskonale wyostrzonego i tak jak lancet cieniutkiego. Musiał to być taki sztylet, odezwał się Sancho, jaki miał Ramon de Josez de Seville. Nie wiem, odpowiedział Don Kiszot, ale nie zdaje mi się, bo ten Ramon jest nam współczesny, a owa historia wydarzyła się w epoce batalii pod Roncevalem. Macie słuszność, mości rycerzu, rzecze przewodnik. I proszę was, opowiadajcie dalej te historie. O, z największą chęcią odpowie don Kiszot. Jakem tedy wszedł do pałacu, Montesin poprowadził mnie do sali alabastrowej, chłodnej niezmiernie. Stał tam na środku grobowiec marmurowy na którym leżał rycerz, nie z brązu ani z marmuru, ale z kości i ciała, jak każdy inny. Prawą rękę, bardzo obrosłą i żylastą, miał wspartą koło serca. Gdy mu się pilnie przypatruje, Montesino rzecze. Oto mój przyjaciel, Durandart, kwiat i zwierciadło dzielnych i zakochanych rycerzy swojego czasu. Merlin, ów słynny czarownik francuski, którego nazywają synem czarta, a którego ja uważam za mędrszego od samego czarta, trzyma go tu w zaklęciu razem ze mną i mnóstwem innych mężczyzn i kobiet. A dlaczego i jak nas zaczarował, tego nikt nie wie. Sam to nam ma powiedzieć kiedyś, a jak mi się zdaje, stanie się to nie za długo. Najbardziej to mnie zadziwia, iż pewien jestem, że Durandart wyzionął ducha w moich objęciach i że jak tylko skonał, ja mu własnymi rękoma serce wyprułem, które ważyło przeszło dwa funty. Jaka to musiała być odwaga jego, kiedy naturaliści powiadają, że wielkość serca jest niezawodną oznaką odwagi. Więc jak powiadam, umarł, i jakże to być może. Ażeby tu teraz często wzdychał, jak gdyby żywy. Kiedy Montesino skończył mówić, nieszczęsny Durandart zawołał. O drogi mój krewniaku Montesinie, ostatnia prośba moja do ciebie była, ażebyś mi serce wypruł zaraz po śmierci i poniósł je w podarunku ode mnie pięknej rebonie. Montesino natychmiast przykląkł i ze łzami w oczach odpowiedział. Mości Durandarcie, najdroższy mój krewniaku, dopełniłem wszystkiego, coś mi polecił, w nieszczęsny dzień swej śmierci. Wyprułem ci serce, ani kruszyny nie zostawiwszy, obtarłem je zaraz chustką kolorową i natychmiast pojechałem do Francji, oddawszy ci ostatnią posługę, w czasie której tyle łez wylałem, iż obmyłem sobie nimi ręce, całe krwią zbroczone. Posypałem ci serce solą, ażeby się nie zepsuło, bo by go nie można wtedy wręczyć pani Belermie, którą mądry Merlin trzyma tu w zaklęciu od lat wielu, tak jako i ciebie, najdroższy bracie i przyjacielu, i mnie, Gładianę, twego Giermka i damę Ruidere, z siedmiu córkami i dwiema krewnymi, i wiele jeszcze innych osób przyjaznych ci i znajomych. A chociaż pięćset już lat przeszło, jak tu siedzimy, nikt z nas nie umarł. I nie brak tu nikogo, prócz Ruidery z siedmiu córkami i dwiema krewnymi, których łzy tak wzruszyły Merlina, że zamienił je w tyleż krynic. A lud, mieszkający tam na górze w Manczy, nazywa je krynicami Ruidery, których siedem należy do króla hiszpańskiego, a dwie do zakonu świętego Jana. Gładiana, giernek twój, który także bezustannie łzy ronił nad twoim nieszczęściem, zamieniony został w rzekę tegoż nazwiska. Kiedy płynąć zaczął po ziemi i spostrzegł po słońcu innego nieba, że się od ciebie oddala, tak się tym zmartwił, że schował się w wnętrzności ziemi, ale że nie może przełamać biegu przyrodzonego sobie... Wychodzi więc czasami na wierzch i ukazuje się miejscami oczom ludzkim. Krynice, o których wspomniałem, równie jak i wiele innych źródeł, łączą swe wody z jego wodami i w wielkiej okazałości odprowadzają aż do Portugalii. Ale gdzie bądź się obróci, zawsze jest smutny i posępny. Ryb nawet w swe łono nie przyjmuje, bojąc się uczynić co bądź słusznemu smutkowi swemu nieodpowiedniego. Często ci już opowiadałem, drogi bracie, to, co ci teraz mówię. Nigdy mi nic nie odpowiedziałeś. Sądzę przeto, że mi nie wierzysz, i martwię się tym niezmiernie. W tej chwili mam ci coś donieść, co zmniejszy twe przykrości i zapewne ulgę ci przyniesie. A mianowicie że masz tu przed sobą tego rycerza, o którym mądry Merlin tyle cudów przepowiadał. Tego wielkiego, słynnego Don Kiszota z Manczy, co nie tylko wskrzesił błędne rycerstwo, ale mu jeszcze więcej blasku nadał, a w którym my pokładamy nadzieję, że nas z tego zaklęcia uwolni, bo wielkie dzieła dla wielkich ludzi zachowane. A jak nie Odpowiedział Durandart cichym i bolejącym głosem. A jak nie, mój drogi krewniaku, to trzeba być cierpliwym. Rzekłszy to, przewrócił się na drugi bok i ani słowa już nie powiedział. W tej chwili doszły do moich uszu straszliwe jęki, na które gdym głowy obrócił, zobaczyłem przez kryształowe mury pałacu procesję prześlicznych dziewic, całych z ognia. Z białymi wstążkami na głowach. Za nimi szła bardzo piękna dama. Widać starsza od nich. Ubrana była czarno, a welon miała biały tak długi, że się wlókł aż po ziemi, i turban dwa razy większy od tamtych. Miała wielkie brwi, nos nieco spłaszczony, usta wydatne z bladymi wargami, ale zęby prześlicznej białości, chociaż nierównymi. Trzymała w ręce na rozwiniętej serwecie serce, zabalsamowane zapewne, tak było suche i zwiędłe. Montesino powiedział mi, że te wszystkie dziewice należą do orszaku Durandarta i Belermy, że ta, co serce niosła, jest sama Belerma, która cztery razy na tydzień takie procesje odprawia, śpiewając hymny smętne nad ciałem i sercem nieszczęśliwego krewniaka. Powiedział mi też, że jeżeli Belerma nie wydała mi się tak piękna, jak o niej głoszą, to dlatego, że cierpi niezmiernie nad tym swoim zaklęciem i stąd traci cerę i blask swojej urody. Ale gdyby nie to, to wielka Dulcinea Stobozo, tak słynna w świecie, z trudnością walczyć by musiała o pierwszeństwo z nią. Dosyć tego mości Montesino, odpowiedziałem mu. Daj pokój porównaniom. One wszystkie do niczego nie prowadzą. Belerma ma swoją piękność, a nieporównana Dulcinea swoją i nikomu nie ustępuje. Przepraszam cię, mości rycerzu, odparł Montesino. Wyznaję, żem za daleko śmiałość posunął. A znając sławę tej nieporównanej damy i twoją, mości rycerzu... Nie powinienem jej był porównywać, jak tylko z niebem lub nią samą. Ta pokora Montesina ułagodziła mój gniew. — Dali pan dziwno mi, — rzeczy Sancho, — żeście mu jeszcze do oczu w panie nie skoczyli i żeber nie połamali. Widać, że na tamtym świecie zrobiliście się bardzo cierpliwi. Ja bym mu był hultajowi, jednego włoska w brodzie nie zostawił. — O! — Któż to widział, Sancho? odpowiedział don Kiszot. Trzeba zawsze szanować wiek sędziwy, zwłaszcza w rycerzach zaczarowanych. Ale jak to być może, proszę pana, zapyta przewodnik, żeście tam tyle rzeczy widzieli, mówili, kiedy tak krótko byliście? A jakże dawno zstąpiłem do jaskini? zapyta don Kiszot. A będzie teraz z pięć kwadransów? odpowie Sancho. Cóż to, ty żartujesz sobie ze mnie, rzecze don Kiszot. Ależ, mój bracie, jak to być może, kiedy ja tam widziałem trzy wschody i zachody słońca? Pan mój może mieć słuszność, odpowie Sancho, ponieważ jemu wszystko przez czary się dzieje. To, co dla nas było godziną, jemu mogło się wydać trzema dobami. Prawda i to, odpowie don Kiszot. A czy jadłeś pan co przez ten cały czas? zapyta przewodnik. Nic a nic i wcale mi się nie chciało. A ci zaklęci, czy jedzą? zapyta przewodnik. Ani jedzą, ani piją, ani nie robią nic takiego, co inni robią. Paznokcie jedynie, włosy i brody rosnąć im nie przestają. I czy nie śpią także, proszę pana? rzecze Sancho. Także, odpowiedział Don Kiszot. Przynajmniej przez te trzy doby, jak tam byłem, ani jeden oka nie zmrużył. Prawda, rzekł Sancho. Przysłowie mówi, z jakim przestajesz, takim się sam stajesz. Chodzisz pan do zaklętych, co nie jedzą ani piją, cóż więc dziwnego, że sam także nie jesz ani pijesz? Ale wiecie, panie, z przeproszeniem waszym niech mnie kaci wezmą, jeżeli znajdzie się taki głupiec, co by temu wszystkiemu uwierzył, coście teraz nagadali. A to dlaczego? Zapyta zdziwiony przewodnik. Albo to jegomość pan Kiszot umie kłamać? A choćby i tak było, czyżby miał czas zmyślić tyle kłamstw? Ja nie mówię, ażeby pan mój kłamał, odpowie Sancho. A kiedy tego nie mówisz, to cóż myślisz? Zapyta Don Kiszot. Ja myślę, panie, odpowie Sancho, że ten mądry Merlin i owi czarownicy, co w zaklęciu trzymają całą gromadę ludzi, o których pan rozpowiadasz, musieli panu przez czary wpakować w głowę to wszystko, coś nam opowiadał i co jeszcze masz opowiedzieć. Przysiągłbym na to, że tak jest. Nic by w tym nie było dziwnego, mój przyjacielu, odpowie Don Kiszot. Ale to nieprawda, bo ja wszystko na własne oczy widziałem i słyszałem na własne uszy. A co na to powiesz, Sancho, że pomiędzy tysiącem rzeczy, które mi pokazywał Montesino, a które później opowiem, pokazał mi także trzy chłopki tańczące i wyskakujące na trawie, a ja w nich poznałem Ne i trzy jej towarzyszki, z którymi wtedy rozmawialiśmy? Pytałem się go, czy je zna? Powiedział, że nie, bo tu tak pełno rozmaitych księżniczek od wieku siedzi w zaklęciu i coraz nowe przybywają, że ich znać wszystkich niepodobna. Sancho ledwie nie skonał ze śmiechu, słysząc mówiącego to Don Kiszota, bo wiedział dobrze, co trzymać o Dulcynei, której sam był czarownikiem i nie wątpiąc już teraz, że jego panu całkiem się w głowie przewróciło. Mój najdroższy panie, rzekł do niego. Po nieszczęście chodziliście na tamten świat i na wasze nieszczęście spotkaliście się z tym jegomością Montesinem, bo on wam całkiem w głowie popsuł. Tu na naszym świecie mieliście rozum zdrowy, jak pan Bóg przykazał. Mieliście takie mądre zdania na każde zawołanie i dobre rady dla każdego, kto ich chciał. A teraz bajecie najokropniejsze głupstwa na świecie. Znam cię dobrze, Sancho, odpowie Don Kiszot. Sam głupstwa pleciesz, a ja o nie nie dbam. Jakem poczciw, ja także nie dbam o wasze, rzecze Sancho. Możecie mnie wybić i zabić, jak wam się podoba. A ja zawsze to będę mówił, bo trzeba, ażebyście się poprawili. Bo proszę pana, tylko bez gniewu, po czymże to poznaliście panią Dulcyneę? Coście jej mówili i co ona wam odpowiedziała? Poznałem ją, rzecze Don Kishot, bo była tak samo ubrana jak wówczas. Mówiłem do niej, ale mi nic nie odpowiedziała, tylko odwróciła się tyłem i uciekła tak prędko, że ją zaraz z oczu straciłem. Chciałem biec za nią, lecz Montesino mi nie dał, mówiąc, że to na nic się nie przydało i że już czas Abym wracał na ten świat. Obiecał mi donieść, jak tylko odczarowany zostanie, razem ze swymi towarzyszami. Ale najbardziej mnie zmartwiło to, że kiedy rozmawiałem z Montesinem, jedna z towarzyszek dulcynei zbliżyła się do mnie i ze łzami w oczach po cichu mi mówiła: Dulcynea Tobozo, moja pani, całuję ręce Waszej dostojności, i o zdrowie Wasze pyta. Że zaś wielkiej znajduje się potrzebie, błaga was o pożyczenie dwunastu realów na tę spódnicę perkalikową i daje wam słowo, że nie za długo ją z zastawu wykupi. Zdziwiłem się niezmiernie i pytałem Montesina: Czy to podobna, ażeby tak znakomite księżniczki, tak wielkiej, znajdowały się tu potrzebie? Wierzaj mi, mości rycerzu, odpowiedział, że potrzeba wszędzie się przeciska. Wszędzie dosięga, na wszystkich ludzi godzi i zaklętym nawet nie przepuszcza. Pani Dulcinea musi być w wielkiej potrzebie, kiedy przysyła cię prosić o dwanaście realów. Zresztą zastaw dobry, ręczę ci. Nie odmawiaj. Nie wezmę zastawu, rzekłem mu, a dwunastu realów dać nie mogę, bo mam tylko cztery, któreś mi użyczył, Sancho, na ubogich. Dałem je więc posłance i prosiłem, ażeby oświadczyła swej pani, iż jestem niezmiernie zmartwiony jej przykrym położeniem i że dopóty się nie uspokoję, dopóki nie będę miał szczęścia widzieć się z nią i mówić, oraz że upraszam ją o tę łaskę, gdyż wie, jaką szaloną pałam ku niej miłością. Kazałem jej nadto oświadczyć, że jak książę Mantui poprzysiągł, że dopóty chleba pożywać nie będzie, dopóki nie pomści śmierci kuzyna swego Baldwina, tak i ja poprzysięgam nie spocząć dopóty i po wszystkich częściach świata biegać, choćby ich tysiąc było, dopóki nie znajdę sposobu na odczarowanie jej dostojności. Słusznie się to należy od was, mojej pani odpowiedziała posłanka. A potem, zabrawszy cztery reale, zamiast się ukłonić, dała susa w powietrze na kilkanaście stóp wysoko i znikła. Ach, najświętsza Mario, zawołał Sancho, załamując ręce. Czy to podobna, ażeby czary i czarowniki tak ze szczętem popsuły głowę najtęższą w manczy? O mój panie, mój najdroższy panie. Upamiętaj, że się i przestań raz dużyć się takimi głupstwami. Wiem ja, mój dobry Sancho, że to przywiązanie do mnie takie ci słowa dyktuje rzekł Don Kiszot. Nie masz doświadczenia w rzeczach tego świata i dlatego za niepodobne uważasz to, co tylko jest trudne do zrobienia. Ale przyjdzie czas, mówię ci, że ci opowiem takie dziwy, które tam widziałem że o niczym wątpić nie będziesz. Rozdział siódmy, w którym przedstawia się czytelnikowi tysiąc niedorzeczności, równie śmiesznych jak potrzebnych do zrozumienia tej prawdziwej historii. Tłumacz cyda Hameda Benengelego powiada, że doszedłszy do rozdziału o jaskini Montesina, na marginesie rękopisu znalazł ręką samego autora wypisane następujące wyrazy Trudno mi wierzyć, aby wypadki poniżej opisane wydarzyły się istotnie wielkiemu Don Kiszotowi tak jak on je opisuje A to z tej przyczyny, że wszystkie, które dotąd widzieliśmy były możliwe i prawdopodobne Zdarzenia zaś w jaskini Montesina nie mają żadnego pozoru prawdopodobieństwa sprzeciwiają się zupełnie zdrowemu rozsądkowi i rażą nadzwyczajnością nie mogę wszakże przypuszczać aby don kiszot rycerz najzacniejszy i najszlachetniejszy mógł się dopuścić kłamstwa opowiada on tę przygodę tak drobiazgowo że niepodobna jej nie wierzyć zastanowiwszy się zwłaszcza że w tak krótkim czasie nie mógłby tylu głupstw wymyślić bądź co bądź, zamieściłem ją tu, ani jej popierając, ani zbijając i pozostawiam czytelnikowi dowolny sąd w tym względzie. Uprzedzam go tylko, iż powiadają, jakoby Don Kiszot, umierając, wyznał, iż wymyślił ją dla dokładniejszego naśladowania tego, co w księgach rycerskich wyczytał. Przewodnik zdziwił się niezmiernie z uchwalstwem Sancza. A jeszcze bardziej cierpliwością jego pana. I tłumaczył go tym tylko, że radość z oglądania ubóstwianej damy tak mu serce zmiękczyła, iż znosił jak baranek zuchwalstwa, za które Sancho na sto kijów przynajmniej zasługiwał. Co do mnie, mości rycerzu, mówił do don Kiszota, dzień dzisiejszy uważam dla siebie za bardzo szczęśliwy, gdyż miałem zaszczyt poznać w nim Waszą dostojność. Przyniósł on mi i inne korzyści, które wielką dla mnie mają cenę. Dowiedziałem się cudownych rzeczy o jaskini Montesino, o metamorfozie Guadiany i córek Ruidery, które przyniosą niemałą ozdobę mojemu owidiuszowi hiszpańskiemu. Wielce się cieszę, odpowiedział Don Quixote. — iż mogłem się przyczynić do objaśnienia panu rzeczy tak ważnych. Ale powiedz mi pan, proszę, Komu dedykować będziesz te dzieła, jeżeli tylko potrafisz uzyskać przywilej na ich drukowanie, o czym, prawdę powiedziawszy, trochę powątpiewam. Alboż to mało jest wielkich i znakomitych panów w Hiszpanii? Rzecze przewodnik. Nie tak wielu, jak myślisz, odpowie Don Kiszot. Bo większa ich część nie chce przyjmować dedykacji. Ażeby nie być w obowiązku wynagradzania pracy i grzeczności autorów. Znam jednak pewnego księcia, który przewyższa w uprzejmości i szczodrobliwości wszystkich innych panów. Ale potem o tym. Teraz pomyślmy o noclegu. Jest tu gdzieś blisko, rzecze młody bakałasz, chatka pustelnika, który dawniej był podobno żołnierzem. Jest to bardzo zacny człowiek, a tak miłosierny, że własnym kosztem kazał wybudować domek przy swojej pustelni dla podróżnych i gości, których tam podejmuje całym sercem. — A ma on spiżarnię, ten poczciwy pustelnik? — zapytał Sancho. — Mało który pustelnik nie ma teraz zapasów — odpowiedział Kiszot. — Bo to ci dzisiejsi nie tacy. Jak owi w Tebaidzie, co się liśćmi palmowymi okrywali, a żyli korzonkami tylko. Nie mówię, ażeby i ci nie byli dobrymi chrześcijanami, jak tamci, ale teraz nie odprawiają tak surowych pokut, jak dawniej. Słowem, wszyscy oni są dobrzy, a chociażby i nie byli. To samotne ich życie każe o nich dobrze sądzić bo hipokryta który chce udawać człowieka dobrego często nie tyle jest winnym co jawno grzesznik chlubiący się ze swoich występków Kiedy tak rozmawiali zbliżył się do nich idący naprzeciwko jakiś człowiek który z pośpiechem gnał przed sobą muła obładowanego włóczniami i halabardami Zrównawszy się z nimi Pozdrowił ich i przeszedł mimo, ale Don Kiszot zawołał na niego. Stójno, przyjacielu. Zdaje mi się, że nie masz potrzeby tak poganiać biednego muła. Nie mogę się zatrzymywać, odpowie podróżny, bo ta broń, którą widzicie, potrzebna jest na jutro. Muszę się więc spieszyć. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, po co tę broń wiozę, to ja dziś nocować będę w gospodzie za pustelnią. "Jeżeli przypadkiem i wam droga tamtędy, to mnie tam zastaniecie i cuda wam opowiem. Bywajcie zdrowi, panie, i do widzenia! Mówiąc to, tak śpiesznie pognał muła, że don Kiszot nie zdążył go się o więcej spytać, ale że był zawsze ciekawy rzeczy nowych, a szczególnie takich, co zakrawały na jakąś przygodę, postanowił więc zaraz, że pojadą na noc do tej gospody i w pustelni nie staną." Wsiedli przeto na koń i o zmierzchu dojechali do pustelni, gdzie przewodnik radził wypocząć. Sancho skierował burego w tę stronę, a Don Kiszot pojechał za nim. Ale jakby na złość Sanczowi, pustelnika w domu nie było. Zastali tylko jego towarzysza, którego nasz poczciwy Giermek zapytał, czy by tu nie dostał napić się czego, co bądźby to kosztowało. Odpowiedziano mu, że ojciec pustelnik. Nie ma wcale wina, ale jeżeli chcą wody, mogą jej dostać ile się podoba, i nic za nią nie zapłacą. Żebym chciał wody, odpowie Sancho, to miałem dość źródeł po drodze. Ach! zawołał z głębokim westchnieniem. Wesele Gamasza, gościnność Don Diego, jakież to piękne rzeczy! Ileż ja razy w życiu tęsknię wspominać was będę. Widząc, że nie ma co robić w tej pustelni, ruszyli drogą ku gospodzie i jadąc, spotkali młodego chłopca idącego sobie swobodnie ze szpadą na ramieniu i węzełkiem z manatkami. Miał on na koszuli kaftan aksamitny, trochę wytarty, a na nogach pończochy jedwabne i buciki z safianu wschodniego. Gdy do niego podeszli bliżej, spostrzegli, że nie ma więcej nad lat osiemnaście że jest sobie chłopczyną wesołym i grackim, a nudy pochodu rozrywa sobie piosneczką. Na wojenkę idę, ale klnę co siły, diabłu bym ją oddał, gdyby grosze były. Gdzie to tak dążysz, mój mały? Zapytał Don Kiszot. Jakoś mi strasznie leciutko jesteś ubrany. To tak z potrzeby, panie, odpowie. Bo gorąco, a idę na wojnę. Że gorąco? To prawda, ale dlaczegoż mówisz, że z potrzeby? Mam w węzełku, panie, odpowie chłopiec, parę spodni aksamitnych, takich samych jak ten kaftan, ale nie chcę ich szarzać w drodze, bo jakbym przyszedł do miasta, to by nie było się w czym dobrze pokazać. A pieniędzy nie mam na drugie, dlatego maszeruję sobie tak, bo mi gorąco, dopóki nie dojdę do półku, który stoi o dziesięć mil stąd a do którego myślę się zaciągnąć. Wolę służyć królowi, niż mieć za pana jakiego gołego szlachcica. A czy byłeś już w służbie przy jakim dworze? Zapytał przewodnik. I czy ci się poszczęściło? Gdybym był, odpowie chłopiec, u jakiego granda Hiszpanii, albo u jakiego zacnego pana, to pewno by mi się było poszczęściło. I miałbym dziś niezawodnie jakie porucznikostwo i żył sobie wygodnie. Ale służyłem zawsze u chłystków, którzy płacą tak małą pensję, że połowa idzie na pranie. I cudem byłoby, ażeby paś wyszedł na co od takich panów. Powiedzże mi, moje dziecko, rzecze don Kiszot, czyż podobna, ażebyś od czasu, jak zdatny jesteś do usług, prócz tych spodni, nie wysłużył sobie żadnego ubrania? Służyłem u dwóch panów, odpowiedział chłopiec. Ale jak ukończyli interesu u dworu, odebrali mi zaraz liberię, wróciwszy zaś do domu, sprawili ją tylko przez próżność i ażeby udawać wielkich panów. A to niegodne, rzecze Don Kiszot. W każdym razie bardzoś dobrze zrobił, żeś porzucił służbę dworską i zaciągasz się do wojska, bo nie masz nic w świecie uczciwszego i pożyteczniejszego, jak służyć naprzód Bogu, a potem królowi swojemu, zwłaszcza też zbrojnie. Bogactwa się tam niekoniecznie zbiera, ale za to człowiek nabywa sławy i honoru daleko więcej niż w zawodzie uczonym, czego już nieraz dowiodłem. Nauki więcej zapewne domów wsławiły niż oręż, ale oręż ma w sobie coś szlachetniejszego i piękniejszego, co imieniu nadaje więcej blasku. Pamiętaj sobie dobrze, co ci teraz powiem. Może ci się to kiedyś przyda i na pociechę posłuży. Owóż wtedy powiem ci, że trzeba być zawsze gotowym na wszelkie wypadki, zawsze śmiałe stawiać czoło wszelkim przeciwnościom, z których najsmutniejszą wydaje się śmierć, gdy się kto ze złego punktu na to zapatruje. Ale kto umiera dobrze, ten nie powinien narzekać. Śmierć chwalebna jest największym szczęściem na Ziemi. Pytano raz Cezara, jaką śmierć uważa za najpożądańszą. Te, która najnaglej przychodzi i której się najmniej spodziewa, odpowiedział. I odpowiedział bardzo dobrze, chociaż to był poganin i nie znał prawdziwego Boga. Bo człowiek zacny powinien być zawsze dalekim od bojaźni śmierci. Alboż to nie wszystko jedno zginąć od kuli armatniej w pierwszej lepszej bitwie, albo od miny w powietrzu. I na łóżku śmierć znajdzie. Zawsze trzeba umierać. Słusznie mówi któryś ze starożytnych, że żołnierz poległy na polu bitwy, daleko lepiej wygląda niż żołnierz uciekający. Oto zawsze idzie, żeby ściśle dopełniać swego obowiązku. Nie uchylać się od posłuszeństwa i karności. I przestrzegam cię, moje dziecko, iż daleko piękniej jest, kiedy od żołnierza zalatuje proch, niż wykwintne wonności, i że choćbyś na starość był cały pokiereszowany i pokaleczony, będziesz miał w zysku sławę i honor. A te chlubne znamiona uchronią cię zawsze od wzgardy, jaką wzbudza nędza, i od samej nędzy nawet bo zaczynają już pracować nad urządzeniem mieszkań i utrzymaniem dla starych i rannych żołnierzy. Śliczna to rzecz, bo nie godzi się z tymi zacnymi weteranami postępować tak, jak postępują nikczemni maurowie, trzymając ich w służbie do puty, póki zgrzybiałość niezdatnymi ich do niczego nie uczyni, a potem, wypędzając na Bożą wolę i w nagrodę tylu usług, głodną im śmierć gotując. Na ten raz więcej ci nie powiem. Ale bardzo mi miło będzie, jeżeli zechcesz usiąść ze mną na konia i dojechać do gospody, gdzie razem zjemy wieczerze, a jutro ruszysz w dalszą drogę, w której życzę ci tyle szczęścia, na ile zasługujesz. Paś bardzo grzecznie wymawiał się od przyjęcia miejsca za siodłem, ale chętnie przyjął wieczerze. W czasie tej rozmowy Don Kiszota powiadają, że Sancho w wielkim zdumieniu mówił sam do siebie. Przysięgam Bogu, że już teraz nic nie rozumiem. Jakże u diabła człowiek, co takie piękne rzeczy prawi, może nas zdurzyć, że widział takie dziwy niepodobne do wiary w jaskini Montesina? Ja już teraz zupełnie głupieję i nie wiem co myśleć. Chyba, że w tym cielsku są dwie dusze: jedna głupia, a druga mądra. Pod wieczór zajechali do gospodarza. Sancho, prócz wielkiej uciechy, że już tam przybyli, miał i tę jeszcze, że pan ją wziął za to, czym była istotnie, a nie za zamek żaden, jak to zwykle czynił. Na samym zaraz wejściu, don Kiszot pytał się gospodarza o owego człowieka z włóczniami i halabardami. A gdy mu odpowiedział, że jest w stajni, gdzie muła pilnuje, wszyscy zsiedli z siodeł i wierzchowce tam zaprowadzili. Rozdział ósmy. Jako stoku oślego wielka wyrosła przygoda, co wyprawiał pokazywacz marionetek i jak cudowne wróżby małpa czyniła. Don Kiszot tak niecierpliwie pragnął dowiedzieć się owych cudów, któremu transportujący broń opowiedzieć przyrzekł, że poszedł zaraz do niego i wezwał do spełnienia obietnicy. O, proszę pana, odpowiedział podróżny. To się tak łatwo nie da wypowiedzieć. Dużo to o tym gadać, trzeba na to czasu. Pozwólcie mi tylko koło muła oporządzić, a jak się załatwię, to wam te cuda opowiem. Ano, to dobrze. To się zwijaj, odpowiedział Don Kiszot. Ja ci sam pomogę. I wziął się zaraz do przesiewania jęczmienia i czyszczenia żłobu. A tą pokorną uprzejmością tak sobie zjednał podróżnego, że ten niebawem wyszedł ze stajni, usiadł na studni i, mając za słuchaczów Don Kiszota, Sanche, przewodnika, pazia i gospodarza, tak rzecz swoją zaczął. Otóż wtedy wiedzieć wam trzeba, panie, iż w jednej wsi o pięć mil stąd, sędziemu tamecznemu, przed niedawnym czasem, zaginął osioł jak powiadają, przez niedbalstwo, a raczej złośliwość sługi. Na próżno się biedził i szukał go wszędzie, lecz w żaden sposób znaleźć nie mógł. We dwa tygodnie może potem, gdy sędzia przechadzał się po rynku, inny urzędnik tameczny zbliżył się do niego i rzekł – Co mi dacie, kumie, jak wam powiem, gdzie wasz osioł? – Dam wam, co chcecie, kumie, ale mi powiedzcie, co wiecie o nim i gdzie jest. Widziałem go dziś z rana, powie pierwszy, między górami, bez kulbaki i uzdy, wychudzonego jak szczapa, że aż litość bierze patrzeć. Chciałem go przygnać do was, ale tak zdziczał, że gdy się do niego zbliżyłem, zaczął ligać i uciekł w góry. Jeżeli chcecie, to pójdziemy razem poszukać go. Zapędzę tylko moje bydle do Stajni i zaraz wracam do was. Bardzo wam będę obowiązany, odpowiedział sędzia. I daj Boże odwdzięczyć. Tak słowo w słowo opowiadają to zdarzenie ci, co je dobrze znają. Poszli tedy oba w góry na to miejsce, gdzie rano był osioł. Ale go tam nie znaleźli, pomimo wszelkich wokoło poszukiwań. Zmordowawszy się nareszcie, próżnym szukaniem rzecze ten, co widział, osła: Mój kumie, przyszedł mi do głowy niezawodny sposób wynalezienia twojego kłapoucha. Choćby się skrył pod ziemię. Umiem ja ryczeć doskonale. I jeżeli tylko i wy umiecie, to niezawodnie zaraz go znajdziemy. Czy ja umiem? odpowie sędzia. A to dobre. I tak doskonale, że nikomu nie ustąpię. Samym osłom nawet. A to wybornie odpowie tamten. Rozejdźmy się tedy jeden w jedną, a drugi w drugą stronę góry. Wy zaczniecie ryczeć od czasu do czasu, a ja wam zacznę odrykiwać. I chyba by się sam diabeł w tę sprawę wplątał, gdyby się osioł ważnie odezwał, jeżeli tu gdzie jest. Nauczciwość uczciwość, kumie, rzecze sędzia. Śliczny pomysł i zaprawdę godzien twego rozumu. Rozeszli się zaraz i tak się przytrafiło, że idąc obydwa razem zaryczeli. A obydwa tak doskonale, że każdy z nich myślał, że osioł się znalazł i biegł w stronę, skąd ryk pochodził. Aż się nos w nos spotkali i wielce zadziwili. Czyż to nie mój osioł ryczał kumie? zapytał sędzia. A nie kumie, odpowie tamten, to ja ryczałem. Wy, na tomu sędzia, czyż to podobna? Przyznaję wam teraz, że istotnie nie ma różnicy między Wami a osłem, a przynajmniej co do beku. Jak żyje, nic podobnego nie słyszałem. Żartujecie sobie, kumie, ze mnie. Wam to się należą te pochwały, powiedział drugi. Bez pochlebstwa. Najlepszym mistrzom moglibyście dawać nauki. Macie głos mocny, oddech wytrzymujecie długo i doskonale udajecie. Słowem ja się poddaję i wszędzie rozgłaszać będę, że lepszy z was osioł niż ja, a nawet niż wszystkie osły razem. Dajcie pokój tym pochwałom ku mnie, sędzia. Nie mam ja tak dobrego mniemania o sobie, jak wy we mnie wmawiacie ale po waszych pochwałach więcej się szacować będę niż w przódy. Zaprawdę, mój kumie, rzeczę drugi, wiele zdolności ginie w świecie, bo się nimi posłużyć nie umieją. No nie wiem, na co się zdać może ta zdolność, której teraz obydwa daliśmy dowody. Chyba jedynie na taki sam wypadek, jak i ten. A daj Boże, żeby i tu szczęśliwie posłużyła. Nagadawszy sobie tyle grzeczności, rozeszli się znów, i zaczęli szukać osła, porykując od czasu do czasu. Ale raz w raz się mylili i ciągle do siebie biegali, myśląc zawsze, że osioł im się odzywa. Nareszcie, żeby już koniec temu położyć, umówili się, iż każdy będzie ryczał po dwa razy i tym sposobem się poznają. Obeszli całą górę w luteńko, ciągle rycząc, a ciągle nadaremno. Osioł ani razu się nie odezwał. Ale jakże się miał odezwać biedaczysko, kiedy znaleźli go nieżywego w najskrytszym zakątku lasu i na wpół już przez wilków zjedzonego? Dziwiłem się, rzekł jego właściciel, patrząc nań, że nam biedak nie odpowiada, a niezawodnie byłby nam odpowiedział, gdyby tylko słyszał nas ryczących. Chyba by nie był osłem. Poniosłem stratę, to prawda, kumie. Ale pocieszam się rozkoszą, jakiej doznałem, słysząc was ryczących. No to chwała Bogu, kumie, odpowie drugi, ale zaprawdę, że jeżeli proboszcz dobrze śpiewa, to i wikaremu nie brak. Wrócili do wsi niezmiernie znużeni i zachrypnięci, i rozpowiadali wszystkim, jak osła szukali, wychwalając się wzajem pod niebiosa z doskonałego ryczenia. Niezadługo powiastka o tym rozeszła się na całą okolicę. A diabeł, co nigdy nie śpi i z lada bzdurstwa burdy wykluwa, tak się doskonale zawinął, że mieszkańcy okolicznych wiosek, jak tylko spotkali kogo z naszych, zaraz mu w nos beczeli, drwiąc sobie z naszych panów sędziów. Poszło to tak, aż do dzieci, jak gdyby się wszyscy diabli z piekła w to wmieszali. Z wioski do wioski rozpowiadano sobie powiastkę i mieszkańcy naszej wsi Znani są teraz w okolicy, jak czarni, między białymi. Przyszło do takiej zawziętości, że z tych szyderstw nieraz się wszczynały zwady i bijatyki. Jutro albo pojutrze wszyscy nasi wybierają się pójść na sąsiadów z drugiej wsi o dwie mile, którzy nam najbardziej dogryzają. Dla większej pewności i bezpieczeństwa, ja oto zakupiłem te włócznie i halabardy, coście widzieli. Macie tedy te dziwy. Co wam miał opowiedzieć. Więcej wam nie powiem, bo nic nie wiem. Tak zakończył swoje opowiadanie wieśniak. A w tej chwili właśnie wszedł do gospody człowiek ubrany w łososiowy kaftan, takież spodnie i kamasze, i rzekł do gospodarza: Panie gospodarzu, czy możecie mi zaraz dać próżną izbę? Mam tu z sobą małpę, która zgaduje i obraz oswobodzenia Melisandry. Jak to Rzeczy gospodarz. Toć to wy, majstrze Piotrze, wybornie! Dopieroż to będziemy bawili się dziś wieczorem. Witajcież mi, witajcie! Gdzież ta małpa i ten obraz, że ich nie widzę? Niedaleczko, odpowie przybyły. Tylko ja naprzód przyszedłem się dowiedzieć, czy będzie je gdzie pomieścić. Oho, odmówiłbym księciu Alby, a majstra Piotra pomieścił, odrzecze gospodarz. Jest tu dosyć ludzi, co za widzenie dobrze zapłacą. Dobrze, dobrze, odpowie majster Piotr. A ja taniej pokażę dla dobrej kompanii, na małym przestając, byle koszta opędzić. No, idę teraz po wózek i zaraz wracam. Zapomniałem powiedzieć, że ten majster Piotr miał na lewym oku wielki plaster z zielonej materii, zakrywający mu pół twarzy co dowodziło, że z tej strony musiał jakiś szwank ponieść. Don Kiszot zapytał gospodarza, co to za jeden ten majster Piotr i co znaczy ta jego małpa i ten obraz. Jest to, odpowiedział gospodarz, nieoszacowany pokazywacz marionetek, który od niedawna jeździ w tych stronach i pokazuje obraz Melisandry, własną ręką Don Gajferosa malowany. Nic piękniejszego tu jeszcze nie widziano. Ma także małpę tresowaną. Jak się jej pytać o co, słucha pilnie, potem wskakuje panu na ramię i do ucha szepce mu odpowiedź na pytanie, a majster Piotr powtarza ją wszystkim. Gada więcej o tych rzeczach, co się już stały, niż o tym, co ma być, a chociaż nie zawsze trafi dobrze, bardzo rzadko omyli się. I z tego powodu wiele ludzi sądzi, że to musi być wcielenie diabła. Za każde pytanie płaci się dwa reale, jeżeli małpa odpowie, rozumie się, albo raczej jeżeli majster Piotr odpowie za nią, jak mu szepnie do ucha. I tyle majster Piotr zbiera, że uchodzi za bardzo bogatego. A przy tym jest to człowiek niezmiernie miły i dobry. Gada za sześciu, pije za dwunastu, żyje sobie jak pan, a to wszystko ze swego przemysłu. W tej chwili przybył majster Piotr z wózkiem i małpą, która była bardzo wielka, bez ogona, z pośladkiem gęsto obrosłym i bardzo zabawna. Jak ją tylko obaczył, don Kiszot chciwy przygód zaraz jej zapytał: Piękna moja wróżko, cóż mi powiesz o moim losie? Oto masz dwa reale. Majster Piotr odpowiadając za małpę, rzekł. To zwierzę, panie, przyszłości nie przepowiada. Mówi tylko o przeszłości i trochę o teraźniejszości. He, zjadła stoka duków, zawołał Sancho. Niech mnie diabli porwą, jeżelibym dał szpilkę za to, żeby mi kto gadał, co mi się już przytrafiło. A któż to lepiej wie, aniżeli ja sam? Musiałbym być dopiero głupim, żebym płacił pieniądze za naukę tego, co sam najlepiej umiem. Ale kiedy ona taka mądra, to niechże mi powie ta pani małpa, co teraz robi moja żona Teresa Pansa. A oto zaraz dwa reale. Majster Piotr oświadczył, że nie bierze pieniędzy z góry i że trzeba czekać na odpowiedź małpy. Palcem wskazał na ramię, małpa wskoczyła i zbliżywszy mu pysk do ucha, zaczęła szczękami ruszać drobniuchno, jak gdyby mu coś szeptała i w jedną zdrowaśkę zeskoczyła na ziemię. Majster Piotr w tej chwili rzucił się na kolana przed Don Kiszotem i całując go w udo, zawołał z wielką radością. Całuję to udo, jakbym całował kolumny Herkulesa. O wielki wskrzesicielu dawnego rycerstwa błędnego, o znamienity i słynny rycerzu Don Kiszocie Zmanczy, podporo słabych, ochrono uciśnionych, Ociechos strapionych opiekunie i orędowniku wszystkich nieszczęśliwych. Don Kiszot zdumiał się, sancho z przestrachu zdrętwiał, przewodnik i paś osłupieli. Słowem, wszyscy obecnie strasznie się zdziwili, słysząc tak mówiącego majstra Piotra. A on, zwracając się do sanczy, rzekł: I ty poczciwy Sancho Pansa, najlepszy giermku, najlepszego z rycerzy. Ciesz się, że masz najlepszą żonę w świecie. Twoja Teresa w tej chwili wszędzie tak pracowicie, że obok niej stoi garnek u góry otłuszczony z dwoma kwartami wina dla orzeźwienia się przy pracy. Do stu katów. wierzę bardzo, rzecze Sanczu. Moja Teresa, porządna kobieta, co się zowie, i gospodarna jak rzadko. I gdyby nie była tylko zazdrosna, nie zamieniłbym jej za olbrzymkę Andandonę, którą mój pan tak chwali, że była dobrą gospodynią. Oho, nie umrze ona z głodu ani pragnienia, choćby się jej spadkobiercy powściekali. Zaprawdę, przerwie Don Quixote. Słusznie to mówią, że podróżowaniem i czytaniem człowiek się dużo uczy. Któż by teraz uwierzył, że są małpy... Co zgadywać umieją. Co do mnie? Nigdy nie dałbym wiary, gdybym na własne oczy nie widział. Panowie, ja jestem istotnie ten sam, Don Kiszot zmęczy jak powiedziało to zwierzę, wyjąwszy może, że tyle jeszcze zasług nie mam, ile mi przyznano. Ale w każdym razie dziękuję Bogu, że mi dał serce dobre i gotową chęć służenia wszystkim. Gdybym miał pieniądze odezwał się Paś. Poprosiłbym małpy, żeby mi przepowiedziała, co się ze mną stanie. Panie, rzecze majster Piotr, już powiedziałem, że moja małpa przyszłości nie przepowiada, a gdyby to umiała i pieniędzy by nie trzeba. Obecność i przyjaźń dostojnego Don Kiszota tak wysoko cenię, że dla wszystkich pokażę obraz darmo, bez żadnej zapłaty, bo radbym okazać temu rycerzowi... Że cały jestem na jego usługi. Gospodarz uradowany wyznaczył zaraz miejsce na widowisko i zajęto się przygotowaniami. Kiedy majster uwija się około urządzenia obrazu, don Kiszot z Sanczem długą miał rozprawę nad dziwną zdolnością tej cudownej małpy. Zapewniał go, iż po długim rozmyśle doszedł do niezawodnego przekonania, jako ta małpa działa za sprawą złego ducha któremu właściciel jej duszę swoją zaprzedał dla podłego zysku. Dlatego to ona mówi o przeszłości i teraźniejszości, bo diabeł o przyszłości nic nie wie, a jedna tylko astrologia czytać w niej umie. W tej chwili przyszedł majster Piotr, oświadczając, że wszystko gotowe i czeka na Don Kiszota. Rycerz nasz wszakże nie poszedł zaraz. Tylko żądał od majstra Piotra, żeby się jeszcze małpy zapytał o pewne rzeczy, które mu się wydarzyły w jaskini Montesina. Po zwykłej ceremonii małpa szepnęła żądaną odpowiedź do ucha panu, a ten ją tak objawił Don Kiszotowi. Ność rycerzu, małpa powiada, że część rzeczy, które widziałeś w jaskini jest prawdopodobna, a druga część wątpliwa że tyle tylko odpowiedzieć umie na to pytanie i że jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć, to w przyszły piątek odpowiadać będzie na wszelkie zapytania. W tej chwili zdolność zgadywania opuściła ją zupełnie. A co? Czym nie mówił panie, że te awantury nie mogą być prawdziwe? Oho, ledwo połowa prawdy. Później się o tym dowiemy, rzecze Don kiszot Czas wszystko na świecie wykrywa, ale dość tego. Chodźmy teraz obejrzeć obraz majstra Piotra. Pewno tam będzie coś nowego i dobrego. Jak to coś? Zawoła majster Piotr. Tysiąc rzeczy. Wierzaj mi, mości rycerzu, mówię ci to po przyjacielsku. I bodajem tak na swoim rzemiośle nigdy grosza nie zarobił, że to najpiękniejszy i najciekawszy obraz w całej Europie. Ale sam zobaczysz. Chodźmy tylko prędko, bo już późno. A mamy wiele do mówienia i pokazywania. I poszli wszyscy do izby, w której stał obraz oświetlonym mnóstwem maleńkich świeczek. Majster Piotr schował się w tył, bo on to poruszał figurki, a na przodzie stał chłopczyk z laseczką w ręku, który tłumaczył ich ruchy i znaczenie. Cała kompania zasiadła i grać zaczęto. Rozdział 9 w którym opisane jest przedstawienie marionetek i wiele innych nader ciekawych rzeczy. Obecni w uroczystym milczeniu spoglądali na obraz. Ogromny hałas trąb i cymbałów i kilkakrotny wystrzał z armaty zapowiedziały widowisko. Chłopczyk, służący za tłumacza, podniósłszy głos, rzecze: Panowie, oto widzicie przedstawienie zebrane z francuskich kronik i romansów hiszpańskich, nader prawdziwej historii, znają świat cały. Zobaczymy naprzód zwolnienie Melisandry przez Gajferosa, jej męża z mauretańskiej niewoli z miasta Sansuegi dziś zwanego Saragossą. Patrzcie więc pilnie, jak niewierny don Gajferos zagrał się w warcaby i wedle słów pieśni zapomniał o Melisandrze. Hugando esta a las tablas don gaiferos, queja de Melisandra esta olvidado. Osoba, którą tu widzicie, wyższa od innych, z koroną na głowie, berłem w ręku, przedstawia wielkiego Carlomana Cesarza, domniemanego ojca pięknej Melisandry. Widzicie, jak monarcha ten, widząc niedbalstwo zięcia, zbliża się i mnogie mu czyni wyrzuty. Uważajcie, panowie, jak groźny jest gniew jego. Zdaje się, że ma zamiar roztrzaskać głowę Zięciowi uderzeniem berła. Wielu autorów utrzymuje, że cesarz, ukazawszy Gajferowi błędy jego i zaniedbanie uwięzionej przez Maurów żony, dał mu wreszcie kilka silnych kułaków. Uważajcie, jak cesarz, udzieliwszy pełnymi rękami przestrug Zięciowi, patrzy nań dumnie przez ramię. Widzicie Gajferosa? Uniesiony obelgą, wyrządzoną przez teścia, odpycha gniewnie szachownicę, przy której grał z damami i rozkazuje, aby mu przyniesiono zbroję. Teraz znów prosi krewnego swego, Rolanda, o jego dzielną szpadę Durandale. Roland odmawia, bo sam chce towarzyszyć mu w wyprawie. Lecz don Gajferos rzecze, że sam jeden wystarczy do uwolnienia żony chociażby nawet o 150 mil za antypodami była patrzcie, teraz chodzi, aby przywdziać zbroję i puścić się w drogę panowie, raczcie następnie zwrócić uwagę na wieżę która wam się przedstawia to jedna z baszt strzegących zamku Saragosy, znana pod imieniem Aliaferii a ta dama na balkonie w mauretańskim stroju to nieporównana Melisandra ona z tego miejsca lubi poglądać na drogę ku Francji wiodącą, pocieszając się wspomnieniami męża i dobrego miasta Paryża. Teraz, teraz, panowie, rzecz cudowna postrzegać się dzieje. Widzicie tego maura, który, trzymając palec na ustach, zbliża się skrycie, staje cicho przy Melisandrze i dotyka jej ramienia, ona odwraca głowę, a zuchwalec całuje ją w usta. Ach, panowie! Uważajcie tylko, jak znieważona piękność rękawami od koszuli z rozpaczą obciera sobie usta, jak narzeka żałośnie. I znów cała we łzach wyrywa piękne blond włosy, jakby je karać chciała za zuchwalstwo natręta. Teraz, czy widzicie tamtego Maura, co surowy, milczący stoi na wierzchu galerii? To Marsil Król Sanswegi widział pocałunek młodego Maura i bez względu, że ten był jego krewnym i ulubieńcem, rozkazuje strzelcom swojej gwardii, aby, oprowadziwszy go po ulicach, dali mu dwieście bykowców na publicznym placu. Patrzcie, strzelcy wychodzą wykonać wyrok natychmiast, bo u Maurów instrukcja sprawy ani apelacja nie ma miejsca. To nie tak jak u nas. Hola, hola, przyjacielu, przerwał Don Kiszot. Zostaw uwagi na potem, a opowiadaj rzecz po prostu. Inaczej zgubimy wątek historii. Malcze, zawoła majster Piotr ze swego ukrycia. Nie baw się bajaniem niepotrzebnych rzeczy i mów po prostu, jak ci ten pan rozkazuje. Oto znów, rzecze dalej chłopiec, zjawia się na koniu okryty płaszczem szerokim z kapturem Don Gajferos. Melisandra, uspokojona po ukaraniu zakochanego Maura, odzywa się z wierzy do Gajferosa, mniemając, że to jest jakiś wędrowny cudzoziemiec. Rozmawiają z sobą podług ścisłych prawideł romansu. Rycerzu? Jeżeli do Francji jedziesz, zażądaj widzenia się z don Gajferosem. No, nie będę wam powtarzał całej rozmowy, bo mógłbym znudzić słuchaczów. Dosyć, że wreszcie Gajferos poznać się daje, a Melisandra uradowana spuszcza się z balkonu, ażeby usiąść za siodłem małżonka. Ale nieszczęście prześladuje zawsze dobrych ludzi. Melisandra zaczepia się spódnicą o kratę krużganku. Patrzcie, jak wisi w powietrzu. Niestety, któż ją wesprze w tak ciężkiej potrzebie? Ale przekonacie się, Panowie, że niebo nie opuszcza nas w nagłym wypadku. Oto Don Gaiferos zbliża się i nie zważając, że rozdziera bogatą spódnicę, ściąga na dół melisandrę. Sadza ją o krakiem po męsku siodłem, zaklinając, aby mocno trzymała się jego pasa, bo rumak pędem wichru unosić ich będzie. Czy słyszycie, panowie, radosne rżenie rycerskiego konia? On cieszy się, unosząc podwójny ciężar na sobie. Patrzcie, oto opuszczają już miasto i uradowani, z weselem w sercu, pędzą do Paryża. O, śpieszcie, śpieszcie, mili kochankowie. Zdrowi i weseli, przybądźcie do waszej ukochanej ojczyzny. Niech dobra gwiazda błyszczy wam w podróży, a potem, potem. Wśród krewnych i przyjaciół żyjcie, Nestorowie, lata w cichym pokoju. Powoli, powoli, chłopcze, krzyknął majster Piotr. Nie leś tak wysoko, bo upadek boleśniejszy będzie. Chłopiec ciągnął dalej, nic nie odpowiadając Piotrowi. Wkrótce spostrzeżono ucieczkę Melisandry. Uwiadomiony król Mersil rozkazał dzwonić na trwogę. Słyszycie? Zdaje się, że miasto zapadnie od ogromnego dźwięku na gwałt bijących dzwonów. Ale gdzie tam? zawoła don Kiszot. Mylicie się głupcy! Maurowie nie używają dzwonów. Bębny i cymbały służą im w podobnej okoliczności. Jakaż to gruba niewiadomość powiedzieć, że w San uderzono w dzwony? I nie uważaj pan na takie bzdurstwa, mości rycerzu, rzecze majster Piotr. Przecież codzień w Hiszpanii przedstawiają komedie pełne podobnych błędów, a jednak wzbudzają one uwielbienie widzów. Dalej, chłopcze, aby tylko sens był, mniejsza o reguły. Masz rację, kochanku, rzecze don Kiszot. Dlaczegóż miałbyś lepiej czynić niż inni? Otóż widzicie, panowie, mówił dalej chłopiec, teraz liczna kawaleria wyjeżdża w pogoń za zbiegłymi. Ileż tu trąb, cymbałów i bębnów brzmi ze wszech stron w powietrzu. Lękam się, aby nie schwytano nieszczęśliwych. Przeraża mnie myśl, że zobaczymy miłosną parę przywiązaną do końskich ogonów i wleczoną w tak sromotny sposób. Don Kiszot, jakby obudzony tymi słowy, widząc wielką liczbę maurów i słysząc hałas wojennej muzyki, Sądził, że istotnie nadszedł czas pośpieszenia na pomoc uciekającym kochankom, i porwawszy się gwałtownie, zawołał z gniewem: Za kogus mnie biorą? O, nie powiedzą, że ścierpiałem, ażeby w oczach moich wyrządzono gwałt sławnemu rycerzowi don Gajferosowi. Wstrzymajcie się, nędznicy! Lub będziecie mieli do czynienia z Don Kiszotem z Manczy! To mówiąc, z mieczem w ręku rzucił się w stronę obrazu i zaczął tak silnie rąbać i przebijać maurów, że gdyby pokazywacz marionetek nie usunął się, rozciąłby mu głowę równie jak jego figurkom. – Na miłość Boską, panie rycerzu! krzyczał majster Piotr, przestańcie niszczyć moje figurki. Przecież to nie są prawdziwi maurowie. Zrujnujecie mnie ze szczętem! Na nic się nie przydały narzekania Piotra. Don Kiszot zawzięcie rąbał nieprzyjaciela i w jedno zdrowaś Maria wszystko powalił na ziemię. Król Marsil był niebezpiecznie raniony. Wielkiemu Karlomanowi ucięto głowę. Trwoga ogarnęła całe towarzystwo. Małpa uciekła na dach. Opowiadacz i paś zdziwili się niezmiernie. Nawet Sancho mocno był przerażony. Mówiąc później, że nigdy don Kiszota nie widział w tak wielkim gniewie. Po rozbiciu nieprzyjaciół, don Kiszot, pozostawszy sam na polu walki, nie chciał pastwić się nad umierającymi i zabierać łupów z pobojowiska. Otarł po twarz uznojoną i uspokojony już cokolwiek, rzecze: Chciałbym, ażeby wszyscy, którzy nie wierzą w użyteczność błędnego rycerstwa na świecie, byli tu przytomni. Cóż by się stało z Gajferosem i piękną Melisandrą, gdyby mnie tu nie było? Któż by przeszkodził tym psom niewiernym znieważać uciekającą parę? Niech żyje błędne rycerstwo na złość zazdrosnym i niedowiarkom, którzy nie mają dosyć odwagi, by służyć pod jego sztandarem. Niech żyje w wieczystej sławie, a kto by mówił przeciwnie? Niech mi tu zaraz wystąpi! A niech sobie żyje! rzecze majster Piotr żałosnym głosem. Ja to niech umrę nędzny, bo dzisiaj mogę jak król Rodryk powiedzieć: Wczoraj byłem władcą i panem Hiszpanii, a dzisiaj nie posiadam ani jednego cala ziemi na własność. Mój Boże! Przed chwilą jeszcze miałem dwór tak piękny. Rozkazywałem królom i cesarzom, Posiadałem armię niezliczoną, konną i pieszą, kufry moje pełne były bogatych rupieci, a teraz sam, opuszczony, przywiedziony do żebractwa zostałem. Nawet małpa, ostatni środek ratunku, uciekła ode mnie, a wszystko to uczynił ten niewdzięczny rycerz, którego nazywają wsparciem sierot i wdów przed murzem uciśnionych, dla wszystkich pełen litości. Dla mnie okrutnym się okazał. Sancho Pansa, rozczulony do łez lamentami Piotra, pocieszał go jak umiał, zapewniając, że pan jego, waleczny rycerz posępnego oblicza, wynagrodzi mu poniesione straty. Zdumiony Don Kiszot zapytał, o jakich by mówiono stratach, a gdy mu majster Piotr rzecz jasno przełożył, rzecze. Znowuż więc przeklęci czarownicy prześladować mnie zaczęli. Zapewniam was, że widziałem istotnych maurów, ich króla Marsila i cały jego orszak. I dlatego uderzyłem na nich. W moich oczach piękna Melisandra i Gajferos niknęli w tumanach kurzu z pobojowiska. Lecz sam tylko powinienem cierpieć na tym. Dlatego zapłacę majstrowi stratę jego figurek. Ucieszony Piotr rzucił się do nóg Don Kiszota. I wybrawszy gospodarza i sanche na mediatorów, jeli oceniać z kolei wszystkie popsute figurki. Gdy przyszło jednak do oszacowania rozprutego cięciem miecza łona Melisandry, don Kiszot zawołał: Kłamcy jesteście! Wszyscy inni poginąć mogli i za tych słusznie zapłacę. Ale niech nikt nie usiłuje przekonać mnie, że Melisandra nie żyje! Ona bowiem zbawiona siłą dzielnego ramienia mojego obecnie już w objęciach małżonka na dworze potężnego karlomana spoczywa. Majster Piotr, widząc, że zacny rycerz znów zaczyna bredzić, przyznał się do pomyłki, dowodząc, jakoby niewiasta z rozszarpanym łonem była jedną z poufałych Melisandry. Następnie przystąpiono do oszacowania pozostałych figurek. Don Kiszot rozkazał wreszcie zapłacić Piotrowi dziesięć liwrów i całe towarzystwo, zadowolone z rezultatu, udało się na wieczerze. Nazajutrz rano wyjechał prowadzący włócznie i halabardy. Opowiadacz wczorajszych przygód Melisandry i Paś pożegnali się z Don Kiszotem i obdarowani należycie odeszli. Majster Piotr zaś, zadowolony wynagrodzeniem rycerza, Zabrawszy szczątki swoich marionetek, znikł wcześniej jeszcze. Don Kiszot hojnie zapłacił gospodarzowi i pozostawiwszy go w głębokim zdumieniu nad jego głupotą i hojnością, o godzinie ósmej z rana dosiadł rumaka i w dalszą puścił się drogę. Pozostawimy go na chwilę, a zajmiemy się opowiedzeniem wypadków niezbędnych do wyjaśnienia naszej historii. Rozdział dziesiąty, w którym dowiadujemy się, kto był majster Piotr i jego małpa, oraz o fatalnych skutkach wystąpienia Don Kiszota w sprawie obeczenia osłów. Czytelnicy przypominają sobie zapewne, że w pierwszej części obecnej historii, niejaki Gines z Pasamonte złośliwie Silem de Parapilla zwany, którego Don Quixote razem z innymi galernikami wspaniale wyzwolił, ukradł później Sancho Pansy osiołka. Zapomniano opowiedzieć w owym miejscu, jakim to uczynił sposobem. Oto po prostu naśladował wynalazek, jakiego użył Brunei, zabierając konia sakripantowi pod twierdzą Albraque. Podniósł go z siodłem do góry. A następnie, utwierdziwszy silnie siodło na czterech kijach, nad ziemią tak pozostawił. Wiemy już, że Sancho odzyskał później swojego osiołka. Owóż ten genes z Pasamonte, chroniąc się przed pogonią sprawiedliwości, chcącej ukarać go za wszystkie jego czyny w pamiętnikach przez niego samych określone, przylepił sobie plaster na jedno oko, kupił od kupców z barbarii powracających małpę, którą różnych sztuk wyuczył. I tak przebrany jako pokazywacz marionetek, wędrował swobodnie po kraju. Skoro przybywał do jakiego miejsca, wprzód zbierał starannie rozmaite o mieszkańcach wieści. A tak objaśniony, podczas widowiska rozkazywał skinieniem małpie, aby wskakiwała mu na ramię Wiadomo, że te zwierzątka mają zwyczaj poruszać pyszczkiem, co nawet pacierzem małpim się zowie. Otóż nasz majster, wysłuchawszy Jakoby takiego szeptania małpy, opowiadał spektatorom zebrane w przód o nich wiadomości, twierdząc, że mu je czarodziejska małpa opowiada. Takim sposobem on i zwierzątko zyskali niemałą w okolicach sławę, a przebiegły żynez, drwiąc z łatwowierności wieśniaków, napychał worek ich talarkami. Spotkawszy Don Kiszota i Sanche, w opisanej już austerii, a znając ich usposobienie, łatwo było Ginesowi zainteresować ich swymi błędnymi bohaterami. Otóż i wszystko, co mieliśmy do powiedzenia o majstrze Piotrze i małpie jego. Powróćmy teraz do Don Kiszota. Rycerz posępnego oblicza, wyjechawszy z Karczmy, zamierzył przewędrować brzegami Ebru, zanim by udał się do Saragosy na dzień turniejowy. W ciągu dwudniowej podróży nic ważniejszego nie zaszło. Trzeciego dnia jednak, wjeżdżając na niewielki wzgórek, usłyszał nasz rycerz ogromny łoskot bębnów, trąb i tentent wielu koni. Wjechawszy spiesznie na szczyt pagórka, spostrzegł około dwustu ludzi konnych i pieszych, uzbrojonych w lance, pałasze, muszkiety lub toporki. Don Kiszot natychmiast zbliżył się do owego regimentu i dostrzegł między innymi chorągiew z białego atłasu, na której wymalowano osła naturalnej wielkości z wyciągniętą szyją, otwartymi nozdrzami i wypuszczonym ozorem, jakby beczeć mającego. Naokoło osła następującą umieszczono dewizę. Nie na próżno powszechne to wieści rozniosły, że nasi konsulowie beczeli jak osły. Po takiej dewizie nie wątpił Don Kiszot, że spotkali mieszkańców wsi ośle beki i nadmienił zaraz Sanczy, że ów, który opowiadał im historię o sędziach, co beczeli szukając osła, skłamał. Albowiem jak o tym łatwo z dewizy przekonać się mogli, konsulowie, nie zaś sędziowie ośli bek naśladowali. Sancho uczynił uwagę że sędzia tak dobrze jak i konsul osła naśladować może. A Don Kiszot mimo odradzań Giermka, wmieszał się wkrótce w tłum zbrojnych, a przebywszy całą kolumnę i stając wreszcie przy samej chorągwi w kole dowódców wyprawy, podniósł przyłbicę i korzystając z powszechnego osłupienia na widok swej dziwacznej postaci tak mówić zaczął. Panowie! Zaklinam was na honor rycerski. Nie przerywajcie słów moich. Jeżeli będą nudne, powiedzcie, a przestanę mówić. Panowie, jestem rycerz błędny. Włócznia i rumak, miecz i tarcza to moje rzemiosło. Sądzę, że mam niejakie prawo decydować w sprawach, które oręż rozstrzyga. Słyszałem już o wyrządzonej Wam obrazie, za którą ustawicznie do walki stajecie. Lecz pozwólcie, jeżeli poważę się utrzymywać, że nie macie dość ważnego do potyczki powodu, zniewaga nie może dotykać wszystkich, bo narodu całego zniweczyć niepodobna, chyba zowiąz go w ogólności plemieniem zdrajców. Tak uczynił niegdyś Don Diego. Ordonez de Lara, gdy wszystkich mieszkańców Zamory zdrajcami nazwał, nie wiedząc, że tylko Sanvelier Velier del Fos zamordował swego monarchę. Takie oskarżenie obudziło słusznie powszechną zemstę obywateli Zamory. Bo wreszcie przyznajmy, że dąd jego przebrał miarę zniewagi. Oskarżał bowiem o zdradę nawet umarłych. Dzieci te, co dopiero narodzić się miały. Wodę, zboże na pniu stojące i tym podobne. Ale z drugiej strony usprawiedliwia go nadzwyczajny gniew, jakim słusznie ów rycerz był przejęty. Ludzie mądrzy i narody cywilizowane tylko dla ważnych pobudek biorą się do oręża. W obronie religii, ojczyzny, honoru, pod sztandarami monarchy, w sprawiedliwej wojnie godzi się rycerzowi nadstajać piersi swoje. Ale o rzeczy błahe, w których żart raczej niż zniewaga się mieści, nie wolno jest krwi przelewać bez narażenia się na boską karę i ludzką nienawiść. Don Kiszot zamilkł na chwilę, dla nabrania w płuca powietrza, a widząc uroczyste milczenie wojowników, zgromadzonych pod oślim sztandarem, z nowym zapałem gotował się prowadzić rzecz swoją. Gdy Sancho rozumiejąc, że pan jego zakończył już rycerską proklamację, a nie mogąc dłużej utrzymać języka za zębami, z oratorską zawołał powagą. Jaśnie wielmożny Don Kiszot z Manczy, zwany inaczej rycerzem posępnego oblicza, a dzisiaj rycerza lwiego noszący miano, jest wielce uczonym człowiekiem i nie tylko dzielnie władać orężem, ale i po łacinie gadać potrafi. Lecz nade wszystko słusznie utrzymuje, że nie macie powodu gniewać się o jakieś oślebeki. Ja sam przecież, gdy byłem małym pacholenciem, naśladowałem ryk osła tak udatnie, że powszechną rówieśników moich obudzałem zazdrość. Cóż czynić? Każdy chce światu swój talent okazać. Żebyście nie myśleli, szanowni wojownicy, że żartować sobie z was zamierzam? To obecnie jeszcze przekonać was o prawdzie słuch moich potrafię. Posłuchajcie! I dzielny nasz giermek przyłożył ręce do obu stron twarzy, a zatkawszy nos palcami, począł przeraźliwie beczeć, naśladując ryk osła z przedziwnym skutkiem. Gdy przestał na chwilę dla nabrania oddechu. Jeden z oburzonych wojowników uderzył go tak silnie drągiem w głowę, że biedny kopista spadł pod nogi oryginału. Don Kiszot, widząc giermka zrzuconego z osła, chcąc pomścić się za wyrządzoną mu zniewagę, z podniesioną włócznią uderzył na zbrojne tłumy. Lecz kilka uderzeń drągiem po rycerskich jego plecach i powszechny atak wojowników oślego sztandaru sprawił niespodziewany skutek. Niezwyciężony bohater z Manczy spiął ostrogami chude boki Rosynanta i, jak mógł najśpieszniej, uciekać zaczął. Pozwolono mu oddalić się spokojnie i posunięto umiarkowanie do tego stopnia nawet, że kilku mieszkańców oślego beku. Podsadziwszy panse na osła, wyprawiło go w ślad za zbiegłym rycerzem. Tak zakończyła się wyprawa oślego regimentu. Ucieszeni triumfem, powrócili do wioski, zamierzając na miejscu pobojowiska postawić okazały pomnik na pamiątkę odniesionego zwycięstwa. Rozdział XI O wielkich rzeczach, o których, jak mówi Benengeli, dowie się ten, co będzie o nich czytał, jeżeli czytać będzie z uwagą. Don Kiszot, nie myśląc o zgubnym położeniu, w jakim zostawił biednego Sanche, wolał uciec, niżeli narazić się na wściekłość rozjątrzonego tłumu i zatrzymał się dopiero na miejscu dość oddalonym od wszelkiego niebezpieczeństwa. Sancho, wsadzony, jakeśmy wyżej powiedzieli na swego osła, pędził za panem, i dopiero ujrzawszy się obok niego, odzyskał czucie i spadł pod nogi Rosynanta. Don Kiszot zeskoczył żywo na ziemię, aby się przekonać, czy Giermek nie jest ranny. A nie znalazłszy żadnego draśnięcia, rzekł rozgniewany. Na nieszczęście tylko skusiłeś się beczeć, mój przyjacielu. Gdzie u diabła słyszałeś, aby mówiono o postronku wobec przyjaciół lub krewnych powieszonego? Jakiej zapłaty mogłeś się spodziewać za swoją muzykę, jeżeli nie kijem po grzbiecie? Oj, oj, Sancho, i tak powinieneś Bogu dziękować, że zamiast kija nie użyto broni. Nie mam co na to odpowiedzieć, rzekł biedny Sancho. Moje boki dosyć odpowiadają za mnie. Wsiądźmy na wierzchowców i oddalmy się stąd. Zaręczam panu, że już nigdy w życiu beczeć nie będę. Ale wyznać muszę, że błędni rycerze tęgo umieją zmykać i nie troszczą się wcale o swoich biednych giermków, choć ich zostawią pod razami nieprzyjacielskich kijów. Cofnąć się, a zmykać to nie jedno odpowiedział Don Quixote. Trzeba ci wiedzieć, mój Sancho, że męstwo, niepowściągane rozsądkiem, jest tylko zuchwalstwem oraz, że czyny człowieka zuchwałego. Więcej mają styczności z jego szczęściem, aniżeli z odwagą. Powtarzam ci raz jeszcze, żem się cofnął, nie zaś uciekał, i że w tym naśladowałem wielu walecznych rycerzy, którzy nie chcąc narażać nierozumnie swojej chwały, woleli czekać przyjaźniejszych sposobności. Historie pełne są podobnych zdarzeń, które mógłbym ci opowiedzieć, ale dam pokój. Najprzód, że ci z nich nic nie przyjdzie, powtórę, że w tej chwili nie mam do tego chęci. Tak rozmawiając, don Kiszot posadził sancza na osła. Sam dosiadł Rosynanta i zwolna przybliżali się do lasu, oddalonego stamtąd o ćwierć mili. Sancho od czasu do czasu wydawał głębokie westchnienia i boleśnie się uskarżał. A skoro don Kiszot zapytał go o przyczynę, Odpowiedział, że od końca pacierzowej kości aż do karku czuje ból odejmujący mu mowę. Przyczyną tego bólu, rzekł poważnie Don Kishot, jest to, że drąg, którym cię uderzono, będąc długim i grubym, dotknął tych wszystkich miejsc, co ci teraz dokuczają. Gdyby był dosięgnął dalej, to i tam czułbyś podobny ból. A, dokroć diabłów! odrzekł Sancho. Patrzaj, toś mi pan dopiero odkrył tajemnicę. Daj go katu. Czyż przyczyna mojego bólu tak trudna jest do odgadnięcia? Czyż potrzeba było tak wymownie przekonywać mnie, że czuję ból w tych miejscach, na które spadł kij? Gdyby mnie zabolała kostka u nogi, a pan odgadł przyczynę, byłbyś jasnowidzącym, ale dali Bóg... Nie było wielką sztuką ani dowcipem powiedzieć mi, że czuję ból tam, gdzie mnie zbito. Ech, do prawdy, jak uważam mój paneczku, cudzych nieszczęść nie czujemy. Widzę ja co dzień jaśniej, czego się kiedyś mam spodziewać po swojej wiernej służbie u pana. Dziś pozwoliłeś mnie omłócić drągiem, jutro albo kiedy tam innym razem... Ech, co ja mówię, stoma innymi razami... Gotowyś pan dopuścić na mojej osobie podrzucania, jakie już kiedyś wycierpiałem. Wreszcie dzisiaj nadłożyłem grzbietem, jutro mogę nadłożyć bokiem, pojutrze dwoma bokami. pozajutrze mogę postradać oczy, a jeszcze kiedy pożegnać się na całe życie z głową. Ech, do stupar diabłów daleko lepiej uczynię, ale jestem zanadto głupi i nigdy w życiu nic dobrego nie uczynię. Jednak powtarzam, że daleko lepiej uczynię, jak powrócę do mojej żony i dzieci. Jak moim małym rozumem zacznę znów gospodarzyć w moim niewielkim dobytku, którym mnie Bóg obdarzył, zamiast tracić czas na włóczeniu się z Panem po polach, lasach, górach, zaczarowanych zamkach. Na to najczęściej chłodno, głodno i suchym jak pieprz gardłem. Śliczny mi wypoczynek, śliczny posiłek nie ma co mówić. Na przykład, kiedy człowiek, nagrzechotawszy się przez cały dzień kościskami na kłapu radby się przecież drzemnąć, Pan jego mówi: bracie koniuszy, chcesz spać? Naści tobie sześć stóp ziemi na posłanie, a jeżeli ci mało, to naści drugie sześć, weź sobie kamień pod głowę, a przykryj się wiatrem. Ach, bodaj najjaśniejsze pioruny zatrzasły tego, co pierwszemu zajechało w łeb błędne rycerstwo. A przynajmniej pierwszego, co był tyle głupi, że został giernkiem u takiego półgłówka. Rozumie się, proszę pana, że mówię tu o rycerzach błędnych dawniejszych czasów, bo co się tyczy dzisiejszych, wolę nic nie mówić. Mam dla nich szacunek, ponieważ pan liczysz się do nich i ponieważ widzę, że ich we wszystkim przewyższasz. Założę się z tobą, mój Sanczuniu, o co zechcesz, rzekł Don Kiszot że przez całą godzinę, która upłynęła odtąd, jak zacząłeś prawić androny bez żadnej przerwy, aż do tej chwili, nie czułeś najmniejszego cierpienia w całym ciele. Mów, przyjacielu, mów, nagadaj się do woli, wypowiedz wszystko, co ci wyobraźnia do głowy, a ślina do ust przyniesie, abyś tylko nie czuł żadnego bólu, zniosę cierpliwie wszystkie twoje brutalstwa. A jeżeli masz niezłomną chęć wrócić do żony i dzieci, niech mnie Bóg uchowa, abym się miał sprzeciwiać temu. Masz moje pieniądze. Wyrachuj, jak dawno opuściliśmy wioskę dla trzeciej naszej wyprawy. Policz, ile ci się należy za każdy miesiąc i zapłać sam sobie. Kiedym służył u Tomasza Karasko, ojca bakałaża Samsona, odpowiedział Sancho, brałem dwa dukaty na miesiąc, oprócz strawy. Nie wiem, ile powinienem brać od pana, ale wiem dobrze, że giermek błędnego rycerza ponosi daleko więcej trudów niż służący rolnika. Bo niech będzie, co chce. Każdy człowiek służy u gospodarza, jakąkolwiek pracą zmacha się przez cały dzień, przynajmniej wieczorem je kolację, a w nocy wyśpi się w wygodnym łóżku. Tymczasem, jak jestem w służbie u pana. Mógłbym przysiąc, żem nigdy nie powąchał ani jednego ani drugiego, wyjąwszy dwa lub trzy dni, któreśmy przepędzili u pana Diego de Miranda, jeden, w którym zebrałem szumowiny z gamaszowego kotła i to, com zjadł, wypił i przespał u Bazylego. Zresztą, Bogu Najwyższemu dzięki, spałem zawsze w swoim futerale, na ziemi pod gołym niebem, wystawiając się na to wszystko, co zowią wichrami i burzą. Żyjąc, Boże, zmiłuj się od łupinami, korzonkami, okrawkami sera lub okruchami ze schłego razowca, a za napój używając wody, którą się napotkało w tych pustyniach. Zgadzam się z tym, coś powiedział, odrzekł Don Kisząt. Jak sądzisz? O ileż więcej, powinienem ci zapłacić niż Tomasz Karasko. Jak mi się zdaje, odpowiedział Sancho, co się tyczy zasług, dwoma realami więcej byłbym dostatecznie wynagrodzony. Ale co się tyczy obietnicy rządzenia wyspą, uczynionej mi przez pana, warto by dołożyć za nią jeszcze jakie sześć realów. Co uczyni razem trzydzieści? Zgoda, odrzekł Don Kiszot. Obliczmy się. Dwadzieścia pięć dni upłynęło, jak opuściliśmy naszą wioskę. Porachuj, ile ci się należy stosunkowo za ten czas zasług oraz innych pretensji, i zapłać sobie pieniędzmi, które masz. Ech dalibóg, paneczku, rzecze Sancho, diabelnieśmy się poszkapili w rachunkach. Bo co się tyczy obietnicy rządzenia wyspą, trzeba liczyć od dnia, w którym mi ją pan uczyniłeś, aż do obecnej chwili. Ale dobrze, odpowie Don Kiszot. Niech i tak będzie. Kiedyż ci zatem obiecałem? Jak mnie się widzi, rzekł Sancho, będzie temu z jakie. dwadzieścia lat? Dwa do trzech dni, mniej więcej. Dobry Boże, zawołał Don Kiszot, śmiejąc się na całe gardło. Zaledwie od dwóch miesięcy gonimy za przygodami, a ty mówisz, że już będzie temu dwadzieścia lat, jakem ci obiecał, oddać pod zarząd wyspę. Mój przyjacielu, wiem ja dobrze, co to znaczy. Ty nie masz chęci oddać mi reszty moich pieniędzy. Mniejsza o to. Z całego serca pozwalam ci je zatrzymać. A nawet gotów jestem oddać ostatni real, aby się tylko pozbyć tak niegodziwego giermka. Ale powiedz no mi, ty pogwałcicielu praw błędnego rycerstwa, gdzieś widział lub czytał, aby kiedy bądź giermek targował się i sprzeczał o zapłatę ze swoim panem. Szukaj, łotrze przeklęty, szperaj, ty zażarty, a głupi chciwcze. Zanurz się w niezmierzonym oceanie historii. Jeżeli znajdziesz tam coś podobnego, jestem najostatniejszym z rycerzy, którzy mieli, mają lub będą mieli zaszczyt nosić oręż przy boku. Idź, ruszaj, wracaj do domu, bo od tej chwili postanowiłem ani minuty dłużej nie trzymać cię przy sobie. O chlebie niezawdzięczony, przyjaźni niewywzajemniona, o obietnice rzucone w błoto! O nędzniku bez serca, podobniejszy do bydlęcia, aniżeli do człowieka. Marzysz o opuszczeniu mnie, kiedy mi już prawie zbliżył chwilę wyniesienia Cię do najwyższej godności. Oddalasz się ode mnie, kiedy już mam przygotowaną dla Ciebie najpiękniejszą wyspę, jaka kiedykolwiek mogła ukazać się z łona oceanów. Oddalasz się, kiedy lada moment mógłbyś być otoczony szacunkiem i hołdami całego świata. Podły, bez honoru i ambicji. Miałeś słuszność, mówiąc, że nie dla psa kiełbasa, ani miód dla oślego podniebienia, bo ty w samej rzeczy jesteś osłem. Urodziłeś się osłem, żyjesz jak osioł i umrzesz osłem, nie poznawszy nawet, że jesteś tylko osłem. Kiedy don Kiszot obarczał sancze takimi wyrzutami, biedny, zawstydzony giermek patrzył na niego z uwagą a czując się wzruszonym do żywego, ze łzami w oczach odpowiedział mu bolejącym głosem. Mój panie, mój dobry panie, wyznaję, że jestem osłem i że aby nim być zupełnie, brakuje mi tylko ogona i uszów. Racz mi je pan przyprawić. Uznam je za słusznie mi się należące i do samej śmierci będę panu służył, jak osioł. Nie gniewaj się, pan, mój najdroższy paneczku. Wybacz mi, ulituj się nad moją młodością. Miej wzgląd na moją niewiadomość. Jeżeli gadam wiele, to pochodzi raczej ze słabości, aniżeli ze złości. Ale kto grzeszy, a z pokutą śpieszy, tego Bóg pocieszy. Dziwiłoby mnie bardzo, mój Sancho, rzecze Don Kiszot, żebyś mówił kilka chwil bez przytoczenia jakiego przysłowia. Dobrze więc. Przebaczam ci, pod warunkiem, że się poprawisz i że nie będziesz tak chciwy. Miej tylko odwagę. Zaufaj moim obietnicom, a zobaczysz, że spełnią się nie za długo. Boć przecie opóźnienie nie czyni ich niepodobnymi do dotrzymania. Sancho uspokoiwszy się nieco, przyrzekł, że się poprawi i że będzie usiłował przezwyciężyć swoje złe skłonności. Przy końcu tej rozmowy Wjechali do lasu i wnet pokładli się pod drzewami. Sancho niedobrze spędził noc, gdyż chłód powiększał jego ból. Don Kiszot oddał się zwyczajnym swoim marzeniom. Jednakże obydwaj zdrzemnęli się cokolwiek, a ze wschodem jutrzenki puścili się w dalszą drogę ku brzegom Ebru, gdzie przytrafiło im się to, co opiszemy w następującym rozdziale. Rozdział dwunasty, w którym opisuje się sławne zdarzenie o zaczarowanej łódce. Od dwóch dni już Don Kiszot z Giermkiem jechali wybrzeżami Ebru. Rycerz z rozkoszą poglądał na przejrzyste wody, zielone krzewy, a okolica ta tak obfita w piękne widoki przywodziła mu na myśl rozmaite miłosne zdarzenia. Tak zadumani, postępując nad brzegiem, spostrzegli małą łódkę przymocowaną postronkiem do kółka. Statek był bez żagli, wioseł i rudla. Don Kiszot, zobaczywszy łódkę, zeskoczył szybko z Rosynanta i zbliżył się do brzegu. Raczcie mi powiedzieć, przesławny rycerzu lwa, dlaczego tak skwapliwie zsiadacie z konia? rzecze Sancho, który za przykładem swego pana z osiołka zeskoczył. Don Kiszot rozkazał Sanczy przywiązać do drzewa rosynanta i osła, a ukazując na łódkę, rzecze: Oto jest zaczarowany statek, przysłany tu przez opiekuńczego geniusza jedynie na to, abym wstąpiwszy weń, popłynął czterdzieści trzy mile za antypody. Tam leży zaczarowany zamek, a w jego podziemiach jęczy uwięziona księżniczka i przyjaciel mój. Rycerz błędny. Płyńmy więc uwolnić ich. Panie, rzecze Sancho, twoja rzecz rozkazywać, a moja słuchać. Lecz jestem przekonany, że łódka ta nie do czarnoksiężników, ale do nadbrzeżnych rybaków należy. Gdy jednak pismo powiada i uda się sługa za panem swoim i przy stole jego zasiądzie, pójdę więc gdzie rozkażesz. To rzekłszy ucałował serdecznie osiołka i wsiadłszy razem z Don Kiszotem w łódkę, odciął postronki. Powoli łódka, lekkim pędzona wiatrem, oddalać się zaczęła od brzegu. Sancho raz jeszcze zwrócił tęskne wejrzenie na swojego burka i rosynanta, a uczuwszy, że łódka mocniej zaczęła się kołysać, czy to z żalu, czy ze strachu, rzewnie zapłakał. Don Kiszot, uspokoiwszy go, po niejakiej chwili rzekł Jaka szkoda, że nie mamy busoli z sobą, lub astrolabu przynajmniej. Zmierzylibyśmy wysokość bieguna, a wtedy powiedziałbym ci, Sancho, czy przepłynęliśmy już równik dzielący dwa bieguny. A daleko to będzie do tego równika? Zapyta Sancho. Podług Ptolomeusza, najlepszego ze wszystkich kosmografów, przeszedłszy linię równikową, przebędziemy przestrzeń połowy globu. Który ma dziewięć tysięcy mil obwodu. Ale możemy się łatwo przekonać o prawdzie. Hiszpańscy żeglarze utrzymują, że z przebyciem linii równikowej z ciał ludzkich schodzi wszelkie plugastwo. Dlatego opatrz się dobrze, Sancho, a dowiemy się, z której strony równika jesteśmy. tra ta, ta trata ta! Trzeba mieć większy niż mój osioł uszy, ażeby chcieć się przekonywać o tym. Przecież i tak widzę dobrze, że dopiero kilkadziesiąt kroków odpłynęliśmy od brzegu. Rusynant i Osiołek stoją tam, spoglądając ku nam żałośnie. Mówiłem ci już nieraz, rzecze don Quixot, że wszystko to się dzieje za sprawą czarowników, którzy odmienne przedmiotom nadają kształty, usiłują omamić błędnych rycerzy. Powtarzam więc, poszukaj na sobie pilnie jeśli znajdziesz jaką nieczystość, z pewnością z tej strony równika płyniemy. Sancho powoli wsunął rękę w zanadrze, a po chwili patrząc bystro na Don Kiszota, rzekł: Zdaje mi się, że jeszcze tysiąc mil od równika jesteśmy. To mówiąc, strząsnął palcami nad wodą. Tymczasem łódka, pędzona wiatrem, zbliżała się ku wodnym młynom, które stojąc przy samym brzegu, w silnym były ruchu. Otóż jest nareszcie i zamek, z którego mam wyzwolić uwięzionych! zawoła Don Kiszot z zapałem. Ależ, panie, to są młyny, odpowie strwożony sancho. Mówię ci, że to jest zamek, któremu moc czarnoksięska kształt młyna nadała. Nasi awanturnicy, rozmawiając w ten sposób, nie uważali, jak wielkie groziło im niebezpieczeństwo. Bo łódka, szybszym już wirem wody pędzona, prosto pod koło młyńskie wpaść mogła. Spostrzegli to stojący nad brzegiem rybacy i młynarze, i krzykiem ostrzegli płynących. Don Kiszot, spokojnie na nich poglądając, i dobywszy miecza, rzecze: Nędznym otłochu! Widma zaklęte! Wyzwólcie jęczących w podziemiach tego zamku księżniczkę i rycerza! Albo będziecie mieć do czynienia z Don Kiszotem z Manczy, inaczej rycerzem lwa zwanym. Zdumieni rybacy nie wiedzieli, co począć mają. Lecz Sancho, który dostrzegł wreszcie grożące niebezpieczeństwo, ukląkłszy w łódce, z płaczem prosił o rychły ratunek. Pospieszono wreszcie na pomoc. Lecz w zamieszaniu przewrócono łódkę, która z łoskotem, wpadłszy pod koło młyńskie, strzaskała się do szczętu. Wyciągnięto nad brzeg rycerza i giermka zmoczonych do nitki. Rybacy kazali sobie zapłacić za rozbity statek. Don Kiszot, oddając im pięćdziesiąt realów, wyciągnął ku młynom ręce i zawołał żałośnie. Przebacz mi. Nieszczęśliwa księżniczko i ty, rycerski bracie, że was wyzwolić nie mogę. Moc czarownika przeszkadza chęciom moim, innemu widać przeznaczona chwała tej wyprawy. Sancho, zmartwiony stratą pięćdziesięciu realów, zmokły jak kura, pociągnął don Kiszota za rękę i oddaliwszy się od zdumionych rybaków, znaleźli Rosynanta i Osiołka przywiązanych do drzewa. Tu, po serdecznym powitaniu, zadumali się chwilę nad smutną awanturą zaczarowanej łodzi. Rozdział XIII, w którym się opisuje, co przytrafiło się Don Kiszotowi z piękną, polującą księżniczką. Nasi dwaj bohaterowie puścili się w drogę smutnymi, dręczeni myślami. Don Kiszot marzył o miłości. Sancho pocieszał się po nieodżałowanej stracie pięćdziesięciu reali, nadzieją, że zostanie kiedyś znakomitym hrabią wielkiego państwa i zaślubi damę honorową, powiernicę księżniczki. Często wszakże nasz biedny Giermek, będąc świadkiem niedołężnych złudzeń swego rycerskiego pana, tracił dobrą wiarę w jego szumne obietnice i czekał lada sposobności, aby rzucić awanturniczą służbę, i pod rodzinną strzechą na łonie żony i dziatek zagrzebać swoją dostojność. Los przecież uparty zrządził inaczej. Następnego dnia, już nad wieczorem, przy końcu wielkiego lasu, don Kiszot spostrzegł znaczny orszak myśliwych na koniach, którzy otaczali dokoła prześliczną damę, także wierzchem jadącą. Dama siedziała na białym rumaku, którego zielony czaprak. Bogato złotem był zahaftowany, a suknie jej, myśliwskiego kroju, były także zielonego koloru, na ręku trzymała sokoła. Don Kiszot, domyśliwszy się natychmiast, że owa piękność była królową zgromadzenia, rzecze do Sanczy. Mój synu, ruszaj no! Pozdrów ode mnie tę księżniczkę i oświadcz, że rycerz lwa. Całuję ręce jej wysokości i poświęć ramię swoje na jej usługi. Tylko pomnij, kochany Sancho, abyś mówiąc do tak dostojnych uszu, nie mieszał ustawicznie do słów swoich niezliczonej liczby ordynarnych przysłów, które co chwila sypiesz, jak z worka. O, to potrzebne mi ostrzeżenie, odpowie Junacko Sancho. Czyż to po raz pierwszy dziś jestem posyłany do wielkiej damy? Oprócz poselstwa, które niosłeś ode mnie, pani Dulcynei, nie pełniłeś nigdy tego rodzaju obowiązków, odpowie Don Kiszot. Tak, to prawda, rzecze Sancho. Ale kto chce psa uderzyć, to kij znajdzie. A z pełnej spiżarni i ludzie, i szczury się żywią. To ma znaczyć, że nie potrzebuje żadnych przestrug. Bogu dzięki, człowiek wszystko umie po trosze. To dobrze, Sancho, rzecze Don Kiszot. Ruszaj więc, Niech cię Bóg prowadzi! Sancho uderzył kilka razy Burego i pośpieszył najszybszym oślim kłusem. Stanąwszy wreszcie przed piękną damą, ukląkł na oba kolana i rzekł. Wysoka i ostateczna damo! Jeździec, którego widzicie za mną, zwany Rycerzem Lwa, jest moim panem. Ja zaś mam zaszczyt być jego giermkiem i zowie się Sancho Pansa. Rycerz lwa, który przed niedawnym jeszcze czasem rycerza posępnego oblicza nosił miano, przysyła mnie do Waszej Wielkości z prośbą o pozwolenie przedstawienia się osobiście na jej wielkim dworze i ofiarowania usług swoich na rozkazy Waszej prześliczności. W samej rzeczy, przewyborny giermku, odpowie dama, wypełniłeś poselstwo swoje z całą zręcznością i dystynkcją. Podnieś się, proszę cię. Nie przystoi Giermkowi tak sławnego rycerza pozostawać dłużej w tak niewygodnej pozycji. Powstań więc, kochany przyjacielu i powiedz swojemu panu, że książę i ja poczytamy sobie za zaszczyt i rozkosz najwyższą, jeżeli dzielny rycerz posępnego oblicza pod naszym dachem przepędzi czas jakiś. Sancho, zachwycony uprzejmością pięknej księżniczki, Powstał i zabierał się odnieść pomyślną odpowiedź oczekującemu na niego panu. A gdy już miał odjeżdżać, księżna dodała jeszcze. Proszę cię, panie, racz mnie oświecić, czy pan twój nie jest tym samym, o którym wspomina historia jako o znakomitym rycerzu Don Kiszocie z Manczy? On to jest właśnie, dostojna pani, odpowie Sancho a giermkiem jego Sancho Pansa, o którym zapewne wspomina także historia, jestem ja, do usług waszej wysokości. Jeżeli tylko z niedźwiedzia nie zrobili muchy, to jest, chcę powiedzieć, za pozwoleniem waszej wysokości, jeżeli nie chybiono mojego portretu w owej historii. Zachwyca mnie to wszystko, rzecze księżna. Jedź więc, drogi przyjacielu Panso, i powiedz swojemu panu, że dzień przybycia jego w dom nasz Zaliczymy do najszczęśliwszych w życiu. Z tak pomyślną odpowiedzią uradowany Sancho powrócił do pana i opowiedział wszystko, wychwalając pod niebiosa dobroć i grzeczność księżnej. Don Kiszot, ucieszony pierwszym powodzeniem, poprawił się wdzięcznie na siodle, umocnił się w strzemionach, podniósł zalotnie przyłbice szyszaka i podniecając ostrogą leniwy zapał rosynanta, Pojechał ucałować rękę księżnej, która po oddaleniu Sanczy uwiadomiła księcia o tym, co zaszło. Zgodzili się więc oboje, znając już przeszłość naszych awanturników, traktować ich we właściwy sposób, zachowując wszystkie zwyczaje błędnego rycerstwa. Don Kiszot przybył z podniesioną przyłbicą i zamierzał zsiąść z konia. Sancho chciał przytrzymać strzemię rycerzowi, lecz zaplątawszy się w postronkach, któremu miejsce strzemienia zastępowały, przechylił się i głową na dół zawisł przy boku osiołka. Nasz bohater, sądząc, że Sancho trzyma jego strzemie, podniósł jego nogę i razem ze słabo umocowanym siodłem upadł pod nogi rosynanta. Strzelcy z rozkazu księcia przybiegli panu i Giermkowi ku pomocy. Don Kiszot zawstydzony, kulejąc troszkę, szedł przyklęknąć na jedno kolano przed dostojną parą. Lecz książę nie pozwolił na to. Skoczył szybko z konia i uściskawszy don Kiszota, rzeczy. Smuci mnie to, panie rycerzu posępnego oblicza, że pierwszy krok waszej wielmożności na mojej ziemi naznaczony został niepowodzeniem. Lecz niedbalstwo giermków często sprawia podobne wypadki. Szczęście, którego doznaję na twój widok, o wielki książę tak mnie zachwyca, że i najsroższym okupiłbym je cierpieniem. Mój przeklęty giermek w istocie lepiej włada językiem, miotając różne grubiaństwa, niż powoduje rumakiem. Lecz w jakimkolwiek położeniu, stojąc lub leżąc, pieszo lub konno, oddany jestem zupełnie na usługi wasze i dostojnej księżniczki która w całym świecie godna być królową piękności i wdzięku. Ach na Boga! Przestań pochlebiać, rycerzu zmanczy, rzecze książę. Wiemy obydwaj dokładnie, że dopóki pani Dulcinea Tobozo żyć będzie, puty niepodobna chwalić wdzięków i piękności innej kobiety. Sancho Pansa nie czekał odpowiedzi Don Kiszota, lecz przerywając mowę księciu, rzecze. Niepodobna zaprzeczyć wielkiej piękności pani Dulcynei Stobozo. Lecz nie wszyscy znają drogę do Rzymu. Słyszałem raz dobrego kaznodzieje, który utrzymywał, że natura podobna jest do zduna, robiącego garnki z gliny, co ma znaczyć, że jeżeli zdun potrafi jeden garnek piękny zrobić, zdolny jest uczynić sto podobnych równej doskonałości. Dlatego też księżna może być równie piękną jak pani Dulcynea. Don Kiszot zwrócił się do księżnej i rzekł: Niech Wasza Wysokość wierzyć mi raczy, że żaden z błędnych rycerzy nie miał giermka większego gaduły i głupca jak ten, który w moich pozostaje usługach. Nic nie szkodzi, rzecze księżna. To dowodzi tylko, że Sancho Pansa posiada dowcip który nie jest udziałem pospolitych umysłów. Lecz nie traćmy czasu, jedźmy. A wielki rycerz posępnego oblicza, niech raczy zaszczycić nas swoim towarzystwem. Mój pan teraz nazywa się rycerzem lwa, rzecze Sancho. Już zapomnieliśmy dawno o rycerzu posępnego oblicza. Niech i tak będzie, rzecze książę. Niech więc rycerz lwa raczy towarzyszyć nam do zamku a przyjmiemy go jak wszystkich błędnych rycerzy, którzy zaszczycają nas niekiedy swoją obecnością. Wszyscy dosiedli koni i wyruszono w drogę. Don Kiszot i książę jechali po obu stronach księżnej, która prócz tego rozkazała Sanczy jechać za sobą, bawiąc się niezmiernie naiwną jego rozmową. Nasz Giermek nie dał się prosić wcale i rozgadał się tak pociesznie, że książę i księżna nie mogli dosyć nadziękować się losowi za obdarowanie ich spotkaniem dwóch tak dziwacznych ludzi. Rozdział XIV w którym się opisuje mnóstwo wielkich rzeczy. Niepodobna wyobrazić sobie radości Sanczy z uprzejmości gospodarstwa wnosił, że w zamku czeka ich sute przyjęcie. A nasz waleczny giermek przepadał za smacznym kęsem. Książę udał się naprzód do zamku i nauczył służących, jak obchodzić się z Don Kiszotem powinni. Skoro więc tylko na podwórze wjechali, dwaj lokaje, ubrani w ponsowe kaftany, zdjęli rycerza z konia, mówiąc, aby dopomógł zsiąść księżnej. Don Kiszot z tym zamiarem postąpił ku dostojnej pani. Ta oświadczyła, że nie chce obciążać znakomitych ramion tak niegodnym ciężarem. Po czym wszyscy wstąpili na schody. Tu duże i młode dziewice okryły don Kiszota bogatym szkarłatnym płaszczem. Wszystkie okna napełniły się tłumem niewiast i mężczyzn, krzyczących z całej siły: Witaj kwiecie i śmietano błędnego rycerstwa. I zaczęli skrapiać rycerza wonnymi ziołami. Teraz dopiero Don Kiszot najmocniej uwierzył, że jest prawdziwie błędnym rycerzem, widząc, że obchodzą się z nim tak, jak starożytni książęta z jego kolegami w przeszłości. Sancho przy boku księżnej wszedł za drugimi do zamku, przypominając sobie, że zostawił burego bez opieki na podwórzu. Zbliżył się do jakiejś szacownej matrony z orszaku księżnej i zapytał jej po cichu pani Gonzales, albo jak cię tam zowią. Nazywam się Rodríguez de Grialba, odpowiedziała. Czegoż więc żądasz, mój przyjacielu? Ruszaj, no, kochanko, do bramy zamkowej, rzecze Sancho. Znajdziesz tam mego osiołka. Każ go też, z łaski swojej, zaprowadzić do stajni lub zaprowadź sama, bo biedne to zwierzątko jest bojaźliwe i nie lubi samotności. Idź gdzie indziej, mój przyjacielu, odpowie dumnie Matrona. Szukaj sobie dam usługujących osłom. Tutejsze bowiem nieprzyzwyczajone są do podobnego obowiązku. Och, och, zawoła Sancho, jaka mi delikatna. Przecież jego wielmożność Don Quixot, który zna lepiej historię niż moje pantalony, utrzymuje, że gdy Lancelot powrócił z Anglii, księżniczki usługiwały jemu, a damy dworskie doglądały jego konia. A wiedz o tym, moja kochana pani, że mego osiołka nie zamieniłbym na konia Lancelota. Mój przyjacielu, rzecze dama Rodriguez. Jeśli jesteś błaznem, schowaj dla drugich swoje żarty. Może zapłacą ci za nie. Ode mnie nie dostaniesz za to ani jednej figi. Gdybym ją przyjął, odpowie Sancho, jestem przekonany, że byłaby doskonale dojrzała. Założyłbym się również i o to, że na numer sześćdziesiąty nie przegrałbyś nigdy. Patrzcie no, zawołała rozgniewana matrona. Brutal chłop nazywa mnie starą, jak gdybym z lat moich rachunek mu zdawać miała. Księżna usłyszawszy kłótnie, zapytała damy Rodriguez, o co idzie. A to ten gbór każe mi odprowadzić swego osła do stajni, dowodząc, że niegdyś wielkie damy siodłały konia jakiemuś Lancelotowi, a w dodatku nazywa mnie starą. Mylisz się, przyjacielu Sancho, rzeczek księżna, pani Rodriguez jest młodziutką osobą, a nosi zasłonę i przepaskę dlatego, że jest wdową i na znak władzy swojej na moim dworze. A niech się z miejsca nie ruszę, jeżeli mi ją chciał rozgniewać. Lecz, będąc serdecznym przyjacielem mego osiołka, z którym chowaliśmy się razem, chciałem go oddać w najlitościwsze ręce. Sancho, rzecze Don Kiszot, spoglądając nań przez ramię, Także to przystoi odzywać się w tym miejscu? Ha, panie, odpowie Sancho. Każdy mówi o swoich interesach tam, gdzie się znajduje. Tu przypomniałem sobie mego osiołka, tu o nim mówię. Gdybym sobie o tym przypomniał w stajni, to i w stajni załatwiłbym tę sprawę. Sancho ma rację, rzecze książę. Lecz niech będzie spokojny o swego osła. Równie jak o nim, tak i o jego ośle będą mieli staranie. Wśród takich śmiesznostek całe towarzystwo przybyło wreszcie do sali zamkowej. Sześć młodych dziewic zaczęło rozbrajać Don Kiszota który zostawszy wreszcie tylko w swoich obcisłych spodniach i kaftanie szamoi, chudy, wynędzniały, z pokiereszowanym licem wyglądał najpocieszniej w świecie. Następnie dziewice prosiły rycerza, ażeby pozwolił rozebrać się zupełnie i włożyć na siebie świeżą koszulę. Don Kiszot wstydliwie oparł się takiemu żądaniu, prosząc, aby tę czynność jego giermek spełnił. Gdy tedy sami tylko z sanczem pozostali, Jął mu gorzko wyrzucać nasz bohater ową kłótnię z szanowną damą Rodriguez i zakończył długą perorę tymi słowy. Dowiedz się, przyjacielu Sancho, że ze sług dobrych lub złych biorą ludzie miarę o wartości pana, a gdybyś zdołał przenikliwiej w świat pozierać, dostrzegłbyś snadnie, że całą przewagę wielkich panów nad tłumem stanowi to, że posługują się ludźmi, którzy od nich samych niekiedy więcej mają rozumu. Tu właśnie, na tym dostojnym dworze, powinieneś nie psuć dobrej opinii, jaką o mnie powzięto przez swoje głupstwa. Ucz się koniecznie cicho rozmawiać swoim własnym językiem, a ja przez jakieś wielkie czyny i siłę oręża nazbieram tu mnóstwo wawrzynów. Sancho, uradowany, że tak łagodnym napomnieniem odkupił winę swoją, przyrzekł uroczyście, że w przyszłości namówi swoje głupstwo i język, aby w razie nieuchronnym na migi z sobą rozmawiały. Po ukończonej rozprawie, don Kiszot przywdział szkarłatny płaszcz, zawiesił na temblaku blaku swoją szeroką szpadę i nakrywszy głowę kapeluszem z zielonego atłasu, poszedł pompatycznie do salonu gdzie zastał sześć tych samych dziewic i dwunastu paziów, czekających na ni, aby przeprowadzić jego rycerską wysokość do jadalnej sali. Książę, księżna i kapelan oczekiwali don Kiszota przy nakrytym stole. Kapelan był z liczby tych księży, co sami nisko urodzeni rządzą domami książąt i zamiast podnieść się do ich dystynkcji, poniżają ich do siebie. A niezdolni stworzyć w sercach panów energii ludu, wlewają w ich umysły tylko jego zepsucie. Po wielu ceremoniach, książę, księżna, ksiądz i Don Kiszot zbliżyli się do stołu. Tu nastąpiła scena galanterii starożytnej, więc spór o pierwsze miejsca, wreszcie cała wyszukana uprzejmość Don Kiszota musiała ustąpić... Niezwalczonemu uporowi księcia i nasz błędny rycerz zajął pierwsze miejsce u książęcego stołu. Ksiądz usiadł naprzeciw, a księstwo umieścili się obok Don Kiszota. Sancho z wielkim zadziwieniem poglądał na całą ceremonię, widząc wreszcie, jak dalece pan jego zaszczyconym został, po chwili rozwagi, rzecze. "Jeżeli dostojni państwo pozwolić raczą, tedy opowiem im zdarzenie, jakie zaszło w naszej wiosce z powodu sporu o pierwsze miejsce." Don Kiszot zatrwożył się niepomału, słysząc Sanche rozpoczynającego rozprawę. Lękał się, aby wierny giermek zanadto nie rozpuścił języka. Sancho spostrzegłszy obawę pana, rzecze." — Nie lękajcie się, dobry panie. Nie powiem nic takiego, co by mogło razić uszy ich wysokości. Umiem jeszcze na pamięć całą lekcję, którą przed chwilą usłyszałem od pana względem tego, co mam mówić wobec dostojnych osób. — Nie rozumiem wcale twojej paplaniny, Sancho — rzecze z przytłumionym gniewem Don Kiszot. Mów, co zechcesz. Nie nuć jednakże długo. Otóż mam opowiedzieć waszym wysokościom najczystszą prawdę. W przeciwnym razie jego wielmożność pan mój zaprzeczyć może z łatwością jako świadomy historii. Prosiłbym waszą książęcą mość, rzecz Don Kishot, aby rozkazał wyrzucić za próg tego paple, gdyż pewny jestem, że usłyszymy tysiąc nieprzyzwoitych wyrazów i niegrzeczności. Niepodobna, panie rycerzu, ozwie się księżna Sancho jest moim ulubieńcem i nie oddalę go stąd za nic w świecie. A w tym, co ma powiedzieć, zdaje się zupełnie na jego delikatność. Niech najjaśniejszej pani da pan Bóg sto lat zdrowia za dobre o mnie słowo! zawoła rozczulony sancho. Co do mojego opowiadania, oto jest. Pewien bogaty szlachcic z naszych okolic, znakomitego rodu, bo pochodził z Medinów del Campo. Ale zapomniałem jeszcze dodać, że ów szlachcic zaślubił pannę Mencia de Quinones, córkę don Alonza de Maranon, kawalera znaku świętego Jakuba, który utopił się w kuźni, tam, gdzie to niby owa wielka kłótnia była, co to się w niej jego wielmożność Don Quixote znajdował. A tamto właśnie ranionym został Tomasillo, syn marszałka Balbastra. Czy to wszystko nie jest najczystszą prawdą, panie rycerzu lwa? Zapewne, zapewne, odpowie don Quixote. Tylko staraj się skrócić bajanie, bo jeżeli w ten sposób opowiadać dalej będziesz, niezawodnie dziś nie skończysz powieści. Jeżeli mnie kochasz, sancho, przerwie księżna, nie krępuj się żadnymi okolicznościami. Opowiadaj jak chcesz, a chociażby przez dwa dni całe gotowa jestem słuchać cię najpilniej. Otóż, wtedy, ciągnął dalej Sancho, ten szlachcic zaprosił do siebie pewnego razu jakiegoś wyrobnika, który nie był bogaty, co znaczy wiele, ale był bardzo poczciwy, co także cośkolwiek znaczy. Biedne panisko, miły Boże, umarł wkrótce potem, a powiadano mi, że zasnął jak anioł czysty. Mieszkaliśmy blisko siebie, kamieniem dorzucić można było od mojej chaty do jego domu. Ależ prędzej do rzeczy, mój przyjacielu, przerwie niecierpliwie ksiądz. Nie skończysz nigdy kołując podobnie. Wszystko mieć musi swój skutek przy boskiej pomocy, rzecze Sancho. Ale ja, jak o to powiadam, nie byłem obecny przykładnej śmierci owego szlachcica, co tak blisko mnie mieszkał, a miał za żonę córkę Don Alonza de Maranon, jak to już wspomniałem. Byłem wtedy w tembleke, gdzie nająłem się do żniwa. Ależ mój przyjacielu, przerwie ksiądz, wychodź czym prędzej z i nie zabawiaj się opisem pogrzebu szlachcica, jeżeli nie chcesz być jutro na naszym, bo z pewnością zamordujesz nas takim opowiadaniem. Stało się więc wtedy tak, rzecze dalej sancho, że gdy ów wyrobnik zaproszony miał siadać do stołu ze szlachcicem, jakbym patrzył na nich w tej chwili, miły Boże, a to już tyle czasu przeszło od owej godziny. Książę i księżna dusili się ze śmiechu, widząc gniew i niecierpliwość księdza. Don Kiszot tłumił wściekłość przez uszanowanie dla gospodyni domu, a Sancho ciągnął dalej. Otóż, skoro mieli zasiąść, wyrobnik oczekiwał, aby szlachcic zajął przedniejsze miejsce. Szlachcic chciał przeciwnie, aby wyrobnik zasiadł na honorowym miejscu. I przyszło wreszcie do takiego między nimi sporu, że szlachcic zniecierpliwiony wziął za kark wyrobnika i sadzając go na starszym miejscu rzekł: Siedź tu, mościk burze, ponieważ żądam tego. I wiedz o tym, że gdziekolwiek ja usiądę, tam jest honorowe miejsce. Oto i cała moja powiastka. A proszę waszych wysokości, czyż nie ozwałem się bardzo stosownie i do rzeczy? Don Kisząt zrozumiał złośliwy cel opowieści. Twarz jego zapalona gniewem przybrała wszystkie kolory tęczy. Księżna powstrzymywała śmiech, nie chcąc przyprowadzić do ostateczności błędnego rycerza. A zmieniając nagle przedmiot rozmowy, zapytała go, jakie i jak dawno miał wieści o nieporównanej Dulcynei, a także ilu olbrzymów i bandytów zwyciężonych posłał jej od ostatniego rozstania. Niestety, dostojna pani, rzecze smutnie rycerz. Próżno zwyciężam olbrzymów i rozpędzam gromady rozbójników. Straszliwy czarownik trzyma w swej mocy piękną dulcyneę i uczynił z niej za pomocą czarów najbrzydszą i najniezgrabniejszą istotę. Ech, nie zdaje mi się, rzecze sancho. Przeciwnie, wydała mi się tak piękna, gdym ją ostatni raz oglądał. Jak to, Sancho? Widziałeś ją już po oczarowaniu? Spyta książę. A naturalnie. Ja to odkryłem właśnie i ręczę wielmożnemu państwu, że jest ona tak odurzona czarami, jak kokosz dymem z tabacznych liści. Ksiądz, słysząc tę dziwną rozmowę o czarach i olbrzymach, domyślać się, zaczął, że widzi na własne oczy Don Kiszota z Manczy, o którym historię książę czytał bezustannie. Pomimo wszelkich ze strony szanownego księdza protestacji, zwracając się więc do księcia, zapalony gniewem, rzecze: Wasza wysokość, zdasz Panu Bogu większy rachunek niż ten rycerz mniemany. Nie wiem, który z was dwóch jest więcej szalony. Czy Don Kiszot, robiący głupstwa, czy Wasza wysokość, który je potęgować raczy? Potem zwracając się do Don Kiszota, rzecze: A ty, mości wariacie, co powiesz na to? Któż potrafił wbić ci w głowę, że jesteś błędnym rycerzem, że zwyciężasz olbrzymów i rozpędzasz złodziei? Wróć lepiej do domu, zajmij się interesami i rodziną. Na Boga! Ciekawy byłbym wiedzieć, kiedyż to egzystowali błędni rycerze, i skąd by się dziś wziąć mieli, i w którym to krańcu Hiszpanii znajdują się jeszcze olbrzymi, zbójcy i zaczarowane dulcynee. I cały tłum dziwadeł, którymi jest mózg twój napełniony. Don Kiszot spokojnie słuchał eklezjastycznych wyrzutów. Wreszcie widząc, że ksiądz już przestał mówić, bądź to już nie mogąc powściągnąć się dłużej, powstał i wypalił księdzu odpowiedź, która zasługuje, aby ją w osobnym umieścić rozdziale. Rozdział piętnasty w którym opowiada się o sławnej odpowiedzi Don Kiszota na zarzuty księdza. Rycerz lwa, drżąc z gniewu, bezwzględny na uszanowanie należne dostojnym słuchaczom, dumnie spoglądając na księdza, groźnie zawołał. Miejsce, gdzie się znajdujemy i cześć należna od nas obydwu domowi temu, wreszcie wzgląd na twój duchowny charakter, Krępują sprawiedliwe oburzenie moje. Nauczyłbym cię powściągliwości w mowie. Lecz ponieważ księża i kobiety nie obrażają, nie mieczem, ale językiem odpowiem na twoją zniewagę. Aż dotąd sądziłem zawsze, że słudzy Chrystusa tylko miłości i zgody słowa rozlewać powinni. Zawiodłem się na tobie. Któż to upoważnił cię, mój ojcze, do wydawania sądu o myślach i czynach moich? Kto chce poprawić drugich, niech dobrze zobaczy, czy nie ma w sobie nic do poprawienia. Ciekawy jestem, jakim prawem, nie znając zupełnie ani mnie, ani moich osobistych stosunków, każesz mi pilnować domu, żony i dzieci. A może ja nie żonaty wcale. Mniemasz może, że po długich pochlebstwach, dostawszy się wreszcie do możnego domu, nabyłeś prawa zaprzeczać istnieniu błędnego rycerstwa? Choć nie rycerzem, lecz równie jesteś błędnym księdzem. Wyglądasz jak student albo pedant, którzy nie widząc rzeczy, rozprawiają o niej stanowczo. Lecz przestańmy na tym, mój księżulku. Gdyby książę lub wreszcie rycerz jakiś śmiał mówić w mojej obecności podobne wyrazy, musiałbym ukarać ich za to. Ale od dzieci. Kobiet, księży i wariatów, wszystko przyjąć można. Mów sobie, co chcesz. Mimo to byłem, jestem i będę błędnym rycerzem. Jedni ambicje obrali sobie za cel życia, drudzy oszukują zręcznie świat niskim i podłym pochlebstwem, a mała liczba postępuje z czystym sercem i uczuciem, drogą cnoty i honoru. Każdy ma swój cel i odrębne doń drogi. Co do mnie, prowadzony przez gwiazdę moją, nie naśladując nikogo, idę świetnym torem błędnego rycerstwa. Pogardzam bogactwem i próżnościami świata, a wielbię honor i sławę. Godziłem kłótnie, mściłem zniewagi. W proch ścierałem olbrzymów. Zwyciężałem widma i rozbójników. Zakochany jestem nawet, o tyle jednak tylko o ile tego rycerskie prawa wymagają. Nie mam złych chęci. Świat uszczęśliwić pragnę i jeżeli takiego człowieka wariatem nazywać można, to już nie wiem do prawdy, kto tu z nas przy zdrowych zmysłach. Na uszy mojego osła, zawoła Sancho. Już więcej nic powiedzieć nie można w tym względzie. Poprzestańcie na tym, mój waleczny panie. A ponieważ uczciwe księżysko nie wie, czy istniało kiedykolwiek błędne rycerstwo, należy mu wybaczyć. Czy ty nie jesteś czasem ów Sancho Pansa, o którym historia mówi, że ma od pana wyspę obiecaną w zarząd? Ten sam do usług waszej wielebności, odpowie Sancho. I sądzę, że tak dobrze wart jestem rządzić wyspą, jak ktokolwiek inny. O, bo ja jestem z tych, o których powiadają Z jakim przestajesz, takim się stajesz Chcesz użyć chłodu? Idź do ogrodu Przywiązałem się do dobrego pana Towarzyszę mu w jego wyprawach i powinienem być jego cieniem A jeśli podoba się Bogu zachować nas przy życiu To może nie zbraknie królestw i wysp do naszego rozporządzenia? Bez wątpienia Nie zbraknie, przyjacielu Sancho Rzecze książę i przez wzgląd na twoją zasługę i pana twojego chwałę, w tej chwili daruję ci jedną z dziewięciu wysp, które posiadam, a którą chyba nie wzgardzisz. Uklęknij, Sancho, rzecze Don Quixote, i ucałuj nogi Jego Wysokości. Sancho spełnił polecenie rycerza, a ksiądz, widząc, że jego przestrogi i uwagi na nic się nie przydały, rozgniewany srodze rzecze. Nie pojmuję, jaką przyjemność wasza książęca mość znajduje w tym żarcie. Jakże głupcy nie mają być wariatami, skoro mądrzy potęgują ich do szaleństwa? Niech wasza wielkość cieszy się towarzystwem obłąkanych. Co do mnie, oddalam się i nie powrócę tu do puty, dopóki gościć będą błędni rycerze. To rzekłszy, odszedł, mimo usilnych próśb gospodyni. Książę ubawił się nadzwyczajnie gniewem księdza i uśmiawszy się dowoli, rzecze. Panie rycerzu lwa, tak dobrze broniłeś swej sprawy, że pomściłeś zupełnie zniewagę wyrządzoną ci przez księdza. To nie była zniewaga, lecz tylko uchybienie. Jest w tym wielka różnica. Człowiek, który podstępem uderzy kogoś kijem z tyłu i ucieknie zaraz, nie może znieważyć. Bo uderzony nie opór, lecz ucieczkę przeciwnika widzi. Gdyby zaś uderzający zdradnie z mieczem w ręku popierał uczynioną obrazę, to by napadnięty i obrażony i znieważony został. Dlatego też nie jestem obrażony i nie gniewam się na tego dobrego człowieka. Żałuję tylko, że oddalając się, pozbawił mnie sposobności wywiedzenia go z błędu. Cóż by to było, gdyby Amadis lub inny rycerz tego rodzaju słyszał podobną mowę? O, bez wątpienia, dodał Sancho, otworzyliby mu głowę jak ostrygę. Nie każdy cierpliwie łyka podobne pigułki. I niech mnie piorun trzaśnie, gdyby Renot de Montanban słyszał wyrazy księżulka. Byłby mu tak dobrze wyrył na szczękach cztery palce i kółak, że niezawodnie potem przez trzy lata nie otworzyłby gęby. Oho, niech tylko zażartuje sobie z podobnych, zobaczylibyśmy. Księżna trzymała się za boki i osłabła ze śmiechu, słysząc mowę Sanczy, która wydała się jej zabawniejszą niż wszystkie pompatyczne nonsensy jego pana. Gdy skończono jeść, a służba już zaczęła zdejmować nakrycia, cztery panny dworskie weszły i ceremonialnie zbliżyły się do Don Kiszota. Jedna z nich niosła bogatą miednicę druga ręczniki, trzecia flaszki z wonnościami, a czwarta na koniec z obnażonymi po rękoma niosła puszkę srebrną z pachnącym mydłem. Panna niosąca bieliznę okryła ramiona i szyję Don Kiszota serwetą. Następnie druga ukłoniwszy się, podstawiła miednicę pod brodę rycerza. Don Quixot zdziwiony był niezmiernie tak nadzwyczajną ceremonią, lecz sądząc że taki był obyczaj kraju, milcząc wyciągnął szyję. W tej chwili nalano wody w miednicę i dziewica, niosąca mydło, zaczęła natychmiast myć i mydlić ze wszystkich sił nie tylko brodę, lecz twarz i nawet oczy cierpliwego rycerza tak dalece, że je zmrużyć musiał. Książę i księżna, nie będąc uprzedzeni o niczym, spoglądali po sobie, oczekując, na czym skończy się ceremonia. Wreszcie panna Cyruliczka, umydliwszy tęgo twarz rycerza, udała, jakoby zabrakło jej wody, i wysłała jedną z towarzyszek celem jej przyniesienia, prosząc Don Kiszota, aby raczył cierpliwie na powrót jej zaczekać. Jakoż panna odeszła, a Don Kiszot z wyciągniętą szyją, zamkniętymi oczyma, powalanym mydłem do śmiertelnego śmiechu pobudzał patrzących. Na koniec przyniesiono wodę. Umyto rycerza, delikatnie optarto mu twarz, panny, dawszy ukłon ceremonialny, już odejść zamierzały. Lecz książę, nie chcąc, aby Don Kiszot powziął podejrzenie, iż żartują z niego, rozkazał podobnież mniejszą ilością mydła umyć sobie brodę. Sancho, widząc całą tę ceremonię, uśmiechał się półgłosem, a potem wyrzekł do siebie. Do licha, gdyby jeszcze zwyczaj tego kraju nakazywał myć brodę giermką także, na honor, byłaby to rzecz użyteczna. I dałbym z całego serca pół reala tej dziewczynie, która by omydlić mnie chciała. Co tam mruczysz pod nosem, Sancho? Zapyta księżna. Mówię, wasza wysokość, że dotąd słyszałem, jakoby zwyczajem po domach książęcych było umywać ręce po obiedzie. Teraz widzę, że tu inny panuje obyczaj, który zresztą nadzwyczaj mi się podobał. W takim razie, przyjacielu Sancho, odpowie księżna, moje służące umyją cię również. Panie marszałku, rzeczę dalej. Niech zadowolą Sanche, proszę nie odmawiać żadnemu jego żądaniu. Marszałek dworu odpowiedział, że pan Sancho będzie zaspokojony i poprosił go natychmiast z sobą na obiad. Gdy książę, księżna i don Kiszot pozostali sami, po kilku chwilach rozmowy o rycerskiej sztuce, księżna prosiła rycerza, ażeby dokładnie opisał jej wszystkie rysy i wdzięki Dulcynej. Don Kiszot, westchnąwszy głęboko, odpowiedział: Aby uczynić zadość rozkazom waszym, księżno, musiałbym pokazać ci serce swoje, na którym wyryta cała postać ukochanej. Nigdy ustami nie zdołam opisać nieporównanej piękności Dulcynei, która chwyciłaby pędzel Parchaszczisa i Tuinandy i Apellesa i Dłutofidiasza. Byłoby z uchwalstwem chcieć opowiedzieć ustami to, czego cała moc połączonej sztuki prawdziwych kształtów utworzyć nie zdoła. Z tym wszystkim jednak, mości rycerzu, rzecze książę, Proszę cię o określenie mi choć najlżejszego rysu tej nieporównanej piękności. Uczyniłbym to z całego serca, odpowie Don Kiszot. Lecz Dulcynea wskutek złośliwości czarnoksiężników przed niedawnym czasem zaczarowaną została. Z księżniczki zrobiono wieśniaczkę. Piękność jej w szpetność zmieniono. Woń jej ciała zastąpił wyziew nieznośny, z anioła uczyniono szatana, a z osoby skromnej i uczciwej rozpasaną zalotnicę. Wielki Boże, zawołał książę, któż był tak okrutny i pozbawił ziemię jaśniejącego oblicza z Stobozo? Któż, jeśli nie przeklęci czarownicy, którzy mnie prześladują, Jakiś nekromanta zdradziecki, którego piekło wyrzuciło na świat, aby zaćmić chwałę i czyny znakomitych ludzi, zranił mnie w najczulsze miejsce, bo odbierając rycerzowi jego damę, pozbawia się go ożywczego słońca. To prawda, rzecze księżna, jednakże historia powiada, że wy, panie rycerzu lwa, nigdy damy Dulcynej nie widzieliście na oczy, że to jest kochanka wymarzona która tylko w wyobraźni waszej żyje. Wiele by o tym mówić potrzeba, odpowie Don Kiszot. Bóg tylko wie, czy Dulcinea egzystuje lub nie na świecie. Ja nie chcę zgłębiać tej tajemnicy. Uważam zawsze Dulcinea za damę najdoskonalszą, godną szacunku świata całego, dowcipną, grzeczną, skromną i przyjemną. Na koniec za osobę wysokiego rodu, Ponieważ tak znakomita piękność nie może być niskiego pochodzenia. To pewna rzecze książę. Lecz niech wasza wielmożność raczy mi wybaczyć wątpliwość jedną, która powstała w moim umyśle przy czytaniu historii czynów waszych. To jest dziwnym mi się zdaje, że nieporównana dulcynea Stobozo, przy całej piękności i rozumie, nie może jednakże równać się urodzeniem z Orianą. Madassiną, Ginewrą i tysiącem innych tego rodzaju, o których historia wspomina. To prawda, odpowie Don Kiszot, ale Dulcynea przez swoje nieporównane przymioty, piękność, wzniosłość umysłu, jak również przez wielkie czyny swoje, ma więcej osobistej wartości. Mogłaby zasiąść na tronie i dać życie długiemu szeregowi królów. Trzeba wyznać rycerzu, Rzecze księżna, że masz szczególniejszy dar przekonywania I odtąd wierzę mocno, że Dulcynea istnieje Że jest damą znakomitego rodu I doskonałej piękności Słowem, godna jest mieć za swego rycerza Wielkiego Don Kiszota z Manczy Jedna rzecz tylko ujmę jej przynosi To jest, że Sancho, jak historia powiada Przybywszy z poselstwem od was Zastał Dulcyneę nad dzieżą. A podobne zatrudnienie nie dowodzi wysokości rodu. Pani, odpowie Don Kiszot. Wszystko to dzieje się za sprawą czarnoksiężników, którzy nie mogąc uderzyć wprost na mnie, gdyż wyższa moc broni mnie od ich napaści, rzucają czary na przedmiot najdroższy sercu mojemu. Dlatego to Sancho, za przybyciem swoim, zastał Dulcyne nad robotą tak niską i niewłaściwą. Lecz wierzaj mi, księżno, że Dulcynea jest najznakomitszą dziewicą z tobozo i że jak Helena Troje, tak ona wsławi swe rodzinne miasto. Zboże, które przebierała podczas pobytu Sanczy, nie było ziarnem, lecz czystymi perłami. A oprócz tego, mam zaszczyt uwiadomić Waszą Wysokość, że Sancho Pansa jest najgłupszy giermek, jakiego kiedykolwiek widziano. Naiwność jego, złośliwość, głupota i zręczność czynią go trudnym do zbadania. Zdaje się wierzyć we wszystko i znów zaprzecza wszystkiemu. Z najtrudniejszego rozumowania niekiedy zwycięsko się wytłumaczy. Słowem, nie zamieniłbym go na żadnego giermka, chociażby mi dano najlepszą fortecę w przydatku. Jednakże zdaje mi się, że urząd gubernatora wyspy niezupełnie zdolnością jego przypadnie, Chociaż być może, że z czasem nabierze doświadczenia i będzie tak dobrze rządził, jak i drugi. Bo na koniec nie trzeba wielkiego rozumu do rządzenia. Wszakże my sami mieliśmy i mamy dużo gubernatorów, którzy zaledwie czytać umiejąc, wydołali przecież swoim obowiązkom. Głównie idzie o to, ażeby chęci były prawe, a znajdzie się dosyć ludzi, którzy mu rządzić pomogą. Nade wszystko, poradzić muszę Sanczy, ażeby, używając praw godności jego należnych, nie naruszał nigdy przywileju poddanych swoich. W tym miejscu rozmowa przerwana została przez hałaśliwe przybycie Sanczy, który wpadł do sali, ścigany przez kuchcików i innych posługaczy, na szyi miał grubą ścierkę, a jeden ze ścigających Niósł za nim szaflik z pomyjami, chcąc koniecznie podstawić go pod brodę Sanczy i umyć należycie. Cóż to jest, moje dzieci? zawołała księżna. Dlaczego nie oddajecie należnego szacunku Sanczowi? Zapomnieliścież, że został gubernatorem obrany? Bo widzi Wasza wysokość, pan Sancho nie chce być umyty po obiedzie wedle przyjętego na tym dworze obyczaju. Przeciwnie! odpowie Sancho z gniewem. Chcę być umytym, ale w czystej wodzie. Nie można czynić tak wielkiej różnicy między mną a moim panem, aby jego, woniejącą wodą, a mnie pomyjami oblewać. Zwyczaje krajów i pałaców w ten czas tylko są pożyteczne, gdy nie obrażają nikogo. Nie mam brody zabrudzonej i na życie moje przysięgam, że pierwszemu, który dotknie jednego mojego włoska, takiego dam kułaka, że mu pięść w pysku ugrzęźnie i rodzona babka się przyśni. Księżna umierała ze śmiechu, lecz Don Kiszot z przykrością patrząc na Sancze. Otoczonego z obdartusów i wyszydzanego w ten sposób, z uszanowaniem ukłonił się księstwu ich mościom, jakby przepraszając ich za swobodę wyrazów, i surowym głosem wyrzekł do kuchcików: Hola, mości rycerze! Dość tego! Zostawcie w pokoju mego giermka, który nie dla waszej zabawy stworzony. Oddalcie się, gdyż ani on, ani ja żartować z siebie nie pozwolimy. Nie, nie, przeciwnie, niech się zbliżą troszkę, rzecze Sancho, a popamiętają nas obu, bo przysięgam, że gdyby wyczesano moją brodę grzebieniem, nie znaleziono by najmniejszej nieczystości. Sancho, rzecze księżna. Jest czysty i umyty aż nadto dobrze, nie ma potrzeby mydlić mu twarzy, a ponieważ zresztą obyczaje wasze nie przypadają mu do gustu, nie powinniście się narzucać z nimi. Jesteście brutale, pełni zawiści dla walecznych giermków błędnego rycerstwa. Kuchciki i marszałek dworu, myśląc, że księżna serio im czyni wyrzuty, oddalili się zawstydzeni. A Sancho, widząc się oswobodzonym od tej hałastry, padł na kolana przed księżną i rzekł. Wielcy panowie wielkie łaski świadczą. Ja, mościa księżno, nie zdołam nigdy odpłacić tej, jaką wasza wielkość uczyniłaś dla mnie. Chyba gdy stanę się błędnym rycerzem, całe życie pędząc na usługach waszych. Jestem rolnik, nazywam się Sancho Pansa, mam żonę i dzieci, a służę za giermka. Jeżeli z tym wszystkim mogę się przydać na co, niech Wasza Wysokość rozkazać raczy. Spełni się jej wola. Jak to zaraz widać. Przyjacielu Sancho, że jesteś wychowańcem znakomitego Don Kiszota, który jest śmietaną i kwiatem grzeczności i galanterii. Szczęśliwy wiek, posiadający rycerza i giermka, z których pierwszy jest chwałą błędnego rycerstwa, a drugi przykładem wierności prawdziwych giermków. Powstań, przyjacielu Sancho, i spuść się na mnie, że zasługi twoje wynagrodzone będą zarządem obiecanej wyspy. Na tym zakończono rozmowę. Don Kiszot oddalił się na spoczynek, a księżna rzekła do sanczy, że jeżeli nie ma do snu wielkiej ochoty, może przepędzić popołudnie w towarzystwie jej i panien dworskich. Sancho odpowiedział, iż jakkolwiek ma zwyczaj w lecie spać cztery lub pięć godzin po obiedzie, pozbawi się tej przyjemności przez miłość dla księżnej i posłuszeństwo jej rozkazom. Książę wyszedł ponowić zlecenie względem sposobów traktowania Don Kiszota, nadal w swym domu, aby nie uchybiono w najmniejszej rzeczy zwyczajom błędnego rycerstwa.